Część piąta, szmaja, październik 1955 roku. Chłopiec doskonale pamiętał moment, gdy po raz pierwszy zobaczył dziewczynkę. Było to rankiem w zimny jesienny dzień, kiedy usiłował rozpalić ognisko z wilgotnych po nocy gałęzi. Udało mu się wreszcie skrzesać nikły płomień, i nad polaną rozpełzł się ciężki szary dym. Chłopiec zakaszlał, a potem uniósł głowę, usłyszawszy odgłos kroków. Ojciec podszedł, trzymając za rękę dziewczynkę w cienkiej sukience i lichych bucikach, które nie nadawały się do chodzenia po lesie. Kto to? Zapytał chłopiec. Twój urodzinowy prezent, oznajmił ojciec. Pamiętasz? Mówiłeś, że nie masz się z kim bawić. Urodziny miałem dwa miesiące temu. W takim razie to spóźniony urodzinowy prezent. Skąd ją wziąłeś? Znalazłem i teraz zostanie z nami. Zaopiekujemy się nią. Pokażemy, jak walczyć z potworami. Chłopiec przyjrzał się dziewczynce krytycznie. Jest za mała i za słaba. Nie da sobie rady. Jeszcze zobaczysz. Daj jej jeść. Wzruszył ramionami a potem rzucił dziewczynce kawałek pieczonej wiewiórki. Musiała być głodna, bo jadła szybko i nawet ogryzła kostki. Jak ci na imię? Zapytał, kiedy skończyła. Marysia, odpowiedziała. Umiesz strzelać? Nie. A zastawiać sidła? Nie. Gotować albo rozpalać ogień? Nie. W takim razie jakiś ciebie pożytek! Chłopiec parsknął i zniknął w szałasie, skąd po chwili wynurzył się z kocem. Masz, ogrzej się, bo zmarzniesz. Mogę zostać z wami? zapytała. Jesteś z miasta, powiedział. Miejsce takich jak ty jest tam, a nie w lesie. Moja ciotka mnie nie lubi. Uciekła z jej? Nie zbierałyśmy grzyby i się zgubiłam. Ale nie chcę wracać. Ciocia znowu kazałaby mi klęczeć przed świętym obrazkiem, a potem poszłabym spać bez kolacji. Chłopiec zaciśniętymi ustami patrzył w ciemny las. Wcale nie chciał takiego urodzinowego prezentu. Po co mu dziewczynka, która niczego nie potrafi? Mogę zostać? Odwrócił się niechętnie. Marysia wciąż na niego patrzyła. Miała bardzo ładne, błękitne oczy, ufne jak oczy kociaka, którego kiedyś przyniósł do domu ojciec, a którego matka utopiła w beczce z deszczówką, mówiąc, że zwierzęta tylko zarazki roznoszą. Pod warunkiem, że będziesz mnie we wszystkim słuchać, rozumiesz? Pokiwała gorliwie głową i chyba właśnie w tym momencie zaczął ją lubić. Luty 1985 roku. Rozdział pierwszy. Ten pogrzeb był inny w zawiei, gdy pod płaszcze i kurtki wciskały się lodowate podmuchy, a drobiny zmarzniętego śniegu cięły twarze niczym maleńkie ostrza. Maria ledwie słyszała porywane przez wiatr słowa księdza. Mówił o tym, że Bóg najchętniej doświadcza tych, których najbardziej kocha, o nagrodzie za cierpienie i nowym lepszym życiu w niebie. Brzmiało pięknie. Lecz matka Asi nie chciała takich pocieszeń. Jej potrzebna była żywa córka, dziecko, które leżało teraz zimne w ziemi, a nie puste słowa. Maria widziała to wyraźnie w jej pełnej rozpaczy i gniewu twarzy. Gdy trumnę opuszczano na pasach, z gardła kobiety wydarł się szloch, który przypominał wycie zranionej wilczycy. Dwie osoby musiały ją przytrzymać, kiedy słaniała się nad otwartym grobem. Maria odwróciła wzrok. Jagoda Grabkowska wydawała się w tej chwili naga. W jej oczach nie było nic ludzkiego, tylko czysta, zwierzęca groza spotkania z okrucieństwem przekraczającym pojęcie. Kondolencje brzmiały płasko i fałszywie. Zresztą, matka Asi nawet ich nie słuchała. Ktoś za plecami Marii szepnął, że podobno ojciec dziewczynki wciąż żyje, ale rokowania lekarzy nie są optymistyczne. Ktoś inny dodał, że mężczyzna prawdopodobnie umrze, bo stracił całą chęć do życia. Maria objęła spojrzeniem żałobników. Na pogrzebie zjawiło się zaskakująco dużo osób, więcej niż na ceremonii poświęconej pamięci Emilii Orawskiej. Demonstracja solidarności czy zwykła ciekawość? W tłumie wyczuwała narastające napięcie. Jedno brutalne morderstwo było tragedią, dwa prawdopodobnie oznaczały początek serii, która już kładła się nad miastem mrocznym cieniem. Ludzie wydawali się nawet nie tyle pogrążeni w smutku, ile raczej gniewni? Tak, Maria wyraźnie czuła ich wściekłość. Gdyby morderca wpadł im w ręce, nie ręczyłaby za jego życie. Po plecach przebiegł jej dreszcz, gdy patrzyła na zacięte twarze żałobników. Wokół zrobił się ścisk. Ktoś Marię popchnął, ktoś inny wbił łokieć pod żebra. Syknęła z bólu. Starszy mężczyzna obrócił się, mówiąc odruchowo Przepraszam. Ale kiedy zobaczył, kto za nim stoi, w jego oczach pojawił się chłód. Ludzie zachowywali wobec niej dystans. Owszem, odpowiadali na powitania, a nawet podawali ręce, ale ich uściski były krótkie i niechętne. Szybko też kończyli rozmowy. Już nie zagadywali, co u Mari słychać, nie dopytywali o jej zdrowie i nie opowiadali codziennych ploteczek. Nie była wyrzutkiem. Jeszcze nie, ale znalazła się na najlepszej do tego drodze dwa czy trzy razy wyłapała strzępy rozmów toczonych za jej plecami. Nie byłaby przecież zdolna, ja myślę. Brutalność obu zabójstw działała na jej korzyść. Mało kto wierzył, że kobieta, nawet wysoka i silna, zdołałaby rozbić głowę nastolatka. Jednak to, że właśnie ona znalazła zwłoki, w pewien sposób ją napiętnowało, jak w prymitywnych społecznościach, gdzie kontakt z martwym ciałem sprawia, że człowiek staje się nieczysty. Czy w jej świecie istniały rytuały, dzięki którym mogłaby to piętno zmazać? Jakieś sąsiedzkie pogaduszki, przyniesienie samodzielnie upieczonego ciasta? Może powinna o wszystkim opowiedzieć, nie mieć już żadnych więcej tajemnic. Maria uśmiechnęła się gorzko. Nigdy nie była dobra w towarzyskich niuansach, i teraz to ją gubiło. Łatwo mogła sobie wyobrazić ludzi szepczących do siebie. Zawsze była inna, dziwna, zadzierała nosa bo niby z wielkiego miasta przyjechała. Nie chciała się z nami zadawać. Wypatrywała w tłumie przyjaznej twarzy Ali, ale koleżanki nie było. Marię to lekko zaniepokoiło. Przypomniała sobie dom, w którym dziewczyna mieszkała, ten staroświecki salonik dobiegający z piętra szept. Przez moment niemal uwierzyła w scenariusz jak z wiktoriańskiej powieści. Ala w roli uciśnionej i niewinnej panny. Piotr, jako tyranizujący ją, przykuty do łóżka potwór kaleka. Zaraz jednak przywołała się do porządku. Alicja przecież chodziła zwyczajnie do pracy, spotykała się z przyjaciółmi. Trudno przypuszczać, żeby ktoś zamykał ją w domu. Może miała dziś inne zajęcia, a może po prostu zaraziła się od brata grypą. Przy tej pogodzie to nic dziwnego. Połowa obecnych na pogrzebie kaszlała albo smarkała w wyciągnięte z kieszeni zmięte chusteczki. Ktoś z tyłu położył rękę na jej ramieniu. Maria odwróciła się gwałtownie. – Przepraszam, nie miałem zamiaru cię wystraszyć. Chciałem się tylko przywitać. Rysiek Stencel stał z zakłopotaną miną, jakby dotykając Marii dopuścił się poważnego nietaktu. Zaraz cofnął rękę i przeczesał nią od dawna niemyte włosy. – Sporo ludzi, prawda? – zapytał. – Tak, nie spodziewałam się, że przyjdzie aż tyle. Nie tylko jego włosy wyglądały kiepsko – Rysiek pod oczami miał głębokie cienie, a wokół oczu na poszarzałej skórze rysowały się zmarszczki, których nie widziała jeszcze tydzień temu. Rodzina Asi jest tu znana, a sama Asia. Głos mu się załamał i Maria przez chwilę bała się, że mężczyzna wybuchnie płaczem. Opanował się z trudem. Masz wolną chwilę? Może moglibyśmy porozmawiać? Między grobami dostrzegła sierżant Beate Drzymałe. Była ubrana po cywilnemu, ale stała w pewnej odległości, jakby demonstrując, że zjawiła się tu nie po to, żeby opłakiwać zmarłą. Szuka mordercy? Zastanowiła się Maria. Podobno oni często przychodzą na pogrzeby swoich ofiar. Masz chwilę? Powtórzył Rysiek. Nie teraz, przepraszam. Może później. Tak, uśmiechnął się smutno. Może później. Czuła na plecach jego wzrok, gdy kierowała się w stronę milicjantki. Ostrożnie lawirując między grobami i żałobnikami. Podmuchy wiatru niosły ze sobą śnieg i słowa składanych kondolencji. Wyrazy współczucia, takie nieszczęście, urocze dziecko. Niekończący się sznur ubranych na czarno postaci przesuwających się przed jagodą Grabkowską. Maria od czasu do czasu widziała jej twarz ponad ramieniem kolejnej osoby. Była blada, niemal przezroczysta, jak twarz przybywającej z światów zjawy. Sierżant drzymała wciąż stała w pewnej odległości od reszty zebranych, teraz odwrócona plecami. Przepraszam ja obejrzała się, i Maria zrozumiała, że popełniła błąd. To nie była milicjantka, tylko obca kobieta, zresztą szczuplejsza od sierżant i ładniejsza. Podobne miały tylko szare płaszcze i ciemne włosy. Proszę wybaczyć, nie wiedziałam. Kobieta miała piękne, błękitne oczy i do Marii nagle dotarło, na kogo patrzy? Pamiętała zdjęcie równie ładnego chłopca, które jakiś czas temu widziała w gazecie. Pani jest matką Pawła Kurzei, powiedziała, zanim zdążyła ugryźć się w język. Tak. Przepraszam, wzięłam panią za kogoś innego. Maria Lenarczyk, przedstawiła się odruchowo. Natalia Kurzeja. Kobieta nadal wpatrywała się w nią błękitnymi oczami. Był to dziwny wzrok, taksujący, niemal dziecięcy jakby śmierć syna wyzwoliła ją z konieczności przestrzegania konwenansów, i Natalia nie musiała już ukrywać, że ocenia napotkanych ludzi. Pod wpływem tego spojrzenia Maria poczuła się nieswojo. Niektórzy mówią, że zabiła pani mojego Pawła. Wiem. Zrobiła to pani? Spokojny ton, bez śladu zmieszania i wciąż ten baczny pytający wzrok. Nie, w głosie Marii zabrzmiało lekkie wahanie, ale Natalia nie zwróciła na to uwagi. Wierzę pani, skinęła z powagą głową. Mój Paweł był dużym, silnym chłopcem. Nie dałaby mu pani rady. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Coś drgnęło w nieruchomej twarzy Natali, jakby głębinowa ryba na moment zbliżyła się do gładkiej powierzchni morza. Parę dni przed śmiercią Paweł pokłócił się z kolegą. Widziałam to z balkonu, kiedy wołałam go na obiad. Przyszedł do domu zirytowany, choć bardzo rzadko się na kogoś gniewał. Był radosnym, miłym dzieckiem. Wszyscy go lubili i on lubił wszystkich. Maria mruknęła coś niezobowiązującego. Wydawało mi się to nieważne. Jedna z tych kłótni, które człowiek tak przeżywa, kiedy ma kilkanaście lat, a które u dorosłego budzą już tylko uśmiech. Natalia Kurzeja mówiła bardziej do siebie, niż niej. Ale on się tym gryzł przez kilka dni, a ja nadal nie zapytałam, co się stało. Miałam swoje drobne, głupie problemy i uznałam, że wszystko jakoś się ułoży. Teraz się zastanawiam, czy tamta kłótnia nie miała czegoś wspólnego z jego śmiercią. Może gdybym wtedy z Pawłem porozmawiała, to on wciąż by żył. A wie pani, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Co takiego? Setki razy odtwarzałam w głowie wydarzenia tamtego popołudnia. I im dłużej myślałam, tym bardziej dochodziłam do wniosku, że ten chłopiec, z którym Paweł się pokłócił, w jakiś sposób nie pasował do mojego syna. Nie pasował? Maria zmarszczyła brwi, nagle zainteresowana. Trudno to wyjaśnić. Paweł miał mnóstwo kolegów. Niektórzy często bywali u nas w domu, innych widywałam przelotnie przy różnych okazjach albo tylko o nich słyszałam. Nie zdziwiłam się więc że mój syn rozmawia z chłopcem, którego nie znam, ale on wyglądał ubogo? Nie tylko. Paweł przyjaźnił się z dziećmi z niezamożnych rodzin. Nie jesteśmy przecież snobami. Bardziej chodzi o sama nie wiem, po prostu wyglądali jakby obracali się w zupełnie innych kręgach, jeśli pani rozumie o czym mówię. Rozumiem. Może spróbuję pani opisać tego chłopca. Zwyczajny jasnowłosy, nijaki. Miał zieloną kurtkę, chyba trochę na niego za dużą, i zniszczony plecak szkolny. Myśli pani, że to mógł być Wojtek-kapuściak, o którego pytała mnie milicja? Był pani uczniem? Maria skinęła głową. Tak, pamiętam jego zieloną kurtkę i plecak też. Myślę, że powinna pani komuś o tym powiedzieć. Może pani pójść ze mną. Przed chwilą widziałam tu gdzieś tę milicjantkę. Rozejrzała się. Tłum zebrany wokół świeżego gromu nieco się przerzedził. Część osób zmierzała już do cmentarnej bramy i Maria bez trudu zauważyła sierżant Beatę, która rozmawiała właśnie z ciotką Asi. – Pani wie, o co w tym wszystkim chodzi? – zapytała Natalia Kurzeja, kiedy szły w stronę milicjantki. – O co chodzi? – uczyła pani chłopca, który zmarł jako pierwszy, a potem ta dziewczynka, też pani uczennica. W dodatku pani znalazła jej ciało. Ludzie mówią, że wszystkie te morderstwa mają coś wspólnego z panią, że nawet jeśli pani nie jest winna, to wie, kto zabija. Chwyciła Marię za ramię, aż kobieta krzyknęła z bólu. To prawda? Może boi się pani tego mordercy, dlatego go kryje. Jeśli tak, może pani powiedzieć tylko mnie, w tajemnicy. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Maria wyrywała się i podeszła do sierżant, która już sama stała pod ośnieżonym dębem. Musimy porozmawiać, powiedziała. Ale najpierw powinna pani wysłuchać pani Natalii. W porządku, może odprowadzą mnie panie do auta. Chyba, że wolicie usiąść gdzieś i porozmawiać na spokojnie. Natalia zaprzeczyła, Maria również. Ruszyły w trójkę do bramy, wyprzedzając po drodze grupkę staruszek. Matka Pawła powtórzyła to, co mówiła wcześniej, a sierżant zapytała, czy zgodziłaby się rozpoznać Wojtka na zdjęciu. Maria milczała, pogrążona we własnych myślach. Gdy dotarły do ukrytego w bocznej uliczce milicyjnego Poloneza, śnieg akurat przestał padać. Natalia Kurzeja wcisnęła ręce w kieszenie płaszcza i zgarbiła się. Pożegnam się już, powiedziała. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam. Bardzo pani pomogła, zapewniła ją sierżant. Matka zmarłego chłopca uśmiechnęła się, smutno. Miałam poczucie winy wobec Pawła, że go zawiodłam, kiedy najbardziej mnie potrzebował, że nie byłam wystarczająco dobrą matką. Zrobiłabym wszystko, żeby dorwać człowieka, który skrzywdził moje dziecko. Tylko co ja właściwie mogę? Proszę zostawić to nam. Znajdziemy mordercę. Skinęła głową i odeszła. Samotna, szczupła figurka idąca ostrożnie po oblodzonym chodniku. Pani też chciała ze mną porozmawiać? Sierżant spojrzała na Marię. Tak. Kobieta wyjęła z kieszeni płaszcza list. Powinniście przeszukać drugi raz te polanę. Myślę, że pod śniegiem są jeszcze jedne zwłoki sprzed trzydziestu lat. Rozdział drugi. Co o tym sądzisz? Bata patrzyła na bogusza, który przysiadł na biurku z listem od księdza Grzegorza w ręku. Sam nie wiem. To wszystko wydaje się zbyt fantastyczne. Mała dziewczynka gubi się pewnego dnia w lesie, a potem wraca cała pokryta krwią. Ze strzępami mózgu we włosach? I mamy na potwierdzenie tylko słowa jej ciotki, przekazane przez starego księdza? Ksiądz jest stary, ale sprawia wrażenie sprawnego umysłowo. Sierżant przypomniała sobie rozmowę, którą odbyła nie dalej niż pół godziny temu. Nie posądzam go o fantazjowanie, ale to wszystko może mieć zwyczajne wytłumaczenie. Dziecko było zakrwawione, bo się zraniło, a we włosach miało cokolwiek nie wiem, śmieci, liście, jakieś robactwo. Dziewczynka błąkała się samotnie po lesie. Bóg jeden wie, jakie obrzydlistwa mogły się do niej przyczepić. A jeśli nawet to rzeczywiście były kawałki mózgu, nie sądzę, żeby jej ciotka potrafiła odróżnić zwierzęcy od ludzkiego. Może mała trafiła na padlinę? I wytarzała się w niej? Daj spokój, Adam. Sam słyszysz, jak to brzmi. Porucznik wzruszył ramionami. Twierdzę tylko, że powinniśmy wszystko porządnie przemyśleć, zanim rzucimy się z łopatami przekopywać las. Beata przyglądała mu się uważnie. Boisz się, że jeśli pójdziesz z tym do szefa, on zgodzi się na poszukiwania, a my niczego nie znajdziemy. To zaszkodzi twojej karierze, tak? Skrzywił się lekko i sierżant wiedziała już, że trafiła. Chcę najpierw się zastanowić. W porządku? Podniosła ręce. Jasne, nie ma sprawy. To twoje śledztwo, ty tu rządzisz. Przeglądałaś akta z pięćdziesiątego piątego? Tak, ale nie było w nich nic ciekawego. Maria Lenarczyk zaginęła 6 października i odnalazła się tydzień później. Człowiek, który ją przyprowadził, zeznał, że dziecko miało zakrwawioną sukienkę, ale nie powiedział konkretnie, ile tej krwi było. Tak czy inaczej, ciotka dziewczynki nie życzyła sobie śledztwa, więc sprawę szybko zamknięto. Jest też pewna ciekawostka. Jednym z milicjantów, którzy rozmawiali wtedy z Emilią Orawską, był chorąży Zdzisław Kurzeja, stryj Tadeusza Kurzej. Ojczyma Pawła? Tak. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, szczerze mówiąc, nie sądzę. Pewnie to przypadek. Facet zmarł w siedemdziesiątym czwartym, więc od niego niczego się już nie dowiemy. Został jego partner Leonard Nawrocki, który 15 lat temu przeszedł na emeryturę. Właśnie próbuje go namierzyć. Dobra, dajmy temu na razie spokój i zastanówmy się nad innymi kwestiami. Na przykład, czy te dwa potwory są do siebie podobne? Beata wyjęła z szuflady biurka, znalezioną w domu dziecka, maskę z pokrytego plasteliną kartonu i przypięła ją na tablicy, obok rysunku Wojtka. Porucznik parsknął cicho. Gdyby parę tygodni temu ktoś mi powiedział, że w ramach obowiązków służbowych będę się zajmował porównywaniem dziecięcej twórczości, zaśmiałbym się mu w twarz. Nie maruć, tylko się przyjrzyj. Twoim zdaniem to mogą być portrety tej samej prawdziwej osoby? Nie wiem. Bogusz zawahał się. Ten bulwiasty nos, małe oczy, ale założę się, że gdybym poprosił dowolnego dzieciaka, żeby narysował mi potwora, pewnie dostałbym coś bardzo podobnego. Masz rację. Zniechęcona Beata odsunęła się od tablicy. I nie możemy przecież aresztować wszystkich, którzy mają duże nosy. Jeśli znajdziemy aparat Asi, może ten człowiek będzie na zdjęciach, jeśli go znajdziemy. Zastanawiałem się swoją drogą, czemu dziewczynka była bez kurtki. Bo ktoś zabił ją w mieszkaniu? Nie na zewnątrz? Wchodząc do czyjegoś domu, zdjęłaby też pewnie buty, zauważyła beata, a te wciąż miała na sobie. Porucznik skinął głową. Czyli zakładamy wstępnie, że Asia Grabkowska zginęła w miejscu, gdzie zdejmuje się kurtkę, ale nie buty. W jakimś zakładzie pracy? Szkole? Przychodni? Jakimkolwiek innym? Budynku publicznym? Myślałem też nad tym rozdarciem na swetrze. Wygląda jakby ktoś rozciął go nożem. Tylko po co ktoś uzbrojony w nóż miałby rozbijać dziecku głowę? Uzupełniła beata. Kolejne pytanie do kolekcji, co? Dobrze przynajmniej, że dzięki Natalii Kurzei wiemy już, co Wojtek robił przez całe popołudnie i dlaczego się powiesił szukał kumpla z dawnych czasów, a kiedy wreszcie go znalazł, ten się na niego wypiął. Możemy założyć, że Paweł i Wojtek zetknęli się gdzieś jako małe dzieci i przynajmniej przez jakiś czas trzymali razem. Potem stracili kontakt i teraz po latach Wojtek próbował odnowić znajomość. Pewnie liczył, że przyjaciel go pamięta, może traktował to jako ostatnią szansę na znalezienie bratniej duszy. Problem w tym, że Paweł nie był już słodkim kilkulatkiem. A ósmoklasistą, poważnie myślącym o przyszłości, i nie miał najmniejszej ochoty zadawać się z upośledzonym umysłowo kozłem ofiarnym. Wtedy biedny chłopiec się załamał. Beata westchnęła. Cóż, przynajmniej zyskaliśmy dowód, że ta dwójka naprawdę się znała. To już coś, co nie zmienia faktu, że wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi, mruknął Bogusz. Sierżant nie mogła się z nim nie zgodzić. Od morderstwa Asi Grabkowskiej wszyscy, którzy byli w jakikolwiek sposób związani ze śledztwem, czyli praktycznie cała komenda, żyli w nieustannym napięciu. Nie dosypiali, w pracy wypijali niezliczone szklanki kawy, a w domu usiłowali z lepszym bądź gorszym skutkiem wytłumaczyć rodzinie przyczyny kolejnych spóźnień. Beata widziała wokół same poszarzałe, ściągnięte twarze, a w pomieszczeniach, do których wchodziła, Atmosfera podenerwowania była równie wyraźna, jak wiszący w powietrzu szary papierosowy dym. Jednak Bogusz znajdował się w najgorszej sytuacji. To śledztwo mogło go albo wynieść na szczyt, albo pogrążyć. Sprawiał wrażenie kogoś, kto dobrze znosi napięcie. Prawdę mówiąc, wydawał się spokojniejszy i pewniejszy sukcesu niż większość jego podwładnych. Czasem tylko beata łapała go na tym, jak z zaciśniętymi ustami wpatruje się w padający za oknem śnieg albo przysypia nad stertą papierów. Tydzień. Powiedział, że złapią mordercę w tydzień, z którego zostało już tylko pięć dni. Sierżant bardzo chciała wierzyć, że im się uda. W miarę jednak, jak mijały kolejne godziny, miała coraz więcej wątpliwości. Rozdział trzeci. Maria wracała z cmentarza, kiedy zatrzymała się obok niej zielona syrenka. Szyba od strony kierowcy zjechała i z auta wyjrzała Krystyna, ciotka Asi. Wraca pani do domu, pani Mario? Może panią podwieźć? Nie trzeba, złapie autobus. Większość teraz albo się spóźnia, albo wcale nie jeździ. Proszę wsiadać, podrzucę panią przynajmniej do stacji kolejowej. Maria zawahała się. Rzeczywiście autobus, którym jechała na pogrzeb, zjawił się z trzydziestominutowym opóźnieniem. Także do kościoła dotarła dopiero w połowie mszy a ze stacji mogła dojść do domu pieszo. Dziękuję. Wsunęła się do ciepłego auta. Nie będzie pani przeszkadzało, jeśli po drodze zajrzę do szkoły? Do szkoły? Maria zdecydowanie zbyt wolno myślała. Zgłosiłam się, żeby pomóc w przygotowaniach przed dniami miasta. Wiem, ludzie pogrążeni w żałobie powinni siedzieć w domu i płakać, ale ja zawsze wolałam coś robić. Nawet nie mogę do siostry wpaść, bo teraz cały czas spędza w szpitalu przy Staszku. Od razu po pogrzebie do niego poszła. A jak się czuje pan Stanisław? Kobieta wzruszyła ramionami. Fizycznie nie najgorzej, ale chyba nie ma już siły walczyć. Przykro mi. Maria zastanowiła się, jak często ostatnio powtarzała te słowa i jak rzadko miały one jakikolwiek sens. Krystyna skręciła w ulicę Wrocławską. Wpadnę do szkoły na chwilę. Dziś tylko dzielimy zadania, więc zaraz będziemy mogły jechać dalej wyjaśniła. Myślałam, żeby upiec strucle z makiem. Zazwyczaj nieźle mi wychodzi. No i ma tę zaletę, że będzie się dobrze kroić na straganie. Co pani o tym sądzi? Strucla to niezły pomysł. Zatrzymały się przed budynkiem szkoły. Maria spodziewała się, że ciotka Asi wysiądzie, ale ona niespodziewanie uderzyła rękami w kierownicę, a potem zgarbiła się w suchym szlochu. Szlak, powiedziała. Jasna cholera. Maria położyła rękę na jej drżącym ramieniu i czekała cierpliwie. Wie pani? Głos Krystyny był głuchy, stłumiony. Milicja przyszła do jagody zaraz po tym jak Aśkę znaleźli. Moja siostra była wtedy w szpitalu, więc ja musiałam im otworzyć, zaprowadzić do pokoju dziecka. A oni wszystko przetrząsnęli: Aśki zeszyty, książki, zdjęcia, pamiętnik nawet. I niczego nie znaleźli. Boże! Co to za świat, w którym dzieją się takie rzeczy? Maria nie miała pojęcia, czy kobieta ma na myśli śmierć siostrzenicy, czy brak szacunku dla jej własności. Może zresztą jedno i drugie. Ktoś zapukał w szybę od strony pasażera i Krystyna wyprostowała się gwałtownie. Oczy miała suche, usta zaciśnięte w gniewie. Maria otworzyła drzwi. O, dobrze, że jesteś, powiedziała stojąca na chodniku zarumieniona Alicja. Jednak zdecydowałaś się nam pomóc? Nie, pani Krystyna obiecała podrzucić mnie do domu. Maria zaplątała się i poszukała pomocy ciotki Asi, ale ta już zdążyła wysiąść. Po załamaniu sprzed chwili nie było śladu i kobieta była energiczna jak zawsze. Obawiam się, że pomoc przy westynie to nie twoja działka. Rozumiem, dokończyła ala. W porządku. Wejdź choć na chwilę. Napijesz się herbaty. Obiecuję, że nie będziemy gonić cię do pracy. Dziesięć minut później. Maria stała z parującą szklanką w kącie pokoju nauczycielskiego, starając się nie rzucać w oczy. Byli tu Jadzia Siwczyk, Stasia Mederska, Ewa Baran, a nawet Karol Górny, choć akurat jego trudno było posądzać o społecznikowskie zacięcie. Maria zatrzymała ale, która pędziła gdzieś stacą. Myślałam, że przyjdziesz na pogrzeb Asi powiedziała. Chciałam, ale Piotr złapał paskudne przeziębienie i prosił, żebym została. Alicja zniknęła, by przynieść jeszcze jedną tacę, a Maria została sama. Od czasu do czasu ktoś spoglądał w jej stronę i szybko odwracał wzrok. Czuła się tu źle, nie na miejscu w tej atmosferze przyjacielskiej zażyłości. Miała też wrażenie, że niezależnie od tego, jak bardzo wciska się w kąt, i tak wszystkim przeszkadza. Pokój nauczycielski był mały, ludzie bezustannie wpadali na siebie. Było duszno od papierosowego dymu i pary unoszącej się z ubrań schnących w cieple rozgrzanego pieca. Marii zakręciło się w głowie. Wyszła, pomrukując: "Przepraszam". Stanęła przy uchylonym oknie na korytarzu i przez chwilę oddychała świeżym powietrzem. "Piękny pogrzeb, prawda?" powiedział Karol, który pojawił się niespodziewanie za jej plecami. "Byłaś? Rysiek cię tam szukał. Znalazł?" "Tak." Porozmawialiście sobie? Nie mieliśmy okazji. Biedaczysko, pewnie był bardzo rozczarowany. Karol oczy miał zmrużone, wokół ust rysowały się głębokie bruzdy. Palił papierosa i spoglądał na Marię z lekką kpiną. Wiesz, połowa tych tam, wskazał głową pokój nauczycielski, uważa, że masz coś wspólnego z tymi zbrodniami, a druga połowa podejrzewa naszego uroczego ryśka. Nie rozumiem. Maria zamrugała. Dlaczego Rysiek miałby? Karol roześmiał się. Czasem naprawdę jesteś naiwna jak dziecko. Siedzisz sobie w swoim kącie, myślisz Bóg wie o czym i nie masz bladego pojęcia, co się wokół dzieje. Mam rację? Maria poczerwieniała. Na szczęście w tym momencie z pokoju nauczycielskiego wyszła Krystyna, wkładając płaszcz. Możemy jechać, rzuciła. Przepraszam, że tak długo panią przetrzymałam. W zamian podrzucę panią pod sam dom, zgoda? Nie trzeba, naprawdę, żaden kłopot. Zresztą i tak nie mam dzisiaj już niczego do roboty. Zgodzili się na strucle? Zapytała Maria, gdy syrenka ruszyła pod szkoły. Tak, chociaż musiałam walczyć z panią Jadzią. W końcu dogadałyśmy się, że ona zrobi jabłkową, a makową zostawi mnie. Mam nadzieję, że dni na tym nie ucierpią. Czasem ta cholerna strucla mi wychodzi, a czasem nie. Będzie dobrze, powiedziała Maria odruchowo, Patrząc na wycieraczki, które pracowicie ścierały śnieg z przedniej szyby. Zacisnęła dłonie, myśląc o rysunkach Wojtka, których nie dane jej było obejrzeć, bo wszystkie skończyły w piecu. Rysunki Wojtka, a teraz zdjęcie Asi. To było zbyt kuszące, by przynajmniej nie spróbować. Pani Krystyno zaczęła niepewnie Tak? Kobieta zwolniła przed przejściem dla pieszych. Czy mogłabym. Czy istnieje szansa, żebym obejrzała zdjęcia zrobione przez Asię? Ciotka dziewczynki zmarszczyła brwi. Po co? Milicja już je oglądała? Wiem, ale myślę, z jakiegoś powodu mam wrażenie, że mogłabym zauważyć coś, co przegapili inni. Krystyna uśmiechnęła się bez prawdziwej wesołości. A więc jest trochę prawdy w tym, co ludzie gadają, co? Że pani wie o tych morderstwach więcej niż inni. W porządku, dodała, kiedy Maria chciała zaprotestować. Ani przez chwilę nie wierzyłam, że pani mogłaby być zabójcą. To absurd. Mogę wyjaśnić. Nie trzeba, pokażę pani te zdjęcia. Asia bardzo panią lubiła, wie pani? Była pani jej ulubioną nauczycielką. Rozdział czwarty. Major Łaszkiewicz postukiwał długopisem w biurko, a na jego czole rysowała się głęboka zmarszczka. Chcesz przekopać las w poszukiwaniu ciała sprzed trzydziestu lat? Teraz, kiedy naczelnik siedzi mi na karku i dwa razy dziennie dzwoni z pretensjami, że jeszcze nie znaleźliśmy mordercy? Dobrze, zrozumiałem? Ta stara sprawa może być kluczem do tego, co się dzieje teraz, wyjaśnił bogusz spokojnie. Ponieważ tak, powiedziała jakaś zwariowana nauczycielka? Nauczycielka, która znalazła ciało dziewczynki, doprecyzował porucznik. Skąd wiedziała, że ona tam będzie? Moim zdaniem, była wcześniej na tej polanie. A co więcej, to miejsce ma jakieś szczególne znaczenie i dla niej, i dla mordercy. Może na przykład takie, że ktoś już został tam zabity. Myślałem, że będziesz miał coś lepszego. Bogusz drgnął lekko. Łaszkiewiczowi łatwo było mówić takie rzeczy, skoro sam rzadko wyściubiał nos poza własny gabinet. Facet dawno się wypalił i zdążył zapomnieć, jak to jest kierować ważnym śledztwem. W porządku, możesz wziąć ludzi, którzy akurat będą wolni, major westchnął. Ale nie zgadzam się na przeczesywanie całego lasu. To idiotyzm, zwłaszcza teraz, kiedy ziemia jest zmarznięta na kość. Odgarnijcie śnieg z polany i jeśli niczego nie znajdziecie, wracajcie do pracy. – To wystarczy – zapewnił Bogusz, zachowując pokorową twarz i myśląc jednocześnie – stary dureń. – Dziękuję. Wiedziałem, że mogę na pana liczyć. Rozdział piąty – To już wszystkie zdjęcia – powiedziała Krystyna, stawiając na stole kolejne pudło. – Zrobić pani jeszcze herbaty? A może napije się pani czegoś mocniejszego? Mam pyszną domową wiśniówkę. – Nie, dziękuję. Herbata wystarczy. Siedziały w kuchni niedaleko pieca, w którym buzował ogień. Ciepło dawało złudzenie przytulności, jednak Maria wyczuwała pod nim wyraźny cień rozpaczy. To był dom żałoby, gdzie tykanie wielkiego zegara w ciszy odmierzało kolejne minuty bólu. Nad lodówką wisiała makatka z czerwoną różą i napisem Dla kochanej mamy. Maria nie mogła się powstrzymać, żeby od czasu do czasu nie wracać do niej wzrokiem. Sięgnęła po zdjęcia i zaczęła je przeglądać. Było tam mnóstwo nastrojowych widoków lasu, opuszczonych domów, ruin, cmentarzy i kamieniołomów. Asia musiała mieć naturę romantyczki. Na niektórych fotografiach znajdowały się jej koleżanki, upozowane malowniczo na tle nagrobnych krzyży, albo jako duchy z twarzami wysmarowanymi czymś białym. Kremem, pastą do zębów, i powiewające prześcieradłami na wietrze. Maria zastanowiła się, czy któraś z dziewczynek dostała od rodziców w skórę za zabranie pościeli. Uroki dzieciństwa. Była pani jej ulubioną nauczycielką. Może to tanie, nic nieznaczące pocieszenie, a może prawda, bo przecież Krystyna nie miała powodu, żeby Marię pocieszać. Ja też cię lubiłam, pomyślała Maria, ściskając w ręku jedno z nielicznych zdjęć, na których znajdowała się sama Asia. Roześmiana, stojąca po kolana w jesiennych liściach. Byłaś dzieckiem pełnym życia i fantazji, a ja nie potrafiłam cię ochronić. Tak jak nie potrafiłam ochronić Wojtka, ani dawno temu samej siebie. Do oczu napłynęły jej łzy, zgarbiła się i zaszlochała. Krystyna współczująco poklepała ją po plecach. Niech pani nie płacze, dziecku życia to nie wróci. Proszę napić się jeszcze herbaty. Dałam cztery łyżeczki cukru, tak jak pani lubi. Jest na tych zdjęciach coś ciekawego? Nie, Maria pokręciła głową, wycierając oczy. Myślałam, że Asia fotografowała ludzi, ale to głównie widoki. Tak, chodziła z tym aparatem po całej mgielnicy i robiła zdjęcia różnych miejsc. Nawet miała dla nich swoje nazwy: Broczny las, zielony dom, martwy staw. Taka zabawa. Ale czasem, kiedy jej słuchałam, miałam wrażenie, że mówi o zupełnie innym świecie dziecko z bujną wyobraźnią. O tak, to na pewno powiedziała Krystyna sucho. Z jej punktu widzenia fantazja była chyba wadą, nie zaletą. Maria wzięła do ręki zdjęcia z najbliższego pudełka i rozdzieliła je na prawo widoki, na lewo portrety. Potem to samo zrobiła z następnym pudełkiem. Gdy skończyła, Stosów po prawej było sześć, a po lewej tylko jeden. W dodatku niewysoki. Odłożyła na bok fotografie, na których znajdowała się Asia albo jej koleżanki, i ostatecznie zostało jej sześć zdjęć. Na jednym była staruszka idąca wolno cmentarną alejką, na dwóch innych bawiące się w parku dzieci. We wszystkich trzech przypadkach Maria mogłaby się założyć. Asia interesowała raczej malowniczość scenerii niż fotografowane osoby. Na pozostałych znajdował się mężczyzna, szczupły, w przeciwdeszczowej foliowej pelerynie, z obszernym kapturem. Grabił liście, naprawiał płot i kucał w trawie, być może wyrywając chwasty, albo sięgając po jakieś ogrodnicze narzędzie. Na żadnym ze zdjęć nie było widać jego twarzy. Przypadek? Pani Krystyno, mogłaby pani spojrzeć? Ciotka Asi pochyliła się nad stołem. To jakiś państwa znajomy? Nie, nie sądzę. Chociaż trudno powiedzieć, niewiele tu widać. Właśnie. Niech pani popatrzy, jak ten mężczyzna chowa głowę w ramionach. Jak głęboko ma nasunięty kaptur. Może akurat wiał mocny wiatr. To zdjęcie chyba zostało zrobione jesienią. A może specjalnie stara się ukryć twarz? dokończyła Krystyna. Trochę tak to wygląda, prawda? Niech pani jeszcze raz pokaże te zdjęcia milicji. Może okaże się, że mają znaczenie. A więc rzeczywiście zauważyła pani coś, co przegapili inni? Mogę się mylić. Niech pani nie spodziewa się cudów, nawet jeśli to naprawdę jest morderca. I tak będzie trudno go znaleźć. Ten ogród z niczym się pani nie kojarzy? Nie widziała pani nigdy tego miejsca? Nie. Maria zaprzeczyła, choć nie do końca była to prawda. Widoczne na zdjęciu krzewy przywoływały wspomnienia, zbyt niejasne jednak, żeby o nich mówić. Zresztą może tylko jej się wydawało, może wmówiła sobie, że poznaje to miejsce, bo chciała je poznać. Pójdę już, zrobiło się późno. Dziękuję za herbatę i mam nadzieję, że pani Strucla się uda. Odwiozę panią mogę pojechać autobusem. Naprawdę chce pani ryzykować, stanie na przystanku przez godzinę albo i więcej? Poza tym w mieście nie jest teraz bezpiecznie, sama pani wie. Moi sąsiedzi mają córkę w wieku Asi i nie ma mowy, żeby dziewczyna sama wyszła na ulicę. Zawsze idzie z nią którejś z rodziców. Heh, mam więcej niż czternaście lat, jeśli pani nie zauważyła. Maria uśmiechnęła się lekko. Wiem. Ale wygląda na to, że morderca zna panią, więc na pani miejscu byłabym ostrożna, powiedziała Krystyna poważnie. Odwiozę panią, tak będzie lepiej. Proszę mi wierzyć. Rozdział szósty. Przyniosłam ci kanapkę i kawę. Beata usiadła na przykrytym prezentem pniu: Trzymaj dzięki. Bogusz rozwinął z gazety kromkę z Mortadelą. Ugryzł duży kęs i popił go kawą z termosu. Coś ciekawego? Ruchem podbródka wskazała płachtę, na której bieliły się kości. Nieco dalej milicjanci w mundurach przeczesywali polane. Jedni machali łopatami, inni rozgrzebywali grudy z lodowaciałej ziemi, a jeszcze inni pakowali śnieg do prezentowych worków i wynosili w stronę lasu. Wszyscy wyglądali na zgrzanych, zmęczonych i zniechęconych. Sporo drobnych zwierząt, jakichś lisów czy zajęcy, odparł Bogusz. Znaleźliśmy pozostałości po obozowisku, ślady szałasu i ogniska. Ale to ciężka praca, śnieg na górze jest miękki, także nogi zapadają się po kolana, a niżej zmarznięty na kość. Zanim wybudowano tamtą drogę, to był środek lasu, mruknęła Beata. Kto chciałby tu obozować? Ktoś, kto porwał dziecko i nie chce, żeby go znaleźli? Bogusz zapalił papierosa. Tak tylko zgaduję. Jeden z milicjantów odszedł w stronę lasu, po czym rozpiął spodnie i zaczął sikać. Sierżant odwróciła wzrok. Krupa się nie zjawił? Zapytał porucznik. Kiedy wychodziłam, jeszcze go nie było. Miał tu być o dwunastej. Odpuść mu, facet ma problemy. Jakie? Takie tam. Beata wzruszyła ramionami. Rodzinne. Zresztą sam z nim pogadaj. Bogusz zacisnął usta. Nie obchodzą mnie jego problemy, dopóki dobrze wykonuje swoją pracę. Nie będę tolerował lekceważenia obowiązków. Przecież zawsze przychodzi na czas. Dopiero dzisiaj zdarzyło mu się spóźnić. Daj spokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Z matką też mógłbyś częściej rozmawiać. Znów dziś dzwoniła. Powiedziałam jej, że masz ważną sprawę. Dzięki. Beata nie ciągnęła tematu. Bogusz, o czym wszyscy w komendzie wiedzieli, bardzo niechętnie mówił o swoich rodzicach. Ciekawe czemu, zastanawiała się dziewczyna. Matka przez telefon sprawiała wrażenie sympatycznej i troskliwej. Wypiła resztkę kawy z termosu. Dwóch milicjantów wskoczyło do płytkiego dołu. Beata widziała, jak pochylają się nad czymś i dyskutują. Nad polaną krążyły kruki, które od czasu do czasu przysiadały na okolicznych drzewach i z ciekawością spoglądały na ludzi. Panowała cisza, jeśli nie liczyć dobiegających od strony kopiących przekleństw. Sierżant wzdrygnęła się lekko. Może latem, kiedy było ciepło i zielono, wszystko tu wyglądało inaczej. Może, ale nie bardzo w to wierzyła. Tak czy inaczej, musiało to być samotne, posępne miejsce. Zastanawiała się, czy to, co teraz działo się w mieście, miało początek właśnie tutaj, na tej polanie trzydzieści lat temu. Zakrwawione dziecko wracające do domu. Strzępy mózgu w jego włosach. Bogusz oczywiście miał rację. Wszystko to można było wyjaśnić. Ciotka mogła histeryzować, ksiądz mógł źle zapamiętać i po latach przekręcić jej słowa. Jednak Beata postawiłaby swoją książeczkę oszczędnościową, że nic takiego się nie wydarzyło. Z powodów, których do końca nie potrafiła wyjaśnić, wierzyła, że kogoś brutalnie zabito na oczach sześcioletniej Marii Lenarczyk. Wystarczająco blisko, by dziewczynka została obryzgana szczątkami mózgu. – Znaleźliśmy coś! – krzyknął jeden z milicjantów. Bogusz natychmiast poderwał się i ruszył w jego kierunku. Bata włożyła pusty termos do torby i poszła za nim. – Spojrzy pan tu! Wygląda jak ludzka, co nie? – Młody milicjant z posterunków w wilkowicach mówił nosowym głosem, trzymając w ręku ubrudzoną ziemią żuchwę. Porucznik wziął ją od niego i wytarł chusteczką. Kość miała mocno pożółkły kolor. Niektórych zębów brakowało, inne były połatane albo stare. Tak, moim zdaniem ludzka. Tu było chyba coś jakby grób. Widzi pan te kamienie? Ktoś gościa zakopał, a potem jeszcze przywalił. Żeby zwierzęta nie dobrały się do zwłok. Tyle, że grób był płytki, a kamienie małe, więc niewiele to dało. Nie wiem, czy damy radę wykopać cały szkielet. Najważniejsza jest czaszka. Szukajcie czaszki. Jeśli ją znajdziemy, będziemy w domu. Rozdział siódmy. Nawet ty nie masz ochoty wychodzić, co? Mruknęła Maria z drżeniem zamykając drzwi, za którymi przyczaiła się zimowa ciemność. Pirat miałknął, a potem podreptał do pudełka z piaskiem i wysikał się. Maria spojrzała w okno. Na niebie wisiał księżyc w lisiej czapie z mgły. Szron na najbliższych drzewach srebrzył się jak pył z krainy lodowych wróżek, ale dalej panował już mrok. Dalej był las i nieprzenikniony spokój lutowej nocy. Morderca cię zna powiedziała Krystyna. Maria zaryglowała drzwi, a potem sprawdziła, czy wszystkie okna są zamknięte. Były, ale i tak obeszła dom kilka razy, cały czas mając wrażenie, że o którymś zapomniała. Jakie miałaby szanse, gdyby przyszedł po nią zabójca? Zastanawiała się przez chwilę, czy sąsiedzi usłyszeliby jej krzyki, a jeśli tak, to czy komuś chciałoby się zareagować? Na jelonkach mieszkali ludzie z natury nieufni. Przywykli do tego, że nie wsadza się nosa w sprawy innych rodzin. A Maria w dodatku była nietutejsza. Niby siostrzenica Emilii, ale tak naprawdę obca. Mogłaby tu umrzeć i nikt by się nie przejął. Usiadła w fotelu, kolana podciągnęła pod brodę i objęła je ramionami. Może poprosiłaby ale, żeby nocowała tu przez jakiś czas? Przez moment wyobrażała sobie, jakby to było. Dziewczyńskie pogaduszki przed snem, miła świadomość, że tuż obok jest życzliwa osoba, samotnicza natura Marii prawdopodobnie łatwiej zniosłaby obecność drugiej kobiety niż mężczyzny. Wiedziała jednak, że nie powinna o coś takiego prosić, ale opiekowała się bratem, który potrzebował jej znacznie bardziej niż Maria. Długo nie mogła zasnąć. Na zewnątrz panowała ciężka, nienaturalna cisza, żadnego szumu zimowego wiatru. Żadnych odgłosów w gałęzi ocierających się o dach. Wyobraźnia podpowiadała, jak brzmiałoby w takiej ciszy skrzypienie śniegu pod butami zbliżającego się człowieka. Czy Maria rozpoznałaby te kroki? A potem twarz mężczyzny, który stanąłby w drzwiach? I najważniejsze pytanie: czy naprawdę to byłoby takie straszne, gdyby się zjawił? Jeśli masz przyjść, przyjdź teraz myślała leżąc z otwartymi oczami w ciemności. Jestem zmęczona czekaniem, bezsennymi nocami i całym swoim życiem. Pirat położył się obok, ciepły i mruczący. Maria śniła o zagubionym w lesie dziecku, stało odwrócone plecami, pokolana w śniegu, gładkim i srebrzystym jak pył z krainy wróżek. Na sośnie przysiadł kruk. Jego pióra były czarne, w kolorze włosów chłopca. Maria chwyciła drobne ramię. Dziecko odwróciło się i wtedy ujrzała twarz Pawła. Tę ładną, jasną twarz z błękitnymi oczami, jak u jego matki. Koszula chłopca czerwona była od krwi. Ja też mam tajemnicę, powiedział. Za jego plecami stała trójka innych dzieci. Maria rozpoznała Wojtka, ale pozostałych nie widziała dobrze. Ich rysy wydawały się zamglone, jakby oglądała je z zapokrytej szoronem szyby. Jedno chyba było dziewczynką, a drugie chłopcem. Jednak i tego nie była pewna. Drugi chłopiec podszedł bliżej. Przód jego koszuli miał barwę polnych maków, jakby dziecku poderżnięto gardło. Jak on się nazywał? Maria miała na końcu języka imię, które nie było tak naprawdę imieniem, tylko podwórkowym przezwiskiem. Szmaja! Przypomniała sobie nagle, otwierając oczy. Na czwarte dziecko wołali Szmaja! Rozdział ósmy Dużo o tym myślałam, powiedziała Teresa, rysując widelcem na talerzu wzory z pieczeniowego sosu. Pytaliście na dworcu, ale nikt tam Blanki nie widział, co oznacza, że prawdopodobnie nie odjechała stąd pociągiem. Nie ma jej też w mieście, bo ktoś by ją przecież zobaczył i zawiadomił milicję. Chyba, że naprawdę dobrze się ukryła, ale w to nie wierzę, bo z tego co wiem, dziewczyna nie ma tu przyjaciół. Albo więc Blanka leży gdzieś martwa, zaczęła odliczać, uroczo odginając przy tym palce, albo wyjechała. Owszem, ale nie pociągiem, tylko samochodem. Myślicie o tym, że może poszła w stronę szosy i złapała tam autostop? Bierzemy to pod uwagę. Bóg już dopił wodę mineralną i skinął na kelnera. Teresa upierała się, że zapłaci za siebie, ale nie zamierzał jej na to pozwolić. Problem w tym, że jeśli zabrała się z kimś, kto tylko przez mgielnicę przejeżdżał, będzie trudno ją znaleźć. Dziewczyna może być teraz gdziekolwiek nad morzem, na drugim końcu Polski diabli wiedzą. Zresztą ostatnio niewiele mamy czasu na szukanie tej małej. Dziś musieliśmy przekopać las. Znaleźliście coś? Owszem. Nie powinienem ci tego mówić, ale jeśli obiecasz, że nikomu nie powtórzysz, pozwolił sobie na to, by delikatnie ująć jej dłoń. Dopiero po chwili cofnęła rękę, co uznał za dobry znak. Znaleźliśmy stary, niekompletny szkielet mężczyzny, zmarszczyła brwi. Ale co to ma wspólnego ze zniknięciem Blanki i śmiercią tych dzieci? Długa historia. Na razie mogę powiedzieć ci tylko tyle, że nasz Denat najprawdopodobniej zmarł tak jak Paweł i Asia, czyli od ciosów w głowę. O. Bogusz uśmiechnął się z satysfakcją. Wiecie już, kto to jest? Jeszcze nie. Gdyby ciało pochodziło z lat 60. czy 70., moglibyśmy go zidentyfikować dzięki dokumentacji dentystycznej. Ale ten człowiek zginął tuż po wojnie, a żaden dentysta w Mgielnicy nie ma rejestrów sięgających tak daleko. Powiesz mi, kiedy dowiecie się czegoś nowego? Jeśli tylko obiecasz, że znowu się ze mną spotkasz i następnym razem nie będziesz mieć takiej smutnej miny. Uśmiechniesz się dla mnie? Proszę. Usta Teresy. Rozciągnęły się w uśmiechu, ale jej oczy pozostały chłodne, rozdział dziewiąty. Maria modliła się, żeby wiatr nie zerwał linii. Była prawie druga, a ona dygotała z zimna w nieogrzanym pokoju. Wybrała numer i wstrzymując oddech nasłuchiwała przerywanych sygnałów. Jeden, drugi, trzeci. Odbierzcie, szeptała w myślach. Przecież wiem, że ktoś tam musi być. Wreszcie szczęknęła podnoszona z widełek słuchawka i zaspany nosowy głos oznajmił: Komenda Milicji Obywatelskiej, słucham! Nazywam się Maria Lenarczyk. Byłam, jestem świadkiem w sprawie zabójstwa Pawła. Nie pamiętam jak się nazywał i Asi, to znaczy Joanny Grabkowskiej, mojej uczennicy. Boże, bełkotała jakby była pijana. Dlaczego nie potrafiła sformułować jednego prostego zdania? W czym mogę pani pomóc? Głos po drugiej stronie linii był ostrożny, jakby jego właściciel już przygotowywał się do uprzejmego spławienia wariatki. Mam ważne informacje dla porucznika Adama Bogusza. Nie ma go w tej chwili. Przekazać coś? W tle Maria usłyszała odgłosy rozmowy, a potem śmiech. Słuchawka ślizgała się w spoconej dłoni. W głowie szumiało, jakby ktoś porządnie przyłożył jej w potylicę. Tak, proszę przekazać, że przypomniałam sobie, jak nazywali to czwarte dziecko, chłopca, bo to chyba chłopiec, podniosła głos, starając się przebić przez trzaski w słuchawce. Szmaja, proszę zapamiętać, to od szmajdzińskiego. Tak mi się wydaje. Słyszałam gdzieś to nazwisko. Szukajcie chłopca, ośmioklasisty o nazwisku Szmajdziński. Musicie go znaleźć i chronić, słyszy pan? Tak, głuchy nie jestem. Proszę powtórzyć poru. Na linii znów coś zatrzeszczało i tym razem połączenie zostało przerwane. Maria oparła czoło o zimną szafę, słuchając przeciągłego bip w słuchawce. Próbowałam, szepnęła. Przynajmniej próbowałam. Rozdział dziesiąty. Na klatce schodowej śmierdziało gotowaną kiszoną kapustą. Beata rozpoznawała tę woń z dzieciństwa, tak jak rozpoznawała skrzypiące drewniane schody, chyboczącą się poręcz i napisy na ścianach. Ubikacja na półpiętrze. Oczywiście, że tak. Wychowała się w takiej kamienicy i świetnie pamiętała wędrówki w kapciach po zimnej klatce schodowej, kiedy w środku nocy zachciało jej się siku. Teraz wynajmowała mieszkanie z pracującą w urzędzie miasta koleżanką wypokojowe w nowoczesnym bloku, z centralnym ogrzewaniem i co dzień cieszyła się, że nie tylko łazienkę ma pod nosem, ale w dodatku nie musi męczyć się z wnoszeniem na czwarte piętro wiadra z węglem ani z rozpalaniem w piecu. Stanęła przed drzwiami oznaczonymi numerem sześć i wcisnęła dzwonek. W mieszkaniu rozległo się śpiewne ding-dong, a po chwili odgłos kroków i szczęk odsuwanych rygli. Jednego, potem drugiego i trzeciego. Podejrzliwy człowiek! Pomyślała Beata, kiedy drzwi uchyliły się ze skrzypnięciem i zaraz znieruchomiały, zatrzymane naprężonym łańcuchem. Kogo licho niesie? Sierżant Beata drzymała, milicja obywatelska. Leonard Nawrocki? A kto niby ma być? Legitymację pani pokaże. Sięgnęła do torebki i wsunęła legitymację w szparę. Nawrocki obejrzał ją uważnie, a potem zdjął łańcuch i otworzył drzwi. Może pani wejść? Teraz do milicji dziewczyny przyjmują? Co? W dodatku takie ładne? Za moich czasów mogłaby pani co najwyżej kawę parzyć albo biurka po godzinach sprzątać. Beata zignorowała go. Była przyzwyczajona do takich uwag. Zresztą zdarzało jej się słyszeć gorsze. Nawrocki zakaszlał, odpływając flegmę. W płucach mu rzęziło, skórę miał pokrytą plamami wątrobowymi i pomarszczoną jak suszone jabłko. Mimo, że w mieszkaniu było gorąco, nosił gruby sweter, który zwisał z wychudzonej sylwetki. Beata wiedziała, że gospodarz ma sześćdziesiąt cztery lata, ale równie dobrze można by mu dać z dziesięć więcej. W siedemdziesiątym trzecim pół żołądka mi wycieli, pochwalił się, człapiąc przed nią do pokoju, w którym panował nieznośny zaduch. Niedawno doktory znowu pod nóż mnie chcieli brać, bo dalej w środku coś nawala, ale zrezygnowali. Pewnie uznali, że im się nie opłaca i czekają aż umrę. Przykro mi wzruszył ramionami i rozkaszlał się rzężącym, bulgoczącym kaszlem człowieka, którego płuca ciągnął ostatkiem sił. Po co zaraz przykro mruknął, kiedy wreszcie złapał oddech. I tak dobry Bóg dał mi dodatkowe dwadzieścia lat. W sześćdziesiątym pierwszym skórzeją kłusowników goniliśmy, a oni zaczęli do nas strzelać. Kula o pół centymetra mi wtedy serce minęła. Do dziś ją pod skórą mam. Chce pani pomacać? Chcę porozmawiać. To może chociaż herbaty się pani napije. Kawy ani niczego mocniejszego nie mam. Szkodzi mi. Może być herbata. Nawrocki krzątał się w kuchni, podzwaniając byrzeczkami, A była to oglądała pokój. Niegdyś musiało tu być ładnie. Tapeta w polne kwiaty, na ścianach makatki i tapczan zarzucony kolorowymi poduszkami. Tyle, że wszystko to bardzo zaniedbano. Na tapecie widniały szare smugi, poduszek od dawna nikt nie prał, a makatki ciężkie były od osiadłego na nich kurzu. Proszę, herbata. Szklanka też nie wyglądała na najczystszą, jednak beata z grzeczności upiła łyk. Nawrocki zapalił papierosa. Wolno panu? Spytała sierżant. Mnie już niczego nie wolno. Zaciągnął się i zakaszlał. Przyszła pani pogadać o małej Marysi, co? Skąd pan wie? Roześmiał się chrapliwie. Całe miasto gada tylko o morderstwach i o tym, że nauczycielka polskiego, Maria Lenarczyk, zna zabójcę, albo i sama nim jest. Słodka z niej była dziewuszka, jak miała sześć lat. Pamięta pan tę sprawę? Pamiętam. Co mam nie pamiętać? Dziwne to wszystko było. Najpierw ciotka dziewczynki zgłosiła, że siostrzenica zgubiła się w lesie, więc szukaliśmy jej w dwudziestu chłopa. Nawet psy zabraliśmy. I nic. Dopiero tydzień później Jan Peczek dziecko do domu przyprowadził. Mówił, że całe zakrwawione było, ale ciotka żadnego śledztwa nie chciała. Bała się, jakby sam diabeł za tyłek ją złapał. A Marysia mówiła, że niczego nie pamięta. Następnego dnia sprawę zamknęliśmy, bo skoro nie ma poszkodowanych, to i śledztwa nie ma. Co się stało z Janem Peczkiem? Próbowałam go znaleźć, ale zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Nie żyje? Dzień tam nie żyje. Dwadzieścia lat temu, jak mu matka zmarła, do Szwecji do syna uciekł, więc raczej pani z nim nie pogada. Przypomina pan sobie coś jeszcze, cokolwiek, co mogłoby nam pomóc? Zgasił papierosa. Nie bardzo! przyznał. Kurze ja miał teorię, że dziecko nie przeżyłoby przez tydzień samo w lesie, że ktoś musiał się nim zajmować, karmić i tak dalej. Ale jeśli nawet, to nie mam pojęcia, kto by to mógł być. Były inne podobne sprawy w tamtym czasie? Myśleliśmy o tym, ale nie. Tylko dwie osoby zgłosiły wcześniej zaginięcie dzieci. Jedno to była dziewczyna starsza, z piętnaście albo i szesnaście lat miała. Wróciła do rodziców trzy miesiące później z brzuchem. Był też chłopak, też starszy. On z kolei miał dość matki i jej fagasa, więc zwiał w Polskę do ojca. Byliście tego pewni, że sam uciekł? Gadał o tym na okrągło, zanim wziął nogi za pas. Wszyscy sąsiedzi potwierdzili, więc nawet nie było sensu sprawy otwierać. Beata ugryzła się w język, przypominając sobie, że rok pięćdziesiąty piąty. To były inne czasy. Ludzie mieli jeszcze w pamięci okrucieństwa niedawnej wojny i nikt nie przejmował się jakoś szczególnie dziećmi, które już potrafiły radzić sobie same. W porządku, to chyba wszystko. Dziękuję za pomoc i za herbatę. Wstała i skierowała się w stronę drzwi. Nawrocki poczłapał za nią, szurając kapciami. Ten chłopak Beata odwróciła się w progu pamięta pan może jak się nazywał? Coś od kwiatków chyba. Kwiatkowski, florczak jakoś tak. To ważne? Nie sądzę, ale na wszelki wypadek wolę wiedzieć. Niech pani pozdrowi Marię Lenarczyk, jak ją pani spotka, i powie, że ją pamiętam. Wyrosła na ładną kobietę, tylko strasznie chudą. Nie to co pani? U pani jest za co złapać. Lepiej niech pan nie próbuje, bo połamie panu ręce. Nawrocki zachichotał, jakby opowiedziała dowcip. was, pani kobitka, co? Niech się pani nie martwi, w moim wieku człowiek najwyżej popatrzeć sobie może, nic więcej! Wychodziła z poczuciem ulgi, ale i lekką dozą sympatii do tego samotnego, starego i schorowanego człowieka. Miała szczęście, że Nawrocki zachował sprawny umysł i pamięć, szkoda tylko, że nie potrafił im pomóc. Rozdział jedenasty. Kartkę Bogusz znalazł po jedenastej, kiedy jadł bułkę z pasztetową i popijał ją mocną herbatą. W pierwszej chwili uznał, że to papier po czyimś drugim śniadaniu. Tak był wymięty i zatłuszczony. Dopiero potem dostrzegł wypisane w poprzek słowo szmajciński. Co to? zapytał rozprostowując kartkę. Widniało na niej także brązowe kółko po szklance z kawą. Milcjant oddelegowany do śledztwa przez trzeci posterunek, podskoczył, jakby usiadł na szpilce. Był młody, pryszczaty i jak Bogusz zdążył się zorientować, niezbyt bystry. To ej, kolega z nocnej zmiany zostawił, mówił, żeby przekazać. To czemu nie przekazałeś? Nie wiedziałem, że to ważne. Chłopak miał wytrzeszczone z przerażenia oczy, ale porucznikowi w najmniejszym stopniu nie było go żal. Wręcz przeciwnie. Czuł narastającą złość. Teraz już wiesz. Co to za nazwisko? I jakiegoś y, dziecka, że niby trzeba je znaleźć, bo coś tam... Y, y, nie pamiętam dokładnie. Kobieta dzwoniła w nocy. Jak się nazywała? Też nie pamiętasz? Mina chłopaka powiedziała Boguszowi wszystko. Znajdź kolegę z nocnej zmiany i przyprowadź go tu. On, on teraz śpi. To go obudź, warknął porucznik. Pół godziny później chłopak, równie pryszczaty, ale dla odmiany wyraźnie niewyspany, stanął w drzwiach gabinetu, który bogusz dzielił z krausem i wyprężył się służbowo. Melduje, że około drugiej w nocy dzwoniła obywatelka Maria Renarczyk, która prosiła, żeby przekazać panu, że przypomniała sobie, że na czwarte dziecko wołali Szmaja i że to pewnie od nazwiska. Renarczyk, tak? Tak jest. Chłopak poczerwieniał lekko. I to nazwisko brzmiało Szmajciński? I jakoś tak. Tym razem młody milicjant nie był już taki pewny. Zadzwoń do magistratu i poproś ich, żeby podali ci adresy zameldowanych w mielnicy osób o tym lub podobnym nazwisku. Zwłaszcza tych, gdzie w rodzinie jest kilkunastoletnie dziecko. Ale chcę je mieć na biurku za kwadrans. Chłopak otworzył usta i zaraz je zamknął. Kolega spoglądał na nieszczęśnika ze współczuciem, ale i odrobiną ulgi, że jemu tym razem się upiekło. Minęło czterdzieści pięć minut, zanim porucznik dostał kartkę z wypisanymi adresami. Były cztery. Wszystkie w dzielnicy Łączki. — Któraś z tych rodzin ma dziecko w nastoletnim wieku? Bogusz spojrzał w oczy wystraszonego młodzika. — Ci z Żelaznej mają syna urodzonego w sześćdziesiątym ósmym, to będzie miał teraz siedemnastkę, nie? Może chłopak nie był nadzwyczajnie bystry, ale przynajmniej potrafił liczyć. W porządku, zacznę od żelaznej. Zabierzesz się ze mną? zapytał Beatę, która w międzyczasie pojawiła się w gabinecie. Jasne, a co się dzieje? Wyjaśnię ci, po drodze. Jechali powoli, bo służby miejskie nie nadążały z wysypywaniem piasku i ulice były mocno oblodzone. Śnieg nie padał, lecz niebo zasnuwały ciężkie, burzowe chmury. I Beata miała przeczucie, że tego popołudnia czeka ich kolejna zamieć. Telewizja i radio podawały informacje o odwołanych pociągach, pękających od mrozu szynach i uwięzionych autobusach. Jadąc dziś do pracy, na własne oczy widziała, jak pasażerowie PKS-u pomagają kierowcy wypchnąć karusa z potężnej zaspy. Była nawet bliska tego, żeby zatrzymać się i pomóc. Uznała jednak, że na komendzie przyda się znacznie bardziej. Poza tym wiedziała przecież, co Bogusz myśli o spóźnialskich. Siedemnaście to trochę za dużo, nie uważasz? Zapytała, kiedy porucznik skończył mówić. Zakładamy, że dzieciaki poznały się w pierwszych klasach podstawówki, albo i wcześniej, a w tym wieku różnica trzech lat jest spora. Może chłopak lubił bawić się z młodszymi? Bogusz wzruszył ramionami. Zresztą zaraz sama będziesz mogła o to zapytać. Szmajdzińscy mieszkali w dziesięciopiętrowych, a tym samym najwyższych w mgielnicy blokach z windami, które przyciągały spragnioną wrażeń dzieciarnie. Gdy Bogusz i Beata weszli do klatki schodowej, grupa małych obdartusów pakowała się właśnie do kabiny. — Piwnice, wciśnij piwnice! — wołał jeden. — Jedziemy do góry! — przekrzykiwał go drugi. — A ten czerwony przycisk jest po co? — zapytał trzeci. Porusznik bezceremonialnie wyrzucił ich z windy, po czym wcisnął trójkę. Uz otworzyła próchna kobieta z rękami ubrudzonymi mąką. Z jednego spokoju dochodziło dudnienie rokowej muzyki. Milicja. Chcemy porozmawiać z pani synem, powiedział Bogusz. – Antek! wrzasnęła kobieta. Milicja do ciebie! Mówiłam, żebyś ściszył, bo sąsiedzi się skarżą. Łomot umilgł i spokoju wychynął dryblas sypiącym się wąsem i nastroszonymi włosami. Wy naprawdę z powodu muzyki? Spytał z ciekawością. Nie. Chociaż rzeczywiście mógłbyś ją ściszyć, odpowiedział Bogusz. Znasz kogoś z tych zdjęć? Podał mu fotografię Pawła, Wojtka, Asi oraz Blanki. Nie chłopak zmarszczył brwi. Chociaż tego wskazał Pawła, chyba już gdzieś widziałem. To nie ten, co go zabili? W gazecie zdjęcie było. Nazwiska Wojciech Kapuściak, Paweł Kurzeja, Blanka Janik i Joanna Grabkowska nic ci nie mówią? Nigdy nie bawiłeś się z młodszymi dziećmi? ja se robicie! Za rok do woja mnie biorą, a wy o zabawach gadacie. Państwo tu przyszli z powodu tych zamordowanych dzieci? Matka, antka objęła syna opiekuńczym gestem, choć chłopak przerastał ją o głowę. On niewinny! Szkołę rzucił i teraz po całych dniach w domu siedzi, nic po niejeden. Jakby co to poświadczę, mąż też, chociaż jego rzadko widujemy, bo w dzień w zakładzie siedzi, a po nocach taksówką jeździ. Nie trzeba. Beata zabrała zdjęcia. Szmajdzińscy w tej dzielnicy to państwa krewni? Ano, wszystko rodzina. I u nikogo nie ma chłopaka ani dziewczyny w wieku czternastu, piętnastu lat? W ósmej klasie podstawówki? Teraz kobieta zmarszczyła brwi. Renika ma dziewczynę, ale ona dopiero dziesiąty rok zaczęła. Dziękujemy za pomoc, mruknął bogusz. Może Lenarczyk się pomyliła, powiedziała Beata, gdy szli w stronę windy. Albo już całkiem jej odbiło. Sierżant nie skomentowała. Jej zdaniem nauczycielka wyglądała na zdrową umysłowo, tylko bardzo zagubioną i nieszczęśliwą. Hej! krzyknął ktoś za ich plecami, kiedy drzwi kabiny rozsunęły się zapraszająco. Bogusz wsunął w nie stopy i odwrócił się. Korytarzem w rozdeptanych kapciach człapała matka Antka. Przypomniałam sobie. Mąż ma kuzynkę też majdzińską, co za jednym takim poszła i teraz bez ślubu żyją. Ale nie tutaj, tylko we wsi niedaleko, w łubnicach. Oni kupę dzieciaków mają i chyba chłopak też tam jest, trochę młodszy od mojego antka. Może mi pani podać adres? Nie pamiętam, pokręciła głową. My się z nimi nie zadajemy, bo to straszne piusy są. Ale jak pan władza o Jarka Sochę zapyta, to każdy panu drogę pokaże. Dziękuję. Straszne piusy. Te słowa wywołały w umyśle Beaty ciąg skojarzeń. Zaniedbany zimny dom, z gromadą głodnych dzieci i ojcem odsypiającym libację w dawno niezmienianej pościeli. Najmłodsze dziecko stoi w łóżeczku z twarzą posiniałą od potężnego ryku i mokrą pieluchą, zwisającą do kolan. Najstarsza córka jest już w ciąży i na ramionach, tak samo jak matka, ma granatowe siniaki, a w oczach zwierzęcy strach. W domu brakuje jedzenia, ale jest za to niemiecki kolorowy telewizor, przed którym wieczorem zbiera się cała rodzina. Są też zacieki na ścianach i grzyb, od którego wszyscy chorują, ale jeśli próbujesz im to wytłumaczyć, słyszysz tylko, żebyś pilnowała własnego nosa. Widziała to już tyle razy, że mogłaby z pamięci narysować całą scenę. Pomyliła się tylko w jednym: w domu jarka Sochy nie było najstarszej córki w ciąży, tylko ładna, może szesnastoletnia dziewczyna z mysimi ogonkami, która stała przy piecu i mieszała w garnku. Podczas gdy uczepiona jej kolan dwójka rodzeństwa, spoglądała na milicjantów z ciekawością. Masz brata, prawda? zapytał Bogusz. Czternastoletniego? Mam, potwierdziła bez śladu niepokoju. Nazywa się Szymek. Gdzie teraz jest? W chlewiku. Wieprzkom jeść daje. Przyszliście go aresztować? Mogę popatrzeć. Chcemy tylko z nim porozmawiać, powiedziała beata. Zaprowadzisz nas? Dziewczyna z mysimi ogonkami postawiła przy garnku jedną z młodszych sióstr i wyszła z domu. Zresztą niepotrzebnie, bo do chlewika trafiliby po samym zapachu, ostrej, zwierzęcej woni rozkładających się odchodów. Ciemnowłosy chłopak w gumiakach i dziurawym swetrze zamykał właśnie skrzypiące drzwi. W ręku trzymał pusty już cebrzyk, który obijał mu się o kolana. Na widok nadchodzących zmarszczył brwi, a w jego oczach pojawił się lęk. Beata wiedziała, że coś jest nie tak. Porucznik jeszcze niczego nie zauważył. — Jesteśmy z milicji — zaczął. — Chcemy... — Za wcześnie. Gdyby odezwał się kilka sekund później, gdyby zdążyli podejść bliżej, może złapaliby chłopca, zanim ten rzucił wiadrem o ziemię, a potem okręcił się na pięcie i ruszył biegiem w stronę koślawego płotu. — Stój! Cholera jasna! Stój! — wrzasnął Bogusz. — Beata, łap go! — Nie bój się! — Krzyknęła dziewczyna, przesadzając płot w ślad za uciekającym. Mimo wszystkich swoich krągłości była szybka i wysportowana. Jednak nie miała szans w starciu ze zwinnym jak hart chudym nastolatkiem. Porucznik też nie, choć wyjął z kabury pistolet i strzelił w powietrze. Stój! powtórzył. Krążące nad polem wrony wzbiły się w niebo z oburzonym krakaniem i łopotem skrzydeł. Spocona beata brnęła przez sięgający kolan śnieg. Chłopiec przed nią potknął się, ale zaraz wstał biegł w stronę ciemnej linii lasu, tam gdzie między drzewami ktoś na niego czekał. Z nieba sfrunęły pierwsze tego dnia białe płatki, najpierw pojedyncze, osiadające na włosach i rzęsach, potem nagle zrobiło się ich więcej, cała armia lodowych duchów, wirujących na wietrze i rozmazujących widok przed oczami. Bata zamrugała, sylwetka na skraju lasu czekała cierpliwie, podczas gdy Szymek pędził na jej spotkanie, krzycząc coś niezrozumiałego. Sierżant potknęła się i runęła na zmrożony śnieg. Zapiekła, zdzierana z dłoni skóra, uszy nagle rozerwał huk, uniosła głowę. Bogusz znowu strzelał? Tak pomyślała w pierwszej chwili. Było to oczywiste, jedyne wyjaśnienie. Lecz porucznik stał obok, z opuszczonymi dłońmi i zdumieniem malującym się na twarzy. Beata po raz pierwszy zobaczyła w jego oczach strach. Jezu! powiedziała. Przez zasłonę wirujących płatków dostrzegła, że na skraju lasu nie stoi już ciemna sylwetka, leży tam za to ciało. Podbiegła, wyprzedzając porucznika o kilka kroków. Zostań z nim, rzucił bogusz, zagłębiając się między drzewa. Sierżant pochyliła się nad Szymkiem. W całej swojej milicyjnej karierze jeszcze nigdy nie widziała umierającego człowieka, ale i tak wiedziała, że chłopcu nie zostało dużo czasu. Gdy przycisnęła dłonie do jego piersi, Poczuła, jak ciepła krew przelewa jej się przez palce. Dlaczego to zrobiłeś? Szepnęła. Przecież chcieliśmy ci pomóc. Nie patrzył na nią, tylko w niebo. Do otwartych oczu sypał się śnieg. Serce pod dłońmi Beaty biło coraz słabiej, aż wreszcie zamarło. Część szósta. Maria. Październik 1955 roku. Trzymaj. Widzisz, wcale nie jest ciężki. Nawet taka mała dziewczynka jak ty może z niego strzelać. Połóż paluszek tutaj. O, właśnie tak. Teraz popatrz. To się nazywa muszka i służy do tego, żeby dobrze wycelować. Muszka musi być tam, gdzie zamierzasz trafić. Na potworze? Na przykład na potworze, jeśli chcesz go zabić. Teraz naciśnij, nie bój się. Będzie głośno. Wiem, ale nic ci się nie stanie. To tylko huk. Trzymaj mocno i naciśnij. Leśną ciszę rozerwał odgłos strzału. Dziecko krzyknęło. Widzisz? Prawie ci się udało. Jesteś coraz lepsza. Niedługo będziesz strzelać tak dobrze jak ja. Naprawdę? Naprawdę! Obronisz wszystkich, kiedy potwory przyjdą, żeby nas zjeść! Dziewczynka kucnęła i zaczęła rysować patykiem na ziemi jakieś wzory. Myślę, że ja tu nie zostanę, powiedziała nie podnosząc głowy. Nie podoba ci się mieszkanie z nami? Mówiłaś, że nie lubisz swojej cioci. Wzruszyła ramionami. Nie lubię, ale tu mi ciągle zimno i jedzenie smakuje okropnie. Pociągnęła nosem. Może mogłabym wrócić do cioci a was czasem odwiedzać? zapytała z nadzieją. Jesteś pewna, że nie zostaniesz? Będziemy świetnie się bawić, zobaczysz. Pokażemy ci miejsce, gdzie sarny chodzą do wodopoju. Chcesz? Widziałaś kiedyś z bliska sarnę? Albo moglibyśmy powspinać się na drzewa i poszukać ptasich gniazd. Albo? Dziewczynka uparcie potrząsała bujną czupryną. Chcę wracać do domu. Kartoflany człowiek westchnął ciężko i powoli, ze smutkiem, pokręcił niekształtną głową. Luty 1985 roku, rozdział pierwszy. Beata widziała już chyba wszystkie możliwe reakcje na śmierć bliskiej osoby. Ludzie płakali, mdleli, zadawali pytania, albo upierali się, że musiała zajść pomyłka znaleźliby się nawet tacy, którzy w gruncie rzeczy czuli ulgę. Jednak z punktu widzenia Beaty najgorszy był gniew, rozpacz zamieniona w natychmiastową wściekłość. Załukającymi i oszołomionymi potrafiła sobie poradzić. Tych, którzy wyładowywali na niej swoje pretensje do losu, po prostu się bała, choć jednocześnie nie potrafiła im nie współczuć. Matka Szymka należała do płaczących jego ojciec, do gniewnych. Wasza wina. Miotał się po kuchni podczas gdy gromada przerażonych dzieciaków nie spuszczała z niego oczu. Wasza pierdolona kurwa wina. Chłopakami przez was ubili, kurwa mać, zajebie jak Bóg miły zajebie. Z jego ust tryskały krople śliny, oczy miał przekrwione, cuchnął przetrawionym alkoholem i zastarzałym potem, a kiedy krzyczał, Beata widziała wyraźnie, że brakuje mu w większości zębów. Proszę się uspokoić. Powiedziała łagodnie, zastanawiając się, co zrobi, jeśli facet ją zaatakuje. Potrafiłaby się obronić, ale myśl o biciu skacowanego i zrozpaczonego mężczyzny na oczach jego dzieci wyjątkowo jej się nie podobała. Rozumiem, że to dla pana trudne. Gówno tam rozumiesz, ci pojedna! Zawył, aż któraś z młodszych dziewczynek wybuchnęła płaczem. Jeszcze jedno takie słowo i aresztuję pana za znieważanie oficera milicji, oznajmił chłodno Bogusz. Wchodząc do kuchni. Jego włosy i ramiona obsypane były śniegiem, jak białym konfetti. Płatki już zaczynały topnieć w cieple rozgrzanego pieca. Ojciec Szymka zamrugał przekrwionymi oczami i o dziwo spuścił stonu. Nadal mamrotał coś pod nosem, ale zgarbił się i wyraźnie oklapł. Beata spojrzała na porucznika z wdzięcznością. Może i był pozbawiony empatii, ale cholera, czasem to się przydawało. Pogadaj z dzieciakami, może którejś powiedzieć ci coś ciekawego. Ja tu sobie poradzę, szepnął. Dzieci było ośmioro, ale trójka najmłodszych raczej nie nadawała się do przesłuchiwania. Beata zabrała więc do pokoju piątkę starszych i posadziła ich rzędem na tapczanie. Wszystkie miały ciemne włosy i otwarte buzie, może ze zdumienia, choć sierżant podejrzewała raczej rodzinny problem z powiększonymi migdałkami. Żadne nie przypominało sobie, żeby Szymek przyjaźnił się z Wojtkiem, Pawłem, Blanką albo Asią. Żadne nie miało pojęcia, dlaczego ich brat został zabity. Dziewięcioletnia Agnieszka chlipała, tuląc w ramionach wytartego królika. Jej nieco starsza siostra, beata zapomniała imienia, podniosła rękę jak w szkole i zapytała, czy może iść do ubikacji. Sierżant westchnęła i zwolniła, obie dziewczynki. Chwilę później, pod pretekstem, że trzeba wydoić krowy, zmyli się także dwaj chłopcy i w pokoju została tylko najstarsza z rodzeństwa, ta z mysimi ogonkami, która pytała, czy Bogusz i Beata przyjechali aresztować Szymka. Sierżant spojrzała przez okno. Chłopcy nie doili krów, tylko tkwili przy płocie, gapiąc się na miejsce, gdzie trwało zabezpieczanie śladów. W śnieżnej zadymce kręciły się rozmazane cienie milicjantów, technika, lekarza... I prokuratora, którego samochód widziała przed domem. Dwa psy poszukiwały w lesie zabójcy, ale beata mogłaby się założyć, że go nie znajdą. Morderca był zbyt sprytny, by dać się złapać w taki sposób, nie wspominając o tym, że padający śnieg wkrótce zatrze ślady. Wróciła spojrzeniem do dziewczynki, która była zarazem podobna i niepodobna do rodzeństwa. Takie same ciemne włosy, ostre, dość ładne rysy twarzy i otwarte usta. Jej oczy wydawały się jednak płaskie, pozbawione głębi, jak na rysunku, a jedyną reakcją na wiadomość o śmierci brata była lekka ciekawość, nic więcej. Bata zastanowiła się, czy najstarsza córka nie jest przypadkiem upośledzona jak biedny Wojtek, ale chyba nie. Wzrok miała bystry, tyle że dziwnie pozbawiony emocji. Sierżant chrząknęła. Nazywasz się Ola Szmajdzińska, tak? zapytała. Wiedząc już, że wszystkie dzieci noszą nazwisko matki, nie ojca, dziewczynka przytaknęła. Zapytałaś, czy przyszliśmy aresztować twojego brata. Dlaczego? Bo właśnie to sobie pomyślałam, odpowiedziała z nieodpartą logiką. Ale czemu coś takiego przyszło ci do głowy? Szymek tak mówił, że przyjdziemy go aresztować? Zrobił coś złego? Nie wiem, pytałam go, ale nie chciał powiedzieć. Ola wyglądała na Rozczarowaną, jednak smutek zaraz ustąpił miejsca ciekawości. Ktoś go zastrzelił, tak? Jak w filmach? Długo umierał? Nie, na szczęście nie cierpiał. To na pani bluzce to krew? Beata wzdrygnęła się lekko. Rzeczywiście falbanka przy dekolcie była brudna. W którymś momencie musiała dotknąć jej rękami, zanim poszła do łazienki i porządnie je wyszorowała. Pokażesz mi rzeczy, Szymka? zmieniła temat jego rzeczy ma pani na myśli ubrania nie raczej o mało nie powiedziała zabawki ale czternastoletni chłopcy przecież nie bawią się zabawkami rzeczy osobiste nie wiem książki to co zbierał przez chwilę myślała że szymek niczego takiego nie miał bo ola gapiła się jakby bata mówiła po chińsku ale w końcu twarz dziewczynki rozjaśnił błysk zrozumienia — A, jego skarby! Jasne, pokażę! Wyciągnęła skądś starą puszkę, chyba po niemieckich cukierkach, choć sierżant nie mogła być pewna, bo większość rysunku i napisów dawno się zatarła, po czym wysypała zawartość na łóżko. Były tam między innymi dwa odpustowe medaliki, srebrny krzyżyk, porcelanowy słoń z obtłuczoną trąbą, zapalniczka bez gazu, bransoletka z koralików, ołowiany żołnierzyk, uszczelka do syfonu, i zniszczona książeczka z obrazkami część z tego wyglądała jak pamiątki po krótkim i niezbyt szczęśliwym dzieciństwie część jak przypadkowe rzeczy kradzione w sklepach pransoletka i uszczelka miały nawet metki czy o to właśnie chodziło szymek bał się że przyjdzie po niego milicja ponieważ kradł niepotrzebne mu drobiazgi na widok tych wszystkich śmieci bacie zrobiło się smutno Zazwyczaj lubiła swoją pracę, a przynajmniej miała poczucie, że robi coś ważnego i potrzebnego, ale nie dzisiaj dzisiaj najchętniej wróciłaby do domu i obejrzała z kaśką film w telewizji Broń Boże nie kryminał. Jej współlokatorka przez większość czasu była kłótliwą Zozą, potrafiącą zrobić awanturę o nieumyty kubek w zlewie. Miała jednak zaskakującą zdolność zmieniania się, kiedy beata wracała z pracy naprawdę wyczerpana. Na granicy psychicznej wytrzymałości. Wtedy Kaśka nagle stawała się miła. Przynosiła koleżance gorącą herbatę z sokiem, masowała kark i do późnej nocy wysłuchiwała opowieści o melinach, w których płaczą głodne dzieci, ojcach, gwałcących nieletnie córki czy martwych nastolatkach. Sierżant rozgarnęła skarby, szymka i wyłowiła z nich kawałek papieru. Była to ulotka z wydrukowanym programem. Jedenasta zabawy dla dzieci w wieku 5-10 lat. Trzynasta występ zespołu niezapominajki. Odwróciła kartkę. Na drugiej stronie był rysunek potwora z wielkim nosem i ustami cienkimi jak kreska. Wiesz, kto to jest? Zapytała Ole, która pokręciła głową, bynajmniej nie zdziwiona, że milicja zadaje takie pytania. Data westchnęła. Zabieram to. Powiedz rodzicom, Zresztą nic nie musisz im mówić. Dołączyła do Bogusza, który zmierzał już w stronę samochodu. Porucznik usiadł za kierownicą i włączył ogrzewanie. Wycieraczki zaczęły zgarniać z przedniej szyby świeżo spadły śnieg. Sierżant zdjęła czapkę i rękawiczki, choć w aucie wciąż było zimno. Dowiedziałeś się czegoś? zapytała. Pokręcił głową, ruszając powoli. Ani ojciec, ani matka nie kojarzą żadnego z naszych dzieci. O swoim zresztą też niewiele mieli do powiedzenia. Nie potrafili nawet odpowiedzieć na pytanie, jaki ten chłopak był. Czy miał hobby? Z kim się przyjaźnił? Nic. Nie sprawiał kłopotów. Tyle się dowiedziałem. Wygląda na to, że nikt się tym dzieciakiem nie interesował. Nikt go nie słuchał. Zupełnie jakby Szymek był niewidzialny. Biedaczek. Ale nie sądzę, żeby był taki niewinny. On kradł. Kradł? Tak mi się wydaje. Różne drobiazgi. Większość z nich to, szczerze mówiąc, straszne śmieci. Kleptoman? Albo po prostu chciał się czymś wykazać, udowodnić, choćby przed samym sobą, że cokolwiek potrafi. Może próbował zwrócić na siebie uwagę. Ignorowane dzieci miewają tendencję do takich zachowań. Nie mykrzy go pomoc. Brata parsknęła śmiechem. Czytałeś ostatnio jakieś psychologiczne książki, czy powiedziała ci to ta twoja dziewczyna? W porządku, nie rób takiej miny. Uniosła ręce w obronnym geście. Porucznik zdecydowanie nie lubił, kiedy śmiano się z jego teorii. Bardzo możliwe, że masz rację. Przepraszam. Znalazłam jeszcze to. Podała mu rysunek. Bogusz rozpogodził się i nawet gwiznął. Nie jest to talent na miarę Wojtka, ale chyba mamy tu tego samego potwora. Jak myślisz? Wygląda dość podobnie. Tak naprawdę podobieństwo nie było zbyt duże, jednak sierżant uznała, że dość na dzisiaj drażnienia starszego stopniem oficera. Myślisz, że to nasz morderca? Wzruszył ramionami. Jeśli tak, Szymek musiał być naprawdę dziwacznym dzieckiem. Dlaczego? Sama przecież widziałaś. Ten człowiek, o ile to w ogóle jest człowiek, stał pod lasem, a Szymek biegł w jego kierunku. Dokończyła Beata. Uciekał przed nami. Nie przed zabójcą. U niego szukał pomocy jemu ufał. Tak mruknął Bogusz. Zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że mamy do czynienia z potworem, prawda? Rozdział drugi. Maria odkąd pamiętała, czuła się w bibliotekach dobrze. Lubiła zapach drewna, kurzu i starego papieru, a także tę specyficzną, jakby uroczystą ciszę która nawet najmłodszych skłaniała do tego, by zniżali głosy. Trochę jak w kościele, tyle, że tam było zimno i ponuro, podczas gdy biblioteki zawsze wydawały jej się pełne przyjaznego ciepła. W dzieciństwie i latach nastoletnich uciekała tu, kiedy pokłóciła się z ciotką, albo gdy dokuczały jej koleżanki w szkole. Świetnie pamiętała wszystkie te miłe dni, które spędziła przy stoliku, przeglądając najnowsze numery świata młodych, kina, czy przyjaciółki. Nawet potem, gdy dorosła i wyjechała na studia, często przeciągała chwilę wyboru książki w warszawskiej bibliotece, przechadzała się wzdłuż półek, sunąc palcem po zakurzonych grzbietach, odczytywała tytuły i z sennym zadowoleniem wsłuchiwała się w ciche tykanie zegara. Dzisiaj jednak nawet zapach papieru i cisza nie przynosiły ukojenia. Zamknęła oczy. Znużenie napływało falami, stopniowo zatapiając jej ciało. Pod powiekami wciąż piekły niewypłakane łzy, a w ustach miała metaliczny posmak, jakby ssała starą monetę. Nie pamiętała kiedy ostatni raz dobrze spała. Jej myśli spowijała gruba warstwa otępiającego strachu i zmęczenia, a oczy same się zamykały. Równocześnie jednak Maria była dziwnie pobudzona, Serce waliło w piersi, jakby wypiła za dużo mocnej kawy. W domu miotała się z kąta w kąt, nie potrafiąc znaleźć sobie miejsca. Nie pomagały już mocna słodka herbata, ani nawet wyjście na spacer w południe, kiedy jest najwięcej słońca. Zapalała wszystkie lampy, ale nawet wtedy widziała gromadzący się na granicy pola widzenia mrok, czarną pajęczynę narzuconą na świat. Jakby traciła wzrok albo zdrowe zmysły, albo nawet jedno i drugie. Mam dość. Tłukła jej się w głowie samotna myśl. Niech to się wreszcie skończy. Wczoraj zginęło kolejne dziecko. Wszyscy już o nim mówili. Tym razem został zamordowany chłopak, czternastolatek z Łubnic, wsi położonej wystarczająco blisko granic miasta, by jej mieszkańcy mogli swobodnie chodzić do mgielnicy pieszo. Szymek, tak miał na imię. Nazwiska nikt Marii nie podał, ale ona i bez tego wiedziała, jak brzmiało. Dobrze się pani czuje? Z zamyślenia wyrwał ją głos bibliotekarza, który uśmiechał się pokrzepiająco. Zimowe słońce odbijało się jej w okularach. Cisza w bibliotece przygniatała Marię, jakby pochowano ją głęboko pod ciężką, zbrążoną ziemią. Z trudem zdobyła się na to, żeby odpowiedzieć. Tak. Nie. Nie wiem. Mogę w czymś pomóc? Ściskała w ręku książkę. Czarnego księcia, Iris Murdoch. Czy nie pożyczała jej wcześniej? Nie pamiętała. Zresztą wszystko jedno. Mała Marysia wychodząca z lasu, mały Paweł pomiędzy drzewami, szepczący, ja też mam tajemnicę? Krew na jej sukience i na jego koszuli. Historie się powtarzają. Może właśnie o to w tym wszystkim chodziło. Czy mogłabym zajrzeć do głosu sprzed mniej więcej ośmiu lat? Tak, oczywiście. Bibliotekarz wciąż się do niej uśmiechał, ale nie znajdowała już w tym uśmiechu pokrzepienia. Proszę za mną. Nazywam się Robert Langier, nawiasem mówiąc. Uznałem, że skoro znam pani imię i nazwisko, możemy oficjalnie się sobie przedstawić. Miło mi, mruknęła odruchowo. Widzę, że często pani u nas bywa. Lubi pani czytać? Tak, oczywiście. Czego ten człowiek od niej chciał? Prowadzenie niezobowiązującej pogawędki o literaturze było ostatnią rzeczą, na jaką Maria miała w tej chwili ochotę. Może pozwoli się pani zaprosić w jakieś spokojne miejsce, żeby porozmawiać o naszych ulubionych lekturach? Wciąż wyglądał jak wcielenie uprzejmości, ale było coś w jego oczach, jakaś natarczywość, która sprawiła, że Maria cofnęła się odruchowo. Nie, ja. Dziękuję. Nie mam teraz czasu. Rozumiem. Myślałem, że przy całym tym zamieszaniu wokół pani osoby przyda się pani towarzystwo kogoś życzliwego, ale skoro woli pani być sama, nie będę się narzucał. Czy jej się zdawało, czy? W głosie bibliotekarza usłyszała nutę przygany? Tak czy inaczej, nie zamierzała się z nim umawiać. Potrzebowała teraz spokoju, nie randki. Zresztą sama myśl o randce wydawała jej się absurdalna. Odwrócił się i zdjął z półki dwa ciężkie tomy. Proszę, tu jest rocznik 1976, a tu 1977. Gdybym mógł jeszcze, dam sobie radę. Zabrzmiało to ostrzej niż zamierzała. W oczach Roberta błysnęła uraza, wyraźnie widoczna za grubymi szkłami okularów. Powinna poczuć wyrzuty sumienia, ale czuła jedynie ulgę, gdy wreszcie zostawił ją samą w niewielkim pomieszczeniu, w którym, jako nastolatka, przeglądała czasopisma. Pomasowała skronie i przymknęła oczy. Zmęczenie zaraz ją dopadło, jakby przyczajone tuż obok czyhało na chwilę nieuwagi. Maria zsuwała się w czarną otchłań tak gładko, jak dziecko zjeżdża na sankach oblodzoną drogą. Paskudne uczucie spadania odzywające się pustką w żołądku. Drgnęła nagle, gdy głową omal nie uderzyła w stolik i oprzytomniała. Serce biło jej niespokojnie, bluzkę miała przesiąkniętą potem. Potarła zesztywniały kark i otworzyła rocznik. Nie była pewna, czy zdoła utrzymać otwarte oczy, ale musiała przynajmniej spróbować. Zaczęła od 1976 roku. Przeglądała po kolei strony z lokalnymi wydarzeniami i notowała w czarnym zeszycie. W marcu starsze małżeństwo spłonęło w swoim mieszkaniu. Przyczyną najprawdopodobniej był grzejnik, przykryty na noc kocem. W kwietniu zmarło niemowlę, roczna dziewczynka pozostawiona na noc bez opieki. W notce enigmatycznie informowano o pociągnięciu matki do odpowiedzialności, ale potem nikt więcej o tym nie wspominał. Maj i czerwiec były spokojne, za to w wakacje zaczął się prawdziwy wysyp wypadków. Dwa utonięcia, chłopak, który wjechał rowerem pod koła ciężarówki, i drugi, przygnieciony belką podczas zabawy w walącym się domu. W październiku zdarzyło się pierwsze w tym roku zabójstwo. Ofiarą była kobieta, którą konkubent zatługł butelką za to, że ponoć sypiała z jego kumplem od kieliszka. W styczniu następnego roku doszło do napadu rabunkowego. Staruszka wpuściła do domu dwóch uczniów miejscowej zawodówki i dostała młotkiem w głowę. Chłopcy wynieśli z jej mieszkania radio, telewizor oraz szkatułkę z biżuterią. Starsza pani przeżyła, choć straciła wzrok. W tym samym miesiącu cierpiący na demencję osiemdziesięciolatek wyszedł z domu i udał się w niewiadomym kierunku. Przez kilka dni szukały go milicja oraz gromada z rozpaczonych wnucząt, aż wreszcie staruszek odnalazł się w lesie, martwy i przysypany śniegiem. Wczesną wiosną, gdy lód puścił, miał miejsce kolejny wypadek. Samochód z matką oraz dwójką dzieci z nieznanych przyczyn spadł z mostu do rzeki, po czym porwany przez silny nurt spłynął aż do odry. Nie napisano tego wprost, ale Maria pomiędzy wierszami wyczytała, że odnalezione trzy dni później ciała były w naprawdę paskudnym stanie. W maju ośmioletnia Małgosia Nowak wyszła z domu po mleko do naleśników i nigdy nie wróciła. Latem znów zaczął się wysyp wakacyjnych wypadków, tym razem jednak tylko dwa były poważne. W lipcu pewien chłopiec założył się z kolegami, że wejdzie na słup wysokiego napięcia przy stacji kolejowej i dotknie drutów. Zakład wygrał ale nie zdążono go odratować. W sierpniu na skraju lasu został zastrzelony student, który niedawno przybył do Mgielnicy. Milicja podejrzewała, że miało to związek z jakimiś porachunkami z jego przeszłości. We wrześniu pięcioletnia dziewczynka odłączyła się od rodziców podczas grzybobrania i zniknęła między drzewami. Znaleziono ją dość szybko, bo po trzech godzinach Niestety do tego czasu dziecko zdążyło już zjeść muchomora i zmarło kilka dni później w szpitalu z powodu uszkodzenia wątroby i nerek. Dwa tygodnie później miało miejsce kolejne morderstwo. Ofiarą była znana z rozrywkowego trybu życia 30-letnia pracownica sklepu obuwniczego, którą znaleziono uduszoną w lesie. Zabójcy nigdy nie schwytano choć większość miasteczka podejrzewała ostatniego z narzeczonych pięknej Sabiny, pracującego w warsztacie samochodowym Jana Kosme. Maria świetnie to pamiętała, bo choć mieszkała wtedy w Warszawie, nawet do niej dotarły pogłoski o tej zbrodni. Czy cokolwiek z tego mogło mieć związek z wydarzeniami, które ostatnio wstrząsnęły mgielnicą? Zakreśliła w notesie wypadki i zabójstwa, które zdarzyły się w lesie lub jego pobliżu. Zamarznięty staruszek, samochód spadający z mostu do rzeki, zastrzelony student, zatrucie grzybami i morderstwo Sabiny. Potem zaznaczyła jeszcze napadniętą w domu starszą panią i zniknięcie małej Małgosi. Siedem tragicznych w skutkach zdarzeń, które w taki czy inny sposób mogły kojarzyć się ze śmiercią Pawła, Asi oraz Szymka. Nie miała pojęcia co dalej. Przez chwilę bezmyślnie kartkowała rocznik 1977. W pewnym momencie w oczy rzuciła jej się fotografia Emilii Orawskiej. Ciotka stała przed huśtawką otoczona gromadą dzieci. Podpis pod zdjęciem głosił nowy plac zabaw nie powstałby, gdyby nie inicjatywa naszej największej społeczniczki. Starsza pani sprawiała wrażenie sympatycznej i łagodnej, Maria dotknęła jej uśmiechniętej twarzy. Obie wiemy, że tak naprawdę byłaś zupełnie inna, prawda? Powiedziała w myślach. Z ciekawości przejrzała jeszcze rocznik w poszukiwaniu zdjęć ciotki. Było ich całkiem sporo. Emilia w bibliotece, przed ratuszem i oczywiście podczas Dni Miasta. Znalazła się także na wspólnej fotografii zrobionej z okazji otwarcia w szkole imienia Róży Luksemburg nowej sali gimnastycznej. Musiało być wtedy bardzo upalnie, bo mężczyźni mieli porozpinane kołnierzyki, a kobiety nosiły lekkie sukienki na ramionczkach. 31 sierpnia. Ostatni dzień wakacji. Na zdjęciu dostrzegła także Jadzi Siwczyk, Stasię Mederską oraz Karola Górnego, a obok Alicję w towarzystwie podobnego do niej mężczyzny, opaloną i uśmiechniętą. Maria, z nagłym skurczem serca, uświadomiła sobie, że za nią tęskni. Rozdział trzeci. Przemyślmy to wszystko jeszcze raz, powiedział Bogusz. Po całym dniu pracy miał poszarzałą cerę, i cienie pod oczami, a mimo to promieniował desperacką energią. Nie zostało mu wiele czasu. W piątek do Mgielnicy przyjeżdżał wysłany z Wrocławia podpułkownik, który miał przejąć śledztwo. Beata siedziała zgarbiona na biurku, czując, jak w jej żołądku burzy się sześć szklanek mocnej kawy. Chyba przesadziła, zwłaszcza, że przez cały dzień zjadła jedynie kanapkę i porcję ruskich z pobliskiego baru. Nie była jednak głodna, tylko bardzo zmęczona. Potarła skronie, starając się wykrzesać z siebie energię podobną do tej, jaka ożywiała porucznika. Bogusz wyglądał jak buldok, który wgryzł się w wyjątkowo smakowitą kość i nie chce jej puścić, podczas gdy Beata czuła się raczej jak wyczerpany polowaniem mocno zniechęcony hart. Mamy trzy borderstwa: Pawła, Asi i Szymka, samobójstwo Wojtka oraz zniknięcie Blanki. Co łączy te dzieci? Wiek! odparła Beata z każdą chwilą coraz bardziej znużona. Wałkowali to dziesiątki razy i nie doszli do żadnych sensownych wniosków. Zgadza się, choć nie do końca. Szymek chodził do siódmej, nie ósmej klasy, ale ponieważ urodził się w lutym, różnica wieku pomiędzy nim a pozostałymi dziećmi była niewielka. Coś jeszcze? Wszyscy byli stąd, z mielnicy albo okolic. Poza tym p nic nie przychodzi mi do głowy. Różne płcie różne środowiska, w których dzieci dorastały, kręgi znajomych i powiedzmy zdolności intelektualne. Zakładamy, że się znali. A jeśli nie? Pomyślałeś o tym? Może rozwiązanie jest prostsze, niż nam się wydaje. I te dzieciaki wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, ponieważ naprawdę nie mają nic wspólnego. Rysunek Wojtka, te wszystkie potwory trudno to uznać za dowody. Wiemy, że Wojtek rozmawiał z Pawłem, przypomniał bogusz. Niekoniecznie. Matka Pawła mogła się pomylić, albo rozpoznała chłopaka na zdjęciu, bo chciała go rozpoznać. Sam dobrze wiesz, że większość świadków ma problem z zapamiętaniem twarzy, zwłaszcza jeśli widzi kogoś tylko przez krótką chwilę. Co w takim razie sugerujesz? Że mamy seryjnego mordercę polującego na nastolatki? To jakieś wyjaśnienie, prawda? Sierżant próbowała sobie przypomnieć, co wie o tego typu zabójcach. Zdzisław Marchwicki. Wampir z zagłębia, którego stracono osiem lat temu. Krakowski Karol Kot, grasujący jeszcze w latach sześćdziesiątych. Nazwiska i twarze z gazet, za którymi nie stali żywi ludzie. Nie wiem tylko, czy seryjnym morderca zabijałby dzieci różnych płci, chyba zazwyczaj preferują albo chłopców, albo dziewczynki. Poza tym przedział wiekowy jest bardzo wąski. Nie słyszałem o seryjnym, który zabijałby wyłącznie czternastolatków. No i weź pod uwagę, że na żadnym z ciał nie znaleźliśmy śladów seksualnej aktywności. Zastanawiał się przez chwilę, po czym potrząsnął głową. Nie, te dzieci coś łączy. Za dużo zbieżności, żeby uznać to za przypadek. Nauczycielka przypomina sobie, że czwarte dziecko nazywali szmają i następnego dnia ginie chłopa go nazwisku Szmajdziński. Te wszystkie rysunki, to że stare kości znaleźliśmy na tej samej polanie, co ciało Asi. Ale nadal nie mamy pojęcia, co sprawa z lat pięćdziesiątych mogłaby mieć wspólnego z tym, co dzieje się w mieście teraz, przypomniała Beata. Bogusz zacisnął usta. Dowiemy się, oznajmił tonem nieznoszącym sprzeciwu, po czym powiódł spojrzeniem po zawieszonych na tablicy zdjęciach dzieci. Mam wrażenie, że coś nam umyka, jakiś oczywisty punkt wspólny, który przegapiliśmy. Na rysunku Wojtka jest trzech chłopców, jedna dziewczynka, a my mamy pięć potencjalnych ofiar. O jedno za dużo. Może Wojtek z jakiegoś powodu nie narysował wszystkich swoich przyjaciół, a może jedna z tych ofiar to fałszywy trop, kawałek z zupełnie innej układanki. Sierżant również spojrzała na zdjęcia, i jej wzrok zatrzymał się na czarno-białej twarzy dziewczynki o dość przeciętnej urodzie. W takim razie to pewnie Blanka, nie? Najprawdopodobniej po prostu uciekła, a maska i gadanie o potworze to zwyczajne wygłupy. Bogusz skinął powoli głową, choć nie wydawał się do końca przekonany. Beata zsunęła się z biurka. Idę do domu, bo padam na pysk, oznajmiła. Ty też powinieneś przespać się choć parę godzin. Kiedy wychodziła, porucznik wciąż stał przy tablicy i ze zmarszczonymi brzwiami patrzył na fotografie dzieci. Nie sprawiał wrażenia kogoś, kto potrzebuje snu. Rozdział czwarty. Dzwonek zabrzmiał ostro i nagląco. Maria najpierw zamarła jak zając, na którego padł wzrok drapieżnika, a potem dopiero odważyła się odetchnąć. Było po dziesiątej, przebrała się już w nocną koszulę i szlafrok. Nie spała jednak korzystała z dwóch, trzech wieczornych godzin, kiedy trochę się ożywiała, a jej umysł zaczynał funkcjonować nieco sprawniej. Poza tym teraz, kiedy miała wolne i nie musiała zrywać się rano, odwlekała jak mogła moment położenia się do łóżka. Wiedziała, że w ciemności znów dopadnie ją duszący lęk, że będzie leżała bezsennie, gapiąc się w mrok i rozmyślając o wszystkich tych rzeczach, o których nie powinna myśleć, jeśli chciała zachować zdrowe zmysły. Kolejny dzwonek. Kogo licho niosło o tej porze? Wstała, podeszła do drzwi i nasłuchiwała przez chwilę. Na zewnątrz rozległ się kaszel, a potem odgłos smarkania. Myśl o przeziębionym mordercy, który wypełzł spod kołdry specjalnie po to, żeby ją zabić, wprawiła Marię w wisielczy humor. Otworzyła. Przed domem stał Rysiek Stencel. Pociągał zaczerwienionym nosem i chował brodę w otchłani szalika, który wyglądał jak wydziergany przez babcie. Obudziłem cię? – zapytał, obrzucając spojrzeniem strój Marii. – Nie. Nie powinienem przychodzić tak późno, wiem, ale musiałem z kimś porozmawiać. Przepraszam. Dlaczego akurat ze mną? zapytała w myślach. Nie znali się przecież dobrze, a tym bardziej nie przyjaźnili. Może łatwiej było zwierzać się komuś takiemu jak ona? Znajomemu, ale jednocześnie stojącemu nieco z boku. A może była to jedna z tych licznych złośliwości losu, które zdawały się ją prześladować? Przez chwilę miała ochotę zatrzasnąć niespodziewanemu gościowi drzwi przed nosem, wiedziała jednak, że tego nie zrobi. Zbyt głęboko wpojono jej w dzieciństwie zasady dobrego wychowania. Wejdź. To nie jest bezpieczne, powiedział przekraczając próg. Nie powinnaś nikomu otwierać o tej porze. To znaczy, mnie oczywiście możesz, zaplątał się, ale gdyby przyszedł ktoś niebezpieczny? Na przykład morderca? Skąd mam wiedzieć, że ty nim nie jesteś? Podobno niektórzy nauczyciele cię podejrzewają. Tak jak ciebie, prawda? Uśmiechnął się tym zmęczonym, nerwowym uśmieszkiem, który mimo niesprzyjających okoliczności poruszył w Marii jakąś czułą strunę. Wygląda na to, że spotykając się, oboje ryzykujemy życie. Rysiek wyglądał równie źle, jak na pogrzebie. Nieogolony, policzki miał zapadnięte, strąki tłustych włosów zwisały nad zaczerwienionymi oczami. A jednak był w tym wynędzniałym mężczyźnie jakiś paradoksalny urok, i Marii przemknęło przez głowę, czy któraś z jego uczennic to dostrzegała. Napijesz się herbaty? Tak, chętnie. A może wolisz kawę? Wszystko mi jedno, byle było ciepłe. Strasznie przemarzłem. Przyjechałeś autobusem? Potrząsnął głową. Przyszedłem pieszo. Oszalałeś? Jeśli szedł od centrum, musiało mu to zająć z godzinę. Usiądź, dam ci koc, ogrzejesz się. Rysiek zapadł się w fotel. Zabrała jego płaszcz i buty, a potem owinęła gościa kocem, myśląc przy tym, jak bardzo nie nadaje się na pielęgniarkę czy pocieszycielkę. Co powinna jeszcze zrobić? Jej ciotka by wiedziała. Maria czuła się zagubiona, jednak proste czynności pomogły jej odnaleźć się w całej tej absurdalnej sytuacji. Weź od razu dwie. Podała mu opakowanie polopiryny i popij ciepłą herbatą. Dzięki, mruknął. Przepraszam za kłopot. Nie wiem, co mnie napadło. Chyba po prostu nie mogłem wytrzymać sam w domu. I przyszło ci do głowy, żeby odwiedzić akurat mnie? Głos Marii zabrzmiał sucho, nieprzyjemnie. Nie planowała tego, ale też nie żałowała. Głupie, wiem. Posłał jej z nadkoca kolejny zmęczony uśmiech. Pomyślałem, że ty mnie zrozumiesz, że wiesz, jak to jest, kiedy człowiekowi wszystko wali się na głowę. Tak, chyba rzeczywiście wiem. Zastanowiła się, co pomyślą sąsiedzi, kiedy nad ranem wyjdzie z jej domu obcy mężczyzna, bo przecież nie mogła wyrzucić go nocą na mróz. Ale to był w tym wszystkim najmniejszy problem. Rysiek pił herbatę małymi łykami. Spotykałem się czasem z Asią, powiedział wreszcie. Nie tak, jak myślisz. Skąd możesz wiedzieć, co myślę? Nie było w tym nic niewłaściwego. Po prostu czasem wpadała do mnie na oranżadę i ciastka. Rozmawialiśmy tylko tyle. Lubiliśmy się. Byliśmy przyjaciółmi. Ona miała czternaście lat. Czy to znaczy, że nie mogła być moją przyjaciółką? Czternastoletnie dziewczynki nie przyjaźnią się z trzydziestokilkuletnimi mężczyznami. Nie tak po prostu. Wierz o tym. Westchnął i przeczesał włosy palcami. M masz rację, ale ludzie lubią się oszukiwać, prawda? Myślałem, że może za parę lat, kiedy skończysz szkołę... Rysiek, Jezu, nawet nie chcę o tym słuchać. A jeśli teraz powiesz, że Asia nie była taka jak inne dziewczynki w jej wieku, wyrzucę cię na dwór. Zgarbił się, grzejąc dłonie o kubek z herbatą. Kiedy ona naprawdę nie była taka jak inne dziewczynki... Nie, czekaj. Nie w tym sensie, że była bardziej dorosła. Wręcz przeciwnie, czasem wydawała się strasznie dziecinna. Żyła w nierealnym świecie jak z książki albo z filmu, rozumiesz? Całe jej życie było opowieścią, a ona grała rolę głównej bohaterki. To miało nieodparty urok. Tyle, że ta opowieść źle się skończyła. Wiem. O czym była? Słucham. Ta opowieść. O czym była? O, o różnych rzeczach, na przykład o polowaniu na potwora. Ktoś ze starszych mieszkańców opowiedział Asi, że kilkadziesiąt lat temu w Mgielnicy mieszkał mocno oszpecony mężczyzna. Może po wypadku, nie wiem. Asia z jakiegoś powodu wierzyła, że ten człowiek wciąż żyje, tylko się ukrywa i chciała go sfotografować. Mówiła o nim potwór. Raczej mało uprzejmie, mruknęła Maria. Nie miała złych intencji, nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby był dla niej prawdziwą osobą. Raczej traktowała go jak kolejną postać z książki albo filmu. Jestem pewien, że gdyby kiedyś spotkała tego mężczyznę, potrafiłaby zobaczyć w nim po prostu człowieka. Była dobrym dzieckiem. Może właśnie go spotkała? Myślisz, że on ją zabił? Rysiek ożywił się odrobinę. Powinienem powiedzieć o tym milicji? Milicja już wie, że Asia chciała sfotografować potwora. Chyba. Że wiesz coś więcej, na przykład gdzie tego człowieka można znaleźć. W zielonym domu, uśmiechnął się smutno. Tak mówiła Asia, potwór mieszka w zielonym domu. Nigdy nie zapytałem, gdzie to właściwie jest. Chyba w ogóle nie sądziłem, że takie miejsce naprawdę istnieje. Wydawało mi się, że to tylko zabawa. Ktoś wie o twojej przyjaźni, Zasią? Karol widział nas kiedyś razem. Maria nie skomentowała. Wzięła tylko pusty już kubek. I powędrowała do kuchni, by zrobić jeszcze herbaty. Możesz spać na kanapie, jeśli chcesz, powiedziała, gdy wróciła. Dziękuję i przepraszam za kłopot. Może powinieneś się nad tym zastanowić, zanim wyszedłeś z domu, przemknęło jej przez głowę, ale nie czuła już złości. Zielony dom myślała, słodząc herbatę. Gdzie to u licha może być. Rozdział piąty. Blanka kuliła się pod kocem, starając się ułożyć tak, żeby jak najmniej wiało na nią spod nieszczelnego okna. W lodowatej wilgoci mieszkania unosiła się woń gnijącego jedzenia, brudu i zepsutej kanalizacji. Kwadrans później dziewczynka uznała, że i tak nie zdoła już zasnąć, wstała więc i podreptała do łazienki. Ściany były poznaczone żółtymi zaciekami, na podłodze zalegała warstwa zmieszanego z kurzem tynku który odpadał od murów. Blanka zdjęła majtki i kucnęła nad sedesem. Gdy nacisnęła spłuczkę, woda w muszli zakotłowała się, wypychając na wierzch nieczystości, a potem długo nie chciała opaść. W żołądku ją ssało, ruszyła więc do kuchni, równie brudnej i zimnej jak reszta mieszkania. Na stole znalazła pół zeschniętej bułki. Ugryzła z trudem i zaczęła obracać kęs w ustach, próbując zmiękczyć gośliną. Od strony tapczanu pod ścianą Dobiegało donośne chrapanie. Spał tam pan Marian, człowiek, który przygarnął ją, kiedy po dotarciu autostopem do Katowic skończyły jej się zarówno pieniądze, jak i pomysły co dalej. Był to chudy mężczyzna z rzadkimi, siwiejącymi włosami i brudnymi paznokciami. Podczas snu jego nieogolona grdyka poruszała się jak szczur pod kocem, a w kącikach ust tworzyły się i pękały bąbelki śliny. Stary, brzydki i prawdopodobnie ma nierówno pod sufitem, oceniła go bezlitośnie Blanka, co nijak nie zmieniało faktu, że pan Marian był w tej chwili jej jedynym przyjacielem, ostatnią przeszkodą oddzielającą dziewczynkę od zamarznięcia na ulicy. Albo, co gorsza, od powrotu do Mgielnicy. Wydawał się dość sympatyczny, gdy podszedł do niej na dworcu i zaproponował, że jeśli z nim pójdzie, dostanie kolację i kąt do spania. Jasne, już wtedy widziała, że mężczyźnie przydałoby się porządne mycie i nowe ubranie, ale ona też przecież nie pachniała fiołkami. A poza tym ktoś, komu z głodu kręci się w głowie i ciemnieje przed oczami, nie powinien wymyślać. Blanka w gruncie rzeczy cieszyła się również z tego, że pan Marian jest stary. Mniejsza szansa, że będzie próbował mnie obmacywać, pomyślała. Inne dziewczyny po powrocie z ucieczek opowiadały o mężczyznach, którzy dawali im jeść w zamian za seks. A Blanka nie miała zamiaru chodzić z nikim do łóżka. To było głupie i zupełnie jej nie interesowało. Pan Marian rzeczywiście nie próbował się do niej dobierać, ale na tym kończyło się szczęście dziewczynki. Mieszkanie, do którego ją zaprowadził, było zapuszczoną norą na czwartym piętrze rozpadającej się, cuchnącej moczem kamienicy, a obiecana kolacja okazała się składać z czerstwego chleba i kawałka twardego sera. Mimo to Blanka została, Pozwyczajnie nie miała dokąd pójść. Szybko też przekonała się, że z umysłem pana Mariana jest coś bardzo nie w porządku. Czasem budził się i pytał, kim dziewczynka jest. Czasem nazywał ją Sara, Olga albo jeszcze inaczej. Miał rentę, to wiedziała, ale z pieniędzmi wyczyniał dziwaczne rzeczy. Raz wyszedł po jedzenie i zamiast chleba czy mleka przyniósł dwie puszki szprotek w oleju oraz wielką bombonierkę z rysunkiem kota na pudełku. — Patrz, moja niuśka! Cieszył się jak dziecko, pokazując Blance obrazek. Wściekle głodna Blanka zjadła szprotki i czekoladki, a potem zwymiotowała rybno-słodką masę w cuchnącej ubikacji. Dwa dni później znalazła w puszce na mąkę 400 złotych, o których pan Marian chyba w ogóle zapomniał. Nauczona poprzednim doświadczeniem, tym razem do sklepu poszła sama. Kupiła parę bułek, jajka, masło, ser i nawet pęto kiełbasy. Tego wieczoru po raz pierwszy od dawna oboje położyli się spać na jedzeni. Następnego ranka podniesiona na duchu, Blanka próbowała posprzątać mieszkanie. Szybko się jednak poddała. A pieniądze, choć schowane przed panem Marianem, topniały w tempie, które przyprawiało ją frustrację. Zostało jej ostatnie pięćdziesiąt złotych. Bardzo niewiele, jeśli ma się do nakarmienia dwie osoby. Wiedziała, że w mieszkaniu można znaleźć także inne rzeczy. Zegarek, na który natknęła się podczas porządków, trochę biżuterii czy zestaw srebrnych sztućców. Przez chwilę kusiło ją, żeby zabrać to wszystko, a potem wynieść się stąd w cholerę. Dlaczego nie? Pan Marian pewnie i tak dawno zapomniał, że ma coś wartego sprzedania. Zamiast tego tkwiła jak głupia na krześle w kuchni, żując suchą bułkę i popijając ją wczorajszą herbatą. Rozważała napalenie w piecu, ale węgla też było coraz mniej. Jedynemu zegarowi w kuchni brakowało wskazówek, jednak Blanka zgadywała, że jest około jedenastej. Pan Marian powinien już się obudzić. Czemu wciąż spał? Gdyby wstał, mogłaby go wypytać, kiedy właściwie dostaje tę rentę, a potem może pójść z nim na pocztę i odebrać pieniądze. Podeszła cicho do tapczanu i spojrzała na mężczyznę, który leżał zawinięty po czubek nosa w koc oblepiony kocią, a może psią sierścią. Proszę pana, chciał żeby mówiła do niego po imieniu, ale jakoś nie potrafiła się przełamać. Już późno. Niech pan się obudzi. Wymaprotał coś i przewrócił się na drugi bok. Dopiero teraz zauważyła, że mężczyzna ciężko oddycha i wydaje się rozpalony. Położyła rękę na jego czole. Zdecydowanie było cieplejsze niż powinno być. Zagryzła wargę i wróciła na krzesło. Kurwa, pomyślała, czując, jak pod powiekami gromadzą się łzy. Dupa, gówno, głupi chuj. Od powtarzania wszystkich tych przekleństw nie zrobiło jej się ani odrobinę lepiej. Rozpaliła wreszcie w piecu, mając nadzieję, że ciepło budzi pana Mariana. Zaparzyła resztę herbaty i nawet skoczyła do sklepu pod drożdżówkę z serem, jego ulubioną. Potem potrząsnęła mężczyznę za ramię, podsuwając pod nos śniadanie, ale on tylko spojrzał nieprzytomnym wzrokiem i wcale nie chciał jeść. Blanka czuła, jak od jej żołądka rozpełza się wstrętny, zimny strach. Nie potrafiła pojąć, co się stało. Bo jeszcze wczoraj pan Marian wyglądał dobrze. No, jak na siebie dobrze. To pewnie przez krążące w powietrzu wirusy. Blankę też już drapało w gardle. Grypa, może inne paskudztwo? Powinna wezwać lekarza albo przynajmniej iść do apteki i kupić jakieś leki. Tylko czym miałaby zapłacić? Tęskniła za domem dziecka, za ciepłą i czystą pościelą, nawet za pokrzykiwaniem siostry małgorzaty i towarzystwem dziewczyn, których nie znosiła. Jednak nie mogła tam wrócić, dobrze o tym wiedziała. Godziny mijały, wyznaczane biciem dzwonów z pobliskiego kościoła. Słońce powoli zmierzało w stronę zachodu. Blanka zjadła drożdżówkę z serem, ale wciąż była głodna. Pan Marian nadal nie chciał się obudzić. Za oknem ciężkie płatki śniegu opadały w świetle latarni z obtłuczonym kloszem. Dziewczynka nigdy wcześniej nie czuła się tak mała i samotna jak teraz. Myślała, że jest twarda, że sobie poradzi. A teraz siedziała przy dogasającym ogniu i chlipała jak dziecko. Podjęła ostatnią desperacką próbę obudzenia śpiącego mężczyzny, ale tak jak się spodziewała, nic to nie dało. Pan Marian nie wyglądał już, jakby spał. Teraz sprawiał raczej wrażenie nieprzytomnego. Oddychał coraz ciężej, a w płucach mu chrypiało. Blanka włożyła kurtkę i buty, po czym wymknęła się z mieszkania. Zeszła na trzecie piętro i zapukała do sąsiadów. Co tam? Chuda kobieta, z rozczochranymi włosami i papierosem w ręku, spojrzała na nią nieprzychylnym wzrokiem. Żebrać przyszłaś. Nigdy wcześniej nie widziała Blanki, bo dziewczynka starała się wychodzić i wchodzić tak, żeby nikt jej nie zauważył. A teraz nie było czasu na tłumaczenie, kim właściwie jest i skąd się tu wzięła. Na górze jest mężczyzna, który potrzebuje pomocy, powiedziała. Ma gorączkę i wygląda na chorego. Stary drozda? Kobieta wydmuchnęła dym z papierosa. Pan Marian, tak. Chyba powinna pani wezwać do niego lekarza. Niedaleko jest pogotowie. Dziecko, ja tu dwadzieścia lat mieszkam. Nie musisz mi takich rzeczy tłumaczyć. A kto ty w ogóle jesteś? Nikt. Blanka zaczęła się wycofywać. Mną niech się pani nie przejmuje. Zaczekaj, krzyknęła kobieta, ale dziewczynka już się odwróciła i z łomotem popędziła w dół schodów. Wypadła na zewnątrz, a potem nie zatrzymała się, aż dobiegła do kościoła. Śnieg wciąż padał. Ciemność była coraz gęstsza. Co teraz? zastanowiła się. Nie znała tu nikogo, a jedynymi miejscami, które w Katowicach kojarzyła, były okoliczne sklepy i dworzec kolejowy, gdzie zawsze kręciła się milicja i sokiści. Blanka nie chciała tam wracać, zdawała sobie jednak sprawę, że nie ma wyjścia. Tylko na dworcu mogła się ogrzać. Wyżebrać coś do jedzenia, albo w ostateczności ukraść. Jeśli zostanie na ulicy, prawdopodobnie zamarznie do rana. Będę ostrożna, myślała, naciągając na głowę kaptur kurtki i raźno maszerując w śnieżycy. O panu Marianie już nie pamiętała. Został za nią tak samo jak wspomnienie jego wstrętnego mieszkania. Uda mi się, bo jestem twarda i sprytna. Pokonałam kiedyś potwora. A to nie byle co? Rozdział szósty Wisząca pod sufitem świetlówka, bzycząc monotonnie, zalewała prosektorium błękitnym światłem, które jak ulał pasowałoby do zimnych, bladych zwłok. Tych jednak nie było. Zamiast martwego ciała na metalowym stole leżały pożółkłe kości ułożone z grubsza w szkielet. Brakowało części miednicy, paru żeber i kilku pomniejszych fragmentów. – Mężczyzna? – zapytał Bogusz. Trębicki skinął głową. Owszem, dość wysoki, w wieku około czterdziestu lat. Cierpiał na skoliozę. Widzi pan to skrzywienie? Czy to znaczy, że facet miał problemy z poruszaniem? Prawdopodobnie, choć niekoniecznie poważne. Może był wolniejszy i mniej zręczny niż inni, ale nie sądzę, żeby bardzo go to ograniczało. Niech pan popatrzy. Lekarz wskazał pękniętą czaszkę. Wygląda, jakby zginął od ciosu w głowę, prawda? Tak zakładaliśmy. Być może się pomyliliście. Proszę spojrzeć tutaj. Przesunął dłoń niżej na klatkę piersiową. Widzi pan? Nie. Proszę się dobrze przyjrzeć. Zirytowany bogusz pochylił się nad szkieletem i marszcząc brwi powiódł wzrokiem po żebrach. Nie było w nich nic ciekawego. Zwyczajne stare kości, zniszczone przez czas i dzikie zwierzęta. A jednak na jednym z żeber zauważył półokrągłe wgłębienie. Zbyt gładkie by mogło być dziełem zębów. Porucznik dotknął go palcem, a Trębicki z satysfakcją pokiwał głową. Tak, to ślad po kuli. Trafiła w klatkę piersiową i zahaczyła o kość. A obrażenia czaszki? Nie jestem w stanie powiedzieć, co było najpierw. Może ktoś do tego człowieka strzelił? A potem uderzył go czymś ciężkim w głowę, a może odwrotnie, po co ktokolwiek miałby robić coś takiego? Lekarz ruszył do zlewu w kącie pomieszczenia i odkręcił kran. Nie mam pojęcia, odparł energicznie mydląc dłonie. Pan jest od znajdowania odpowiedzi na takie pytania. nie ja rozdział siódmy rano zastała ryśka w kuchni. Stał przy piecu gazowym i czekał, aż zagotuje się woda w czajniku. Wchodzącej Marii posłał przepraszający uśmiech. Nie mogłem spać, więc pomyślałem, że zrobię sobie kawę. Przepraszam. Nie przepraszaj. Możesz zrobić od razu dwie. Poruszał się niezgrabnie, jak ciężko chory i zdezorientowany człowiek. Miał problem z nalaniem gorącej wody do szklanek, potem rozsypał cukier, ręce mu drżały, Wzrok co chwila uciekał w dal, a wtedy mężczyzna zamierał, jakby ktoś w jego wnętrzu naciskał przełącznik. Włącz, wyłącz. Jesteśmy siebie warci, pomyślała Maria z przebłyskiem gorzkiego humoru. Dwa śmiertelnie zmęczone, cierpiące na bezsenność upiory. Powinna mu współczuć, ale nie potrafiła wykrzesać nawet odrobiny sympatii. Była dziwnie zobojętniała. Nawet myśl o czającym się gdzieś mordercy nie przyprawiała jej już o szybsze bicie serca. Pojadę najbliższym autobusem, obiecał. Dzięki, że pozwoliłaś mi zostać. I przepraszam, przestań już. Wypiła kawę, a potem włożyła buty i płaszcz. Jadę z tobą. Muszę zrobić większe zakupy, jeśli mam jakoś przetrwać weekend. Nie wybierasz się na dni miasta? Nie wiem, chyba nie. Nie przepadam za tłumem. Tak jak ja. Wsiedli do autobusu w milczeniu, niczym dwoje nieznajomych, połączonych wspólnym sekretem. Maria przetarła zaparowaną szybę i patrzyła, jak ośnieżone pola zostają w tyle. Posępny, zimowy krajobraz bez śladu życia, z nieforemnymi strachami na wróble, starczącymi na kartofliskach i stadami wron, krążących cierpliwie w poszukiwaniu jedzenia. Miała wrażenie, że Rysiek na coś czeka, może na jakieś miłe słowo czy gest pocieszenia, ale cokolwiek to było, nie potrafiła mu tego dać. Dziękuję, powiedział jeszcze raz, kiedy żegnali się niedaleko rynku. Potem zawahał się i Maria pomyślała, że znowu ją przeprosi, ale on tylko spojrzał z uwagą. Zmieniłaś się, oznajmił. Naprawdę? Wydajesz się inna, jakby twardsza, bardziej odległa. Może tak działają na ludzi morderstwa. <grym> Widzisz? Uśmiechnął się smutno. Jeszcze niedawno nie przyszło by ci do głowy tak żartować. Zresztą, nie słuchaj mnie. Jestem zmęczony i gadam głupstwa. Naprawdę się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Do widzenia. Do widzenia. Zrobiła zakupy w pawilonie handlowym, a kiedy wyszła obliczona dwiema ciężkimi siatkami, słońce właśnie przedarło się przez chmury i oświetliło rynek. Stały na nim dwie rozmawiające postacie. Które wydały się Marii znajome. Zmrożyła oczy, chroniąc je przed intensywnym blaskiem. Od nagłego uderzenia gorąca zrobiło jej się słabo i poczuła, jak znowu zalewa ją fala zmęczenia. Zemsta wszystkich nieprzespanych nocy i ominiętych posiłków. Położyła siatki na schodach pawilonu, rozpięła płaszcz i stała przez chwilę, oddychając ciężko. Kiedy jej oczy przyzwyczaiły się do słońca, postacie na rynku nabrały konkretnych kształtów. Ala i Karol Górny dyskutowali o czymś zawzięcie. Może zastanawiali się, w którym miejscu postawić stoisko podczas dni miasta? To już pojutrze, pomyślała, żałując, że nie zapytała Ryśka o zaginione na poczcie obrazy. Zawahała się, czy iść siatkami od razu do autobusu, czy może najpierw podejść do Ali i przywitać się? Nie miała ochoty nosić zakupów przez pół rynku, ale przydałaby jej się teraz odrobina optymizmu młodszej koleżanki. Zanim jednak podjęła decyzję, ktoś szarpnął ją za ręka w płaszcza. Maria odwróciła się i spojrzała na drobne stworzenie z okrągłą twarzą i ostrzyżonymi na zapałkę włosami. – Pani da dwie dychy, co? – powiedziało. – Na piwo. Strasznie mnie od wczoraj suszy. W pierwszej chwili pomyślała, że to dziecko, piętnastoletni najwyżej chłopiec. Dopiero po kilku sekundach zrozumiała, że stojący przed nią człowiek musi być zdecydowanie starszy i że jest kobietą. No co pani tak stoi, jakby ją wmurowało? Jak nie chce, niech nie daje. Ja żebrać nie będę. Oznajmiła dość niekonsekwentnie nieznajoma. Gdy Maria przyjrzała się uważniej, zobaczyła kurze łapki w kącikach jej oczu, ale i tak kobieta wyglądała zdumiewająco młodo, jak na kogoś, kto wystaje pod sklepem, prosząc o drobniaki na klina. I było coś jeszcze, co nie dawało Marii spokoju. Pod jej czaszką rozdzwonił się alarm, ale nie potrafiła zebrać myśli, żeby się nad nim zastanowić. Gdyby była wyspana, wypoczęta. No! Żebraczka wyraźnie traciła cierpliwość. Maria odruchowo sięgnęła do portfela i zaczęła grzebać w przegródkach. Palce miała sztywne, niezgrabne, jak wyciosane z drewna. Na schody sfrunęły banknoty. Nieznajoma była szybsza, a jej ręka w czarnej rękawiczce zgarnęła dwie dziesięciozłotówki. Czarna rękawiczka, a dalej ręka w kurtki, brudnej i wystrzępionej. Kurtki, która niegdyś miała granatowy kolor, i którą Maria widywała każdego zimowego dnia wiszącą na wieszaku w klasie obok okryć innych ósmoklasistów. Boże! Złapała nieznajomą za rękę. Pani puści, nie kradnę! Żebraczka wrzasnęła dziwnie sroczym głosem. Cicho! Maria czuła, że znowu robi jej się słabo. Przed oczami tańczyły mroczki, ale nie zamierzała puszczać. Skąd pani ma tę kurtkę? Nie ukradłam! Nie mówię, że pani ukradła. Pytam, skąd ją pani wzięła? Dziewczyna wyrzuciła, to wzięłam. A co, nie wolno? Znalezione, nie Jaka dziewczyna? I gdzie? Nijaka dziewczyna. Kobieta zirytowała się. Zwyczajna siksa. W parku do śmietnika wrzuciła, to wyjęłam. Bo z daleka widać było, że ciuch jeszcze całkiem niczego sobie. I plecak też dobry. Prawie nowy. Plecak? Maria zacisnęła palce jeszcze mocniej, aż nieznajoma znowu wrzasnęła. Puść, bo zacznę krzyczeć. Już pani krzyczy, mruknęła Maria, do której nagle dotarło, że na schodkach pawilonu zebrało się paru gapiów. Na milicję pójdziemy. Na milicję? Ja niewinna. Cicho. Opowie pani, gdzie to wszystko znalazła, i opiszę tę dziewczynę. Nigdzie nie idę. Jeśli pójdzie pani ze mną, dam pani wszystkie pieniądze, jakie mam w portfelu, zaproponowała podstępnie Maria. Oczy nieznajomej zrobiły się okrągłe z A ile tego będzie, co? Jakiś dwieście złotych. Maria wcale nie była pewna, czy tyle jej zostało po zakupach, ale uznała, że będzie się o to martwić później. Zresztą podejrzewała, że kobieta z chęcią przyjmie jej znacznie mniejszą sumę. To pójdę! Nieznajoma dumnie zadarła głowę. Wstydzić się nie mam czego! Gdy zmierzały w stronę komendy, Maria obrzuciła spojrzeniem rynek. Ale ani Karola, ani Alicji już nie było. Rozdział ósmy. A więc widziała pani, jak dziewczyna wrzuca do śmietnika plecak i kurtkę, zgadza się? No mówiłam przecież. Siedząca naprzeciw Bogusza kobieta w dowodzie miała wpisane imię Kazimiera, ale przedstawiła się słowami, mów mi Kizia, wszyscy tak robią. Władza ludowa niewątpliwie robiła na niej wrażenie. Świadczyły o tym wytrzeszczone oczy i sztywna postawa. Nie na tyle jednak, żeby przesłuchiwana zrezygnowała z gniewnego tonu. Jak ta dziewczyna wyglądała? Mogłaby ją pani opisać? Normalnie, jak one wszystkie. To znaczy: blondynka, brunetka, jak była ubrana? Zwyczajnie! Czy ja się obcym dziewuchom przyglądam? Zdesperowany porucznik przymknął oczy. Dobrze, może zacznijmy od łatwiejszego pytania. Dziewczyna, mówi pani, ale w jakim wieku mniej więcej? Piętnaście lat, dwadzieścia. Kazimiera wzruszyła ramionami. Piętnaście będzie blisko. Coś jeszcze pani zauważyła, kolor włosów, wzrost. Pod czapką kudły chowała, to co miałam zauważyć? Wzrost normalny, nieduża, niemała. A ta czapka, jak wyglądała? I jak jak czapka. Siedząca przy maszynie do pisania Beata, stłumiła śmiech. Drzwi skrzypnęły, uchyliły się i przez szparę zajrzała wychudzona smętna twarz sierżanta Krupy. Za chwilę wracamy. Bogusz skinął na beatę. Ta baba ma w domu gorszy syf niż ja, oznajmił krupa, kiedy wyszli na korytarz. Ale plecak znalazłem. I dałem razem z kurtką do zbadania technikom. A aparat fotograficzny? Zapytał porucznik. Krupa pokręcił głową. Pewnie sprzedała i teraz nie chce się przyznać, mruknęła beata. Albo morderca pozbył się go osobno, bo za bardzo zwracałby uwagę, uzupełnił bogusz. Ubrania w śmietniku to nic niezwykłego, ale aparat mógłby kogoś zdziwić. Ja bym się skupił na dziewczynie. Kim jest? Skąd miała te rzeczy? Może warto pokazać tej kobiecie zdjęcia koleżanek Asi czy Pawła. O ile zakład, że nikogo nie rozpozna? Beata nie kryła zniechęcenia. Nie zaszkodzi spróbować, upierał się bogusz, przenosząc wzrok na krupę. Zajmij się tym. Co? Chudy sierżant oderwał wzrok od okna, po czym natychmiast się poprawił. Słucham? Słyszałeś? I ja? Tak, oczywiście. Beata posłała mu spojrzenie, które mówiło Nie przejmuj się, za chwilę wszystko ci wyjaśnię. Miała nadzieję, że zrozumiał. Myślisz, że naszym mordercą może być nastolatka? Zapytała, żeby odciągnąć uwagę od krupy. Nie sądzę, odparł Bogusz. Silna dziewczyna pewnie dałaby radę rozbić komuś głowę, ale wtedy kąt, pod jakim zadano rany, byłby inny. Chyba że to bardzo wysoka nastolatka z metr osiemdziesiąt, a nikt podobny w czasie śledztwa się nie pojawił. Czekaj! Sierżant zmarszczyła brwi, tak? Przyszło mi do głowy, że zabójca niekoniecznie musi być wysoki. Może oni, to znaczy Paweł i Asia, klęczeli, kiedy ich uderzył, albo uderzyła wtedy kąt by się zgadzał. Masz na myśli, że padli na kolana, żeby błagać o życie? Nie pasuje mi do Pawła takie zachowanie. Chłopak podobno był dość bojowy. Może nie błagali o życie, może. nie wiem, to klęczenie było elementem jakiejś zabawy albo zwyczajnym wygłupem. Jedno dziecko może skłonić drugie do uklęknięcia bez używania gruźb. Założyliśmy, że morderca jest silnym mężczyzną, bo Paweł był wyrośniętym chłopcem, który nie dałby się pokonać Słabeuszowi. Ale takie myślenie ma sens tylko jeśli ofiara spodziewała się ataku. A jeśli nie, może do kamieniołomu zszedł ktoś, komu Paweł ufał. Pamiętaj, że Szymek biegł do mordercy. Pamiętam. Ale nastolatka? To absurd. Nie masz pojęcia, do czego są zdolne kobiety pomyślała Beata. Założę się, że nawet ta myszowata psycholożka, którą uważasz za wcielenie niewinności, mogłaby niejednym cię zaskoczyć. Choć swoją drogą Bogusz trochę racji miał. Mało prawdopodobne, żeby sprawcą okazało się dziecko. I jeszcze Maria Lenarczyk, porucznik zmienił temat, znalazła zwłoki Asi, a teraz jej kurtkę i plecak. Pewnie to przypadek, ale czasem mam wrażenie, że ta cholerna kobieta jest wszędzie. Cokolwiek w tym śledztwie się dzieje, zawsze prędzej czy później prowadzi do niej. Jest kluczem do rozwiązania sprawy, powiedziała łagodnie sierżant. Oboje przecież o tym wiemy. Rozdział dziewiąty. Katowicki dworzec był przygnębiająco zimny i brudny, ale Blanka nie zamierzała wybrzydzać. Noc spędziła skulona na ławce, budząc się co chwila i patrząc, jak wskazówki wielkiego zegara pokazują kolejne godziny. Pierwszą, drugą i trzecią. Megafony nad jej głową chrypiały, zapowiadając odjazdy i przyjazdy pociągów. Nieliczni pasażerowie pojawiali się na dworcu, a potem znikali. Dwa razy kierowana zwierzęcym instynktem wstała i chowała się przed patrolem sokistów. Raz zaczepił ją pijaczek, który zaproponował, że dostanie 20 zł, jeśli pójdzie z nim do publicznej toalety. Dziewczynka zbluzgała go i kazała się wynosić. Ale gdzieś wewnątrz tkwiła myśl, której na razie starała się nie dopuszczać do świadomości. Że być może już niedługo na taką propozycję będzie musiała się zgodzić. Udało jej się wyżebrać bułkę z pastą jajeczną, nie była więc głodna, ale za to coraz bardziej drapało ją w gardle i co chwila chciało jej się sikać. Przeziębiła się, niech to szlak. Na szczęście babcia klozetowa okazała się sympatyczna i nie brała od niej pieniędzy. Zrobiła nawet blance gorącą herbatę i pozwoliła posiedzieć przy grzejniku. Dziewczynka chętnie zostałaby tam dłużej, ale w ubikacji strasznie śmierdziało, a ona nie była jeszcze na tyle zdesperowana, żeby nie zwracać na to uwagi. Mogłaby wsiąść do pociągu i pojechać gdzieś, licząc, że uda jej się po drodze wykiwać konduktora. Kusił wyjazd nad morze Gdańsk, Gdynia, Sopot. Gdy z megafonów padały nazwy tych miast. Blanka czuła, że jej serce zaczyna mocniej bić. Zamykała wtedy oczy i wyobrażała sobie fale liżące złocisty piasek plaży i ludzi w strojach kąpielowych, sączących kolorowe drinki, jak w filmach, które widywała w kinie. Nad ranem zasnęła wreszcie, ukołysana marzeniami. Zbudziło ją szarpanie za ramię. Stawaj, to nie hotel, no już! Jeszcze zanim na dobre otworzyła oczy. Zrozumiała, że popełniła błąd, ale było za późno. Pochylały się nad nią twarze umundurowanych milicjantów. Jedna młoda, z sypiącym się wąsem, druga starsza i okrągła jak księżyc w pełni. Blanka szarpnęła się w tył, ale wąsaty był szybszy. Nie tak prędko. Najpierw sobie pogadamy. Ile masz lat? Dokumenty jakieś pokaż. Dziewczynka patrzyła w milczeniu. Język połknęłaś? Odezwał się starszy. Jak ci na imię? Grzecznie pytamy. Gdy nie odpowiedziała, wąsaty bez ceregieli wsadził rękę do kieszeni jej kurtki, pogrzebał tam i z triumfem wyjął legitymację szkolną. Blanka miała łzy w oczach. Pierwszy błąd popełniła nie wyrzucając tej cholernej legitymacji, a drugi zasypiając na ławce. Nie zamierzała popełnić trzeciego i odezwać się, kiedy zarzucili ją pytaniami. Rozdział 10. Telefon zadzwonił, gdy Maria karmiła kota. Zastygła z miską pełną gotowanej ryby i dopiero po chwili, ponaglona pełnym oburzenia miałknięciem, postawiła ją na podłodze. – Nie denerwuj się – pogłaskała czarny grzbiet, a potem odebrała. – Cześć! – w słuchawce powitał ją wesoły głos Alicji. – Dzwonię, żeby zapytać, co u ciebie słychać. Wszystko w porządku? – Tak – odpowiedziała odruchowo, ale zaraz się poprawiła. Do diabła, nie, mam wrażenie, że wszystko wokół zaczęło się walić. Wiem coś o tym, w głosie Alicji brzmiało teraz współczucie. Jakby całe miasto nagle oszalało. Najpierw Wojtek, potem biedna asia, a ostatnio ten chłopiec z łubnic. Słyszałaś o nim, prawda? Słyszałam. Nadal uważasz, że te zbrodnie mają coś wspólnego z tym, co kiedyś przydarzyło się tobie? Owszem, słuchaj, wpadłam na pewien pomysł. Może to głupie, ale mam przeczucie. Maria zawahała się. Tak? Kiedy wróciłam z lasu, miałam sześć lat, a na tyle mniej więcej wyglądają narysowane przez Wojtka dzieci. Pomyślałam sobie, że może. może przytrafiło się im to samo co mnie. Nie wiem, były świadkami czyjejś gwałtownej śmierci, albo coś w tym rodzaju, rozumiesz? Przez chwilę w słuchawce panowała cisza. Ala, jesteś tam? Jestem, przepraszam, jakieś zakłócenia na linii. To przez ten cholerny śnieg. Mów dalej. Zaczęłam szukać w bibliotece wypadków i zabójstw z 1976 roku albo 1977, bo wtedy dzieci były w odpowiednim wieku. Znalazłam parę spraw, które wydają się podobne do tego, co dzieje się teraz. Yy, wiesz, rozbite głowy, ciała znalezione w lesie. Zrobiłam nawet notatki. Czekaj, moment, cholera znowu coś przerywa. Jesteś tam? Tak. Wpadnij do nas dziś wieczorem, to pogadamy na spokojnie z Piotrkiem. Mówiłam ci, on jest inteligentny i na pewno coś wymyśli. Na pewno? Nie chciałabym robić kłopotu. Maria nie dodała, że ostatnią wizytę trudno było zaliczyć do szczególnie udanych. Na pewno! Piotrek daje słowo harcerza, że tym razem zaszczyci nas swoją obecnością. Co ty na to? Dasz się namówić? Wpadnę po ciebie koło szóstej. Pozwól nam się zrehabilitować i zgódź się. Plo Ala zasepleniła jak mała dziewczynka. Maria roześmiała się. W porządku, zgoda. Zastanawiam się tylko, czy powinnam. Słuchawce rozległ się trzask, a potem przeciągły sygnał zerwanego połączenia. Powiedzieć o tym milicji, dokończyła cicho. Rozdział jedenasty. Telefon z wiadomością, że Blanka Janik się znalazła, porucznik odebrał wczesnym rankiem, jeszcze zanim zdążył wypić pierwszą poranną kawę. Nie chcę powiedzieć, jak się nazywa, ale miała w kieszeni legitymację na takie nazwisko. I zdjęcie też się zgadza, powiedział dyżurny z komisariatu kolejowego w Katowicach. Co mamy z nią zrobić? Wsadzić do pociągu i odesłać? Nie, bo uznał, że skoro Blanka uciekła raz, to pewnie ucieknie i drugi. Możecie nam ją podrzucić? Najlepiej samochodem, żeby nie zwiała po drodze. Człowieku, czy ja wyglądam jak taksówkarz? Mamy lepsze rzeczy do roboty niż wożenie nastolatek. Porucznik przymknął oczy i. Przywołał na pomoc całą swoją siłę przekonywania. Ta dziewczynka jest ważnym świadkiem w śledztwie, które właśnie prowadzimy. Musimy ją jak najszybciej przesłuchać. Czas, który stracimy, żeby po nią jechać, może zdecydować o złapaniu zabójcy. A mamy tu trzy trupy. Ta sprawa tych dzieciaków, co? Dyżurny trochę złagodniał. U nas też już o tym gadają. Macie tam seryjnego, czy jak? Nie wiemy jeszcze. Bogusz przełożył słuchawkę z ręki do ręki. I przetarł spocone czoło, a potem dodał przełykając dumę. Dlatego potrzebujemy wszelkiej możliwej pomocy. Dobra, niech będzie. Wyślę któregoś z młodych, niech się przejedzie. Powinni być u was koło południa. Dziękuję. Milicyjny polonez z katowicką rejestracją pojawił się cztery godziny później. Młody funkcjonariusz otworzył tylne drzwi i wywlógł stamtąd na burmuszoną dziewczynkę. Koniec podróży, oznajmił, a potem wyprężył się służbiście przed boguszem. Melduję, że świadek dwa razy podjął próbę ucieczki, raz jak zatrzymaliśmy się, żeby skorzystać z toalety, i drugi, kiedy. Dobrze już, teraz my się nią zajmiemy. Możesz wracać. Najpierw wejdź do środka, napijesz się przynajmniej czegoś ciepłego, dodała szybko beata, która zeszła właśnie po schodkach komendy. A jeśli chcesz coś zjeść, to niedaleko jest całkiem niezły bar. Chłopak zaczerwienił się i podziękował skinieniem głowy. Brata ujęła blankę za ramię. Chodź, powiedziała. Ty też pewnie jesteś głodna. Pół godziny później, napchana po uszy bigosem i napojona gorącą herbatą, dziewczynka siedziała w pokoju przesłuchań. Ciepły posiłek nie złagodził ani na jotę, niechętnego wyrazu jej twarzy. Usta miała zaciśnięte w wąską kreskę, wzrok odwracała od twarzy bogusza. W porządku, teraz pogadajmy poważnie, zaczął porucznik. Nazywasz się Blanka Janik? wzruszyła ramionami. Muszę mieć potwierdzenie do protokołu. Tak, bąknęła. Dlaczego uciekłaś z domu dziecka? Znowu wzruszyła ramionami. Zacięty, ponury wyraz twarzy dodawał jej lat. Boguszowi chwilami trudno było uwierzyć, że to ta sama dziewczynka, której zdjęcie wisiało u niego w gabinecie. Wszyscy czasem uciekają, odpowiedziała. Też chciałam spróbować. W środku zimy? Czemu nie? Mogę już wrócić do sióstr? Nie. Najpierw musimy ci zadać parę pytań. Poznajesz któreś z tych dzieci? Rozłożył na stole fotografię Wojtka, Pawła, Asi oraz Szymka. Nie. Nawet nie popatrzyłaś. Prześliznęła się po zdjęciach spojrzeniem i zaraz znowu odwróciła wzrok. Nie. Przyjrzyj się nalegał. Nie znam ich. W jej twarzy jednak coś drgnęło. Na widok której fotografii? Porucznik nie był pewien, ale mógłby się założyć, że dziewczynka kłamie. A ten potwór, o którym opowiadałaś kolegom i koleżankom? To jakaś konkretna osoba? Głupi pan jest, czy jak? Blanka wydała usta. Potwory nie istnieją. Wymyśliłam go, w porządku? Nie musisz się nas bać, rzuciła z maszyny do pisania Beata. Chcemy ci pomóc. Jeśli ktoś ci grozi, możemy cię ochronić. Bogus posłał jej ostre spojrzenie. Nie wtrącaj się, mówił jego wzrok. Więc sierżant posłusznie skupiła się na stukaniu w klawisze. Nie żyją cztery osoby: Wojtek Kapuściak, Paweł Kurzeja, Asia Grabkowska i Szymek Szmajdziński. Wiesz coś na temat którejkolwiek z tych śmierci? Nie, burknęła, ale przez chwilę w jej oczach zamigotało coś jakby zdziwienie. I znów porucznik nie wiedział przy którym nazwisku Przepraszam, że zwiałam i w ogóle. W porządku? Bardzo mi przykro, więcej tego nie zrobię. A, a teraz mogę już wrócić do sióstr? Bogusz westchnął i skinieniem wywołał Beatę na korytarz. To na nic, mruknął zniechęcony. Może ona naprawdę niczego nie wie? Moim zdaniem wie tylko, że jak znud, boi się, orzekła sierżant. Myślisz? Zaufaj mi, potrafię poznać, kiedy dziewczyna kłamie. Może ja z nią pogadam? wzruszył ramionami. Spróbuj. Beata wróciła piętnaście minut później, nic nie wskurawszy. Porucznik nie wiedział, czy jest tym rozczarowany, czy wręcz przeciwnie, cieszy się, ponieważ niższa stopniem kobieta nie okazała się lepsza od niego. Zacięła się, powiedziała sierżant. Ktokolwiek ją nastraszył, zrobił to cholernie dobrze. Nie możemy przecież tej dziewczyny aresztować i zostawić na noc w celi. W głosie bogusza zabrzmiała odrobina autentycznego żalu. To jeszcze dziecko, które w dodatku nic złego nie zrobiło, uzupełniła Beata. Musimy ją odwieźć do klasztoru, nie ma wyjścia. Problem w tym, że ona znowu ucieknie. Bogusz był coraz bardziej rozdrażniony. Próbowała już kilka razy, więc niby co miałoby ją powstrzymać? Ta panna z jakiegoś powodu zdecydowanie nie chce zostać w mgielnicy, mruknęła sierżant. Może... Wyślemy z nią kogoś, na przykład tego pryszczatego chłopaka z Wilkowic, żeby miał na dziewczynę oko. W ten sposób przypilnujemy, żeby nie zwiała, a jednocześnie żeby nikt nie zrobił jej krzywdy. Nie chcę, żeby ta mała skończyła jak reszta dzieci. Bogusz nie wydawał się zachwycony takim rozwiązaniem. Ostatecznie jednak skinął głową, zapakował do samochodu Blankę i pryszczatego funkcjonariusza, który miał na imię Jurek, po czym zawiózł oboje do domu dziecka. Dziewczynka nadal była milcząca i naburmuszona, ale porucznik odniósł wrażenie, że posiadanie własnej obstawy w pewien sposób sprawiało jej przyjemność. Czuła się teraz ważna, może więc przynajmniej przez jakiś czas usiedzi na miejscu. Pod klasztorem Blankę powitała Teresa oraz siostra przełożona. Pierwsza wyściskała uciekinierkę i wycałowała, druga suchym tonem poleciła jej udać się do pokoju i zapowiedziała, że jeszcze porozmawiają. Informację, że w klasztorze będzie nocował młody funkcjonariusz, przyjęła równie niechętnie. To nie jest hotel komisarzu, oznajmiła chłodnym tonem. I nie chcę tutaj żadnej milicji. Staramy się wychowywać te dzieci w duchu chrześcijańskim. Proszę nas zrozumieć. Porucznik już miał zwrócić uwagę, że nie jest komisarzem i zapytać, co ma milicja do chrześcijańskiego ducha, kiedy niespodziewanie poparła go Teresa. Dziewczynka będzie dzięki temu bezpieczniejsza, powiedziała. Poza tym to nie potrwa długo, bo przecież szybko tego morderce złapiecie, zwróciła się do bogusza. Oczywiście, że złapiemy, to kwestia najbliższych dni, może nawet godzin. Siostra przełożona niechętnie skinęła głową, po czym kiwnęła na pryszczatego Jurka. Proszę za mną. Bogusz zatrzymał Teresę jeszcze na chwilę. Musisz mi pomóc, szepnął, chwytając ją za łokieć. Ta dziewczynka coś wie, ale nie chce powiedzieć. Może ty zdołasz to z niej wyciągnąć? Ona cię lubi. Jeśli będzie mi chciała o czymś powiedzieć, to oczywiście jej wysłucham. Teresa zręcznie wywinęła się z jego uścisku. Ale nie zamierzam Blanki do niczego zmuszać. Kto mówi o zmuszaniu? Po prostu przyciśnij ją trochę, użyj jakichś psychologicznych sztuczek. Pewnie znasz ich sporo. To ważne. Teresa miała bardzo piękne, szarozielone oczy, w które bogusz uwielbiał patrzeć. Teraz te oczy były zimne, jak leżący dookoła śnieg. Ważne dla ciebie, nie dla mnie. Moim zadaniem jest opieka nad tymi dziećmi. I ja cieszę się przede wszystkim z tego, że Blanka wróciła cała i zdrowa. A nie obchodzi cię, że jeśli dziewczynka nie zacznie mówić, więcej nastolatków może zginąć? To twoja praca, nie moja. Jestem pewna, że jakoś sobie poradzisz. Odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi. Co ją ugryzło? Zastanawiał się bogusz, wsiadając do samochodu. Nie znał się na kobietach. Cała jego wiedza pochodziła z książek i tego, co usłyszał od kolegów. Może to prawda, że od płci pięknej mężczyzna nie powinien oczekiwać racjonalnego zachowania? Nie zamierzał jednak się tym przejmować. Teresa zrobi, co powinna zrobić. Był tego pewien. Rozdział dwunasty. Beata odebrała telefon. Maria Lenarczyk chce rozmawiać z panią albo z porucznikiem Boguszem, rozległ się w słuchawce głos sekretarki. Przełączyć? Proszę. Sierżant poczuła, że jej serce zaczyna mocniej bić. Telefon od Marii Lenarczyk mógł oznaczać wszystko, od nowych problemów, aż po ich ostateczne rozwiązanie. Pani Beata? Maria sprawiała wrażenie zdenerwowanej. Tak, coś się stało? Nie, tylko mam taki pomysł. Może to nie ma sensu, ale sama nie wiem. Nie chciałabym niepotrzebnie zajmować wam czasu. Proszę się tym nie przejmować. Beata przygotowała się na wyjątkowo nieskładną wypowiedź. Na tym etapie śledztwa wszystko może nam pomóc. Maria mówiła, podczas gdy sierżant notowała jej słowa. Na razie w ogóle nad nimi nie myślała, zostawiła to na później. I jeszcze coś. Dodała na koniec nauczycielka. Podobno wróciła ta dziewczynka z domu dziecka. Kto to pani powiedział? Beata zdumiała się. Co prawda wiadomości w mgielnicy rozchodziły się szybko, ale chyba nie aż tak. Kiedy czekałam na połączenie, usłyszałam w tle, jak rozmawia o tym dwóch milicjantów. Mówili, że Blanka się znalazła, ale nie chce niczego powiedzieć. To prawda? Zgadza się. Beata uznała, że nie ma sensu kłamać. Jesteście przekonani, że ta dziewczynka to jedno z dzieci narysowanych przez Wojtka? Istnieje taka możliwość. Tu sierżant wolała być ostrożna. W takim razie możecie zapytać którąś z jej opiekunek, czy Blanka kiedykolwiek wróciła z lasu w zakrwawionym ubraniu. Słyszy mnie pani? Tak, ale nie widzę związku. Zapyta pani? Zapytam, obiecała Beata. – Dlaczego nie? – pomyślała chwilę później, odkładając słuchawkę. Maria Lenarczyk może i zachowywała się dziwacznie, ale ta sprawa była na tyle nietypowa, że nie zaszkodziło spróbować. Sierżant zaparzyła sobie kawę, a potem przyniosła z archiwum stos grubych teczek i rozłożyła je na biurku Staszka Krauzego, który pojechał z córką do szpitala na kolejną dializę. Własnego nie miała, o co swoją drogą powinna już dawno się upomnieć ale zawsze jakoś wypadało jej to z głowy. Beata znacznie lepiej walczyła o interesy innych niż o własne. Miała za to mnóstwo czasu, co w tej sytuacji zakrawało na ironię losu. Sprawa zamordowanych dzieci była priorytetem, wszystkie okoliczne posterunki oddelegowały do niej co najmniej po jednym człowieku, także bogusz dysponował grupą liczącą dwadzieścia kilka osób. Tyle, że po początkowym okresie wzmożonej aktywności wszyscy ci ludzie niewiele mieli do zrobienia. Ślady zostały zebrane, świadkowie przesłuchani. Sprawdzano teraz rodzinę i znajomych Szymka, jednak nikt nie wierzył, że to cokolwiek da. Beata, podobnie jak jej koledzy, mogłaby się założyć o swoją pensję, że wynik będzie identyczny jak w przypadku pozostałych dzieci. Brak jakichkolwiek związków pomiędzy ofiarami, brak prowadzących do zabójcy śladów. Kimkolwiek był tajemniczym morderca, potrafił znakomicie ukryć swój motyw. Śledztwo ślimaczyło się, stare tropy urywały, a nowych nie było. Owszem, na komendzie wciąż panował gwar, mundurowi pojawiali się i znikali, a w pomieszczeniach, w których trwały dyskusje, wisiała gruba zasłona papierosowego dymu. Lecz niewiele z tego chaosu wynikało. Wszyscy o tym wiedzieli, choć nikt nie przyznawał tego głośno. Beata coraz częściej widziała zniechęcenie na twarzach kolegów. Parę razy też zdarzyło jej się natknąć na młodych funkcjonariuszy, którzy zamiast pracować szli na piwo do pobliskiego baru. Jedynym, który wciąż wierzył, że morderce uda się szybko złapać, był bogusz. Upływające godziny tylko wzmagały jego desperację, a dziś miał przyjechać z Wrocławia podpułkownik Derkacz, który przejmie od porucznika śledztwo. Sierżant dupiła łyk kawy i pogrążyła się w lekturze starych akt. Wolała nie rzucać się w oczy, by nie prowokować pytań czy to, co teraz robi, ma jakikolwiek sens. Sama jeszcze tego nie wiedziała. Około trzeciej wrócił bogusz w jeszcze gorszym humorze niż wtedy, kiedy Bata widziała go ostatnim razem. Sierżant na wszelki wypadek wcisnęła się głębiej w kąt i zrezygnowała z wyprawy po drugą szklankę kawy. Im dłużej nikt nie zwracał na nią uwagi, tym dłużej mogła w spokoju zająć się swoją pracą. Sięgnęła po kolejną teczkę. Atmosfera na komendzie stawała się coraz bardziej nerwowa. Beata z za drzwi słyszała pokrzykiwania, pogusza, który sztorcował właśnie któregoś z młodszych starzem funkcjonariuszy. Ktoś co chwila przebiegał korytarzem i trzaskał drzwiami. Starała się od tego wszystkiego odciąć i udało jej się tak skutecznie zanurzyć w sprawach sprzed lat, że kiedy pół godziny później do gabinetu wsunęła głowę nowa sekretarka, sierżant z trudem wróciła do właściwego czasu. Pani Beato! Ten człowiek z Wrocławia przyjechał, powiedziała Wioletta trochę przerażona, a trochę podekscytowana. Pójdzie pani z nim pogadać, bo porucznika bogusza nigdzie nie mogę znaleźć. Już idę. Beata odłożyła akta na biurko. Podpułkownik Derkacz okazał się szczupłym mężczyzną około czterdziestki, o szpakowatych skroniach, lekko arystokratycznym wyglądzie i bladych dłoniach z długimi palcami. Sprawiał wrażenie raczej pianisty niż funkcjonariusza służb publicznych, choć było w nim coś jeszcze, jakaś twardość, która nie pasowała do wizerunku artysty, za to do milicjanta zdecydowanie bardziej. Sierżant Beata drzymała, przedstawiła się. Proszę za mną, napijemy się czegoś ciepłego, odpocznie pan po podróży. Chciałbym, jeśli to możliwe, od razu zapoznać się ze sprawą. Głos miał miły, melodyjny, ale beata nie wątpiła, że w każdej chwili może się zmienić w ostry i rozkazujący. Jedno nie przeszkadza drugiemu, uśmiechnęła się uprzejmie. Może pan pić kawę i zapoznawać się ze sprawą, prawda? Podoba mi się pani tok myślenia. Wyszczerzył do niej idealnie białe zęby, jak u aktora z hollywoodzkiego filmu. Gdzie ten cholerny Bogusz? Myślała, kiedy Derkacz przeglądał akta, a ona starała się w miarę możliwości jasno streścić ostatnie wydarzenia. Gdzieś zadzwonił telefon, do gabinetu weszła Violetta, niosąc na tacy dwie szklanki z kawą i talerzyk wedlowskich delicji. Beata, która jeszcze nigdy nie dostąpiła zaszczytu, żeby do kawy dostać ciastko, skwapliwie skorzystała z okazji i porwała od razu trzy. Wioletta ociągała się z wyjściem, prezentując nowo przybyłemu smukłe nogi w nylonowych rajstopach i zgrabne pośladki opięte spódniczką mini. Podpułkownik jednak nie zwracał na nią uwagi. Wyglądał w tej chwili jak uosobienie milicyjnego ideału, męski, przystojny i całkowicie oddany pracy. Bogusz przyszedł, kiedy w ustach beaty zniknęła piąta delicja, a w szklance z kawą pokazało się dno. O dziwo nie wydawał się w najmniejszym stopniu zdenerwowany. Wręcz przeciwnie, był całkowicie rozluźniony i uśmiechnięty. Podpułkownik Derkacz, zgadza się, powiedział. Porusznik Adam Bogusz, bardzo się cieszymy, że przyjechał pan nam pomóc. Niestety trochę się pan spóźnił, bo właśnie jedziemy aresztować mordercę. Rozdział trzynasty. Ala odebrała od gościa płaszcz i powiesiła go w przedpokoju. Chodź, powiedziała, przedstawię cię Piotrowi. Dziś chyba wreszcie jest w dobrym humorze. Poprowadziła koleżankę schodami w górę do niewielkiego pokoju, gdzie w fotelu siedział owinięty kocami szczupły mężczyzna. Obok na stoliku leżało kilka chusteczek, syrop na kaszel i opakowanie polopiryny. To jest Piotr, a to Maria. Piotr obiecał, że będzie dziś grzeczny, prawda? Alicja pochyliła się i cmoknęła go w policzek. Roześmiał się, a potem rozkaszlał chrapliwie. Był równie ładny jak na zdjęciu, które widziała w gazecie. Właśnie ładny, a nie przystojny, bo w jego rysach było coś kobiecego. Starsza, bardziej męska wersja twarzy Alicji. Prawda, czasem potrafię być nieznośny powiedział podając Marii rękę. Miał zaskakująco silny uścisk, a jego głos, mimo chrypki, był melodyjny i miły. Przepraszam, że nie wstaję dodał z nutą ironii. Od jakiegoś czasu nie czuję się najlepiej. Nie ma problemu, bąknęła, jak zawsze skrępowana w obliczu choroby. Poza tym nie ukrywam, że bałem się spotkania z tobą, Mario. Dla kogoś takiego jak ja poznanie nowej osoby to wielki stres. Poprzednim razem spanikowałem, wybacz. Przyniosę ciasto i herbatę, a wy się lepiej poznajcie, oznajmiła Alicja energicznie. Tylko nie zbliżaj się do niego za bardzo, bo jeszcze cię zarazi. Ja jestem odporna, rzadko choruję, ale ty wyglądasz, jakby byle wiatr mógł cię zdmuchnąć. Maria usiadła w fotelu obok, czując się trochę głupio. O czym właściwie miała z Piotrem rozmawiać? O pogodzie? Morderstwach? Cóż, ten temat niewątpliwie cieszył się ostatnio w miasteczku sporą popularnością. Na szczęście mężczyzna wybawił ją z kłopotu. Nie masz nic przeciwko, żebyśmy mówili sobie po imieniu? Ala tyle mi o tobie opowiadała, że czuję się, jakbym znał cię od dawna. Y, nie mam. I jak? Właśnie tak mnie sobie wyobrażałeś? Sam nie wiem przechylił lekko głowę. Nie sądziłem, że będziesz taka wysoka. No i jesteś zdecydowanie ładniejsza niż myślałem. Ale reszta się zgadza. Był zwyczajnie uprzejmy, czy próbował ją podrywać? Zimą Maria nie miała ochoty na flirty. Słowne gierki męczyły ją tylko i dezorientowały. Teraz jednak ze zdumieniem odkryła, że w przypadku Piotra to by jej nie przeszkadzało. Uśmiechnęła się na myśl, że jeszcze niedawno wyobrażała go sobie jako kapryśnego kalekę, który swoją chorobą terroryzuje młodszą siostrę. Alicja zawołała z kuchni, prosząc o pomoc, i Maria zerwała się z fotela. Chwilę później siedzieli już wokół zastawionego stolika. Gdy Piotr znów zaczął kaszleć, Ala spojrzała na Marię. Prosiłam, żeby pozwolił mi wezwać lekarza, ale jest tu party, jak osioł. — Nic mi nie jest, ale lekarze w tym mieście i tak mają pełne ręce roboty. Nie ma potrzeby zawracać im głowy moim przeziębieniem. Młodsza kobieta westchnęła demonstracyjnie, po czym zmieniła temat. — Maria ma teorię, że te wszystkie morderstwa mogą mieć związek z jakąś śmiercią czy wypadkiem, które zdarzyły się osiem lat temu. Zgadza się? Maria zakłopotała się lekko. Pomysł jeszcze do niedawna całkiem sensowny, teraz wydawał się absurdalny. Pomyślałam, że skoro mnie zdarzyło się coś złego, kiedy miałam sześć lat, to może tym dzieciom też, ale to głupie wiem. Nie lekceważ przeczuć, Mario, powiedział łagodnie Piotr. Instynkt potrafi być skuteczniejszy niż racjonalne myślenie. Poza tym logikę pozostawmy milicji, to ich działka. Pokaż te swoje notatki, Alicja oblizała łyżeczkę. Maria wyjęła z torby nieodłączny czarny notes i przekartkowała go. Powaga, z jaką Ala i Piotr przyjęli jej teorię, w pewien sposób mile ją połechtała. Chrząknęła: Znalazłam siedem przypadków, które mogłyby w taki czy inny sposób pasować: zamarznięty staruszek, samochód, który zjechał z mostu i został porwany przez rzekę, zastrzelony student, zatrute grzybami dziecko i morderstwo Sabiny Grajek. Wszystko to zdarzyło się albo w lesie, albo gdzieś niedaleko. Mam jeszcze napad rabunkowy na starszą panią i zniknięcie małej dziewczynki. Te dwa ostatnie przypadki nie mają nic wspólnego z lasem, ale zanotowałam je, ponieważ kobiecie rozbito głowę, a Małgosia sama, nie wiem. Może dlatego, że to dziecko. Mogę zobaczyć? Piotr wyciągnął rękę. Maria wręczyła mu notatki. I co? Ala była podekscytowana jak dziewczynka, która oczekuje, że magik za chwilę wyciągnie z kapelusza królika. Starszą panią bym pominął, powiedział piotr. Wszystko tu wskazuje na zwyczajny napad rabunkowy, a walenie ofiary w głowę jest dość powszechnym sposobem krzywdzenia bliźnich. Podobnie dziecko, które najadło się trujących grzybów. Tragedia, jasne, ale nie wydaje mi się, żeby było w tym coś więcej niż fatalny w skutkach przypadek. Staruszek cierpiał na demencję, dlatego wyszedł z domu, a potem zamarzł w lesie. Ten zastrzelony student. Pamiętam go. Parę lat temu przyjechał tu latem i kręcił się po miasteczku. Kiedy zginął, wszyscy mówili, że w Poznaniu wpadł w nieodpowiednie towarzystwo, miał długi i robił ciemne interesy. Też go pamiętam. Ala zachichotała. Podrywał chyba wszystkie miejscowe dziewczyny. Wiem, ile takie małomiasteczkowe plotki są warte. Kontynuował Piotr, ale moim zdaniem tym razem było w nich sporo prawdy. Zresztą chłopak był u nas z góra dwa tygodnie. Trudno, żeby tak szybko narobił sobie śmiertelnych wrogów. Zostają więc trzy przypadki, które wyglądają obiecująco: samochód zjeżdżający do rzeki, zaginione dziecko oraz morderstwo Sabiny. Dlaczego matka straciła panowanie nad kierownicą? Nie była pijana, bo wspomnieliby o tym w gazecie. Może jakieś zwierzę nagle skoczyło jej pod koła? zasugerowała Maria. Może. Piotr sięgnął po kawałek posypanej cukrem pudrem szarlotki. Cieszę się, że nie wykluczasz najprostszych wyjaśnień. A potem ta dziewczynka. Zaginione dzieci zawsze budzą emocje, prawda? Zwłaszcza jeśli są zbyt małe na samodzielną ucieczkę. A ona chyba była. Miała osiem lat. Właśnie. Jeśli taki maluch zniknie, to znaczy, że albo się zgubił, albo ktoś go porwał. W pierwszym przypadku najczęściej prędzej czy później znajduje się albo samo dziecko, albo przynajmniej jego ciało. Pamiętasz, czy ta dziewczynka się odnalazła? Spojrzał na Ale, która pokręciła głową, po czym objęła się ramionami i zadrżała, jakby nagle zrobiło jej się zimno. Biedna mała, mruknęła. Poważnie myślicie, że ktoś ją porwał, a potem może nawet zabił? Ten sam człowiek, który zamordował Pawła, Asie i tego trzeciego chłopca? Dziewczynka była sporą młodsza, kiedy zaginęła, więc sama, nie wiem, Maria potarła czoło. Chociaż Małgosia musiała być mniej więcej w tym samym wieku co Paweł i reszta dzieci. W siedemdziesiątym siódmym miała osiem lat, a oni po sześć. Może ją znali? Może byli świadkami, jak ktoś zabił ich koleżankę? Boże. Nigdy bym nie pomyślała, że kiedykolwiek będę się zastanawiała nad takimi rzeczami. Ale tak naprawdę najbardziej obiecująco wygląda sprawa Sabiny Grajek, Piotr oddał notes. Swego czasu to była w Mgielnicy prawdziwa sensacja. Sabina, roześmiał się, a potem znowu zaczął kaszleć. Sabina była naszą miejscową fan Czy może powinienem powiedzieć Marią Magdaleną? Wiesz, typ pięknej, prowokującej grzesznicy. Mężczyźni biegali za nią z wywieszonymi językami, stare baby obgadywały, a ona ze wszystkich się śmiała. Śliczna była. Czarnowłosa i czarnooka jak prawdziwa cyganka. Przestań! Ala zachichotała, bo jeszcze Maria coś sobie pomyśli. Żartuję mrugnął sięgając po szklankę. Chociaż nie ukrywam, że mam słabość do ciemnowłosych kobiet. Maria zarumieniła się lekko. Większość podejrzewała, że Sabinę udusił jej ostatni chłopak, z którym pokłóciła się w wieczór morderstwa podjął Piotr. Ale tak naprawdę pół miasta miało motyw, żeby ją zabić. Wszyscy ci porzuceni albo zlekceważeni mężczyźni i zdradzone żony potrząsnął głową. Wiecie? Przyszło mi do głowy, że byłoby zabawnie, gdyby się okazało, że Sabina zginęła z zupełnie innego powodu niż jej erotyczne przygody. Choć zabawnie to niewłaściwe słowo. Może powinienem powiedzieć ciekawie. To paskudne tak rozmawiać o cudzej tragedii, ala wzdrygnęła się. Nie bądź hipokrytką, moja droga, zainteresowanie zbrodniami to nic nowego, powiedział lekko Piotr. Ludzie zawsze uwielbiali krwawe opowieści i przez wieki nic się w tym względzie nie zmieniło. Sabinę znaleźli z opuchniętym językiem, wystającym z ust i majtkami spuszczonymi do kostek. Cała mgielnica o tym plotkowała. Przepraszam. Szepnęła Maria, po czym wstała gwałtownie. Łyżeczka zsunęła się z talerzyka i ze stukotem spadła na podłogę. Kobieta zbiegła po schodach, weszła do kuchni, minęła zlew pełen naczyń i oparła czoło o zimną szybę. Sabinę znaleźli z opuchniętym językiem, wystającym z ust i majtkami spuszczonymi do kostek. Poczuła, że ktoś obejmuje ją od tyłu. Delikatne dziewczęce dłonie i zapach dziecięcego szamponu. Przepraszam za tego idiotę, wymruczała jej do ucha Alicja, ale on naprawdę chce ci pomóc. Oboje chcemy. Nie martw się, Mario. Wszystko będzie dobrze. Rozdział XIV. Beata wciągnęła Bogusza do kanciapy, w której Wioletta parzyła kawę i zamknęła drzwi. Co ty wyprawiasz do diabła? syknęła. Jakie aresztowanie? Czemu nic nie wiem o tym, że mamy podejrzanego? Odebrałem anonimowy telefon. Głos miał spokojny, ale w jego twarzy pojawiło się coś, co bracie wyjątkowo się nie spodobało. Jakiś odpychający rys uporu i zaciętości. Pewien obywatel zgłosił, że Ryszard Stencel był widziany w towarzystwie nieletniej Joanny Grabkowskiej. Widziano nauczyciela z uczennicą? Na tej podstawie chcesz faceta aresztować? Zgłupiałeś? Życie człowiekowi złamiesz, a potem jeszcze będziesz musiał się tłumaczyć. Istnieją podejrzenia, że Stencela i ofiarę łączył związek. Jaki związek, licha? Sypiał z nią? Nawet jeśli tak, możemy go aresztować za seks z nieletnią, ale nie za morderstwo trzech osób, z których dwóch facet w ogóle nie znał. Adam! Chwycił ją za ramię i ścisnął tak mocno, że Beata się skrzywiła. Ciszej! Chcesz tu wszystkich ściągnąć? To moje śledztwo. Ja je prowadzę. Jesteśmy już blisko i nie pozwolę, żeby ktoś to zepsuł. Sierżant otworzyła usta i zaraz je zamknęła. W oczach porucznika było coś, co zdecydowanie zniechęcało do dyskusji. Rozmawiałam z Marią Lenarczyk, spróbowała z innej strony. Kobieta ma pomysł, że morderstwa mogą się wiązać z czymś, co wydarzyło się osiem lat temu. Brzmi dość dziwacznie, ale uznałam, że nie zaszkodzi sprawdzić. Omówimy to później. Teraz nie mam czasu. Czekaj, daj mi chwilę. Przeglądałam stare sprawy i jedna z nich rzeczywiście może mieć coś wspólnego z naszymi zabójstwami. Muszę tylko pogadać z Trębickim. Śpieszę się. Porozmawiamy jak wrócę. Masz coś przeciwko? Rób, co chcesz. już odepchnął ją i wyszedł na korytarz. Derka już czekał na niego przy samochodzie. Zapraszam do środka. Porucznik uśmiechnął się, maskując irytację. Kobiety, pomyślał. Wszystko muszą komplikować, nawet najprostsze sprawy. Pokażę panu, jak działamy w mgielnicy. Chętnie zobaczę miejscowe władze w akcji. Głos podpułkownika był całkowicie neutralny, uprzejmy, ale bez śladu emocji. Bogusz ruszył spod komendy z piskiem opon. Wątpliwości zepchnął w głąb umysłu i skupił się na utrzymaniu poloneza na oblodzonej jezdni. Do licha, chyba wreszcie pora, żeby uśmiechnęło się do nas szczęście. Uznał w duchu, gdy zatarasował mu drogę wolno jadący trabant. Wcisnął klakson. Tyle włożonej w śledztwo pracy, godzin spędzonych nad aktami i rozmów ze świadkami to wszystko miałoby pójść na marne? Nagrodę miałby zgarnąć jakiś zupełnie obcy facet, który przyjechał do mgielnicy praktycznie na gotowe? Nie ma mowy. To była sprawa Bogusza. Jego pierwsza i może jedyna szansa, by się wykazać. Nieważne, co mówiła Beata, kobiety zawsze są przesadnie ostrożne, podczas gdy mężczyźni wiedzą, kiedy zaryzykować i dlatego właśnie wygrywają. Poza tym, co złego w anonimowym telefonie? Nie byłoby to pierwsze śledztwo, które zakończono dzięki łutowi szczęścia. Tak rozwiązywało się sprawy. Mnóstwo ciężkiej pracy, inteligencja oraz odrobina fartu. Na klatce schodowej bloku, w którym mieszkał Ryszard Stencel, było ciemno. Bogusz stryknął kilka razy włącznikiem światła, a kiedy nie zadziałało, wyjął z kieszeni latarkę i skierował strumień blasku na drzwi. Numer jeden, potem trzy i dwa. Wcisnął przycisk dzwonka. W mieszkaniu ktoś się poruszył. Porucznik mógłby przysiąc, że słyszy niespokojny oddech. Otwierać milicja! krzyknął. Teraz wyraźnie usłyszał odgłos cichych, oddalających się kroków. Milicja! Nawet w ciemnościach czuł na sobie oceniający wzrok derkacza, który stał z tyłu i nie odzywał się słowem. Cholerny dupek, pomyślał. Mały wredny kutas, który potrafi tylko wykorzystywać cudzą pracę. Pewnie dostał ciepłą posadkę dzięki protekcji tatusia. O ile zakład, że to syn jakiegoś wysoko postawionego partyjniaka. Zabębnił pięściami w drzwi. Piętro wyżej ktoś wyjrzał na korytarz i zaraz schował się z powrotem do mieszkania. Na klatce schodowej panowała nerwowa cisza, którą zakłócał tylko przeciągły, coraz głośniejszy gwist. Wyważę drzwi, zdecydował bogusz. Jeśli uważa pan, że to konieczne? Naparł ramieniem na drewnianą przeszkodę. Raz, potem drugi. To diabła. To nie mogło być takie trudne. W filmach wystarczyło mocniej pchnąć, żeby dostać się do środka. No oczywiście, porucznik wiedział, że życie to nie film. Ale przecież nie miał do czynienia z solidnymi, dębowymi drzwiami, tylko ze zwykłą płytą ze sklejki, jaką najczęściej spotykało się w nowych blokach. Wreszcie zamek puścił, a bogusz wpadł do środka. Namacał kontakt i mieszkanie zalało światło. Porucznik ruszył w stronę skąd dochodził gwizd i ku swojemu zdziwieniu trafił do kuchni, gdzie na piecu stał czajnik z gotującą się wodą. Poza tym pomieszczenie było puste. Na stole zobaczył szklankę z nasypaną na dno herbatą, i talerz kanapek, ale gospodarza ani śladu. — Poruczniku, tutaj! Głos derkacza był dziwnie zduszony. Bogusz odwrócił się i pognał w stronę sypialni. Stał tam podpułkownik, który podtrzymywał ciało wiszącego na haku od żrandola z tencela. Nauczyciel charczał, wierzgając jedną wolną nogą. Twarz miał posiniałą, oczy wybałuszone, a w kroku spodni rozlewała się cuchnąca plama. — Proszę mi pomóc! — Wydyszał derkacz. Bogusz rzucił się na poszukiwania noża, wystarczająco ostrego, by przeciął sznur. Część siódma. Kartoflany człowiek. Październik 1955 roku. Chłopiec wcale nie chciał zrobić nic złego. Złapał tylko pistolet, żeby pogrozić ojcu. Jeśli ją zabierzesz, to cię zastrzelę, powiedział, wymachując bronią jak gangster, którego widział w kinie. Teraz tato powinien oznajmić, że w takim razie dziewczynka zostanie. Mógłby się nawet uśmiechnąć, bo oczywiście rozumiałby, że całe to grożenie nie jest na poważnie, że to zabawa, jak polowanie na potwory. Pistolet miał pokazać, że chłopcu bardzo na dziewczynce zależy, nic więcej. Tak właśnie miało to wyglądać, ale wyglądało zupełnie inaczej. Kartoflany człowiek nie uśmiechnął się, tylko zmarszczył brwi, a w jego małych oczach rozbłysł gniew. Chłopiec nigdy wcześniej nie widział, żeby się złościł, nigdy też nie przyszłoby mu do głowy, że jego łagodny ojciec może być groźny, że może być prawdziwym potworem, dopiero teraz. Zrozumiał, że popełnił błąd, cofnął się pół kroku, ale mężczyzna uparcie szedł naprzód, z wściekłością wyraźnie malującą się na twarzy. Gdy dziecko nacisnęło spust, Zatrzymał się nagle, zachwiał i otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć. Na jego koszuli wykwitła czerwona plama, która rozszerzała się, jak występująca z brzegów deszczowa kałuża. Stęknął coś niezrozumiale, a potem, szorując plecami po pniu, osunął się na ziemię. Usiadł z rozłożonymi nogami i szeroko otwartymi oczami, w których wciąż widać było złość. Dziewczynka stanęła cicho za chłopcem, który bardziej wyczuł, niż usłyszał jej kroki. Odwrócił się. Co się stało? Zapytała. Wszystko w porządku, odpowiedział druchowo, kładąc pistolet na pokrytą igliwiem ziemię. Idź stąd. Nie powinno cię tu być. Ale ona nie odeszła wręcz przeciwnie. Zbliżyła się do siedzącego pod drzewem mężczyzny i dotknęła jego ramienia. Kartoflany człowiek zamrugał, a potem poruszył się. I jego oczy wyraźnie mówiły, co zrobi synowi, kiedy go dopadnie. Może to zrobić, uświadomił sobie chłopiec w przypływie zalewającej umysłu paniki. Ojciec był duży, silny i wściekły. I wytrzymały bardziej niż jakikolwiek inny, znany dziecku człowiek. Kiedy latem rozpłatał sobie łydkę siekierą, Krwawił jak zażynana świnia, a potem przez tydzień leżał w gorączce, ale przeżył. Strzał z pistoletu tylko bardziej go rozwścieczył. Kartoflany człowiek mruknął coś, jak niedźwiedź, który budzi się ze snów w bardzo złym humorze, przekręcił się na kolana i zaczął niezgrabnie wstawać. Cofając się, chłopiec potknął się o kamień i upadł na wilgotną ziemię. Luty 1985 roku. Rozdział pierwszy. Była ósma rano, kiedy sierżant Beata Drzymała zaparkowała swojego malucha w uliczce niedaleko centrum i ruszyła w stronę rynku, gdzie rozstawiono już większość stoisk. Zawieszony między latarniami transparent głosił Dwudzieste trzecie dni miasta Mgielnica. Płachty namiotów łopotały na zacinającym ostrowietrze, a śnieg topniał pod wielkim kotłem, do którego kucharz sypał pokrojoną w kostkę jałowcową kiełbasę. Pachniało gotującą się grochówką i grzanym winem. Wokół kręcili się okutani w zimowe płaszcze ludzie z zaczerwienionymi nosami i czapkami naciągniętymi na uszy. Na razie nie było ich wielu, ale nastrój panował już radosny, prawie świąteczny. Sierżant kupiła na straganie precla i gryząc go, chodziła między stoiskami. Przy jednym zauważyła znajome twarze nauczycieli ze szkoły imienia Róży Luksemburg. Jadwiga Siwczyk i Karol Górny skinęli jej powściągliwie, najwyraźniej woląc udawać, że Beaty nie znają, ale rudawa blondyneczka, jak ona się nazywała, pomachała zachęcająco. Proszę podejść, może pani coś sobie wybierze. Wskazała wazoniki zrobione z pustych słoików, modeliny i kolorowych kamyków, szmaciane lalki. Oraz parę wyszywanych obrazów przedstawiających chyba krowy, choć równie dobrze mogły to być konie. Beata wzdrygnęła się lekko. Lubiła dzieci, ale nie zamierzała ozdabiać mieszkania ich twórczością. Nie, dziękuję. To może chociaż poczęstuje się pani ciastem? Gdy sięgała po kawałek strucli, Karol Górny nalał sobie herbaty z wielkiego ruskiego samowara, a potem chlapnął do kubka z piersiówki i pociągnął solidny łyk. – Jak tam, przymknęliście drania? – zapytał protekcjonalnym, niby przyjaznym, a w gruncie rzeczy zaczepnym tonem, jakim lubili się posługiwać niektórzy mężczyźni. – Najwyższa pora, co? Bata przypomniała sobie, że Bogusz mówił o anonimowym donosicielu. Podobno miał męski głos. – Karol Górny? – Jeśli tak, nieźle się maskował, bo wzrok sierżant Drzymały wytrzymał z niewinną miną. Nie mogę zdradzać szczegółów sprawy, wykręciła się, choć przez chwilę kusiło ją, żeby powiedzieć o próbie samobójczej Stencela i poobserwować ich reakcję. Zrezygnowała, bo nie była pewna, co na to podpułkownik Derkacz, a poza tym usprawiedliwiła się sama przed sobą. Za dwie, trzy godziny i tak wszyscy będą wiedzieć. Jednak tak naprawdę trochę jej było żal. Nie Karola, oczywiście, ale Jadwigi siwczyk i tej uśmiechniętej blondyneczki. Niech się nacieszą świętem, póki mogą, pomyślała Beata. Czasem okazywała się zbyt miękka do tej pracy. Jednak eks matce Blanki nie zamierzała odpuścić. Spojrzała na zegarek, w pół do dziewiątej. W porządku, o tej porze można już wpaść z wizytą, nie narażając się na zarzut, że ściąga się kogoś z łóżka. Tego chciała uniknąć, bo zależało jej, żeby kobieta była w dobrym humorze. Judyta Korczewska mieszkała przy odchodzącej od rynku uliczce, tuż nad sklepem rybnym z wyblakłym rysunkiem uśmiechniętego rekina na szyldzie. Sierżant wcisnęła przycisk dzwonka, a kiedy nie doczekała się efektu, zapukała. Chwilę później za drzwiami rozległo się szuranie i otworzyła jej była matka Blanki. Miała na sobie szlafrok, ale nie wyglądała na zaspaną. Sierżant Beata drzymała z komendy miejskiej. Mogę wejść? Już mnie przesłuchiwaliście. Wiem, ale chciałam zadać pani jeszcze jedno pytanie. W takim razie proszę to zrobić. Naprawdę chce pani rozmawiać na klatce schodowej? Przez chwilę mierzyły się wzrokiem i sierżant oczywiście wygrała. Korczewska odsunęła się, niechętnie wpuszczając milicjantkę. Zaprowadziła ją do pokoju, ale nie zaproponowała herbaty, kawy ani niczego innego. Zresztą beata i tak by odmówiła rozejrzała się dyskretnie. Mieszkanie okazało się ładne, choć dziwnie bezosobowe, trochę jak sypialnie w domu dziecka. Sierżant wiedziała, że Korczewska od dwunastu lat jest wdową, jednak nigdzie nie było śladu zmarłego męża, żadnego zdjęcia czy przedmiotu, który wyglądałby na pamiątkę po trwającym prawie dekadę małżeństwie. Nie było też niczego, co świadczyłoby o indywidualnym guście pani domu. Blanka musiała mieć pecha, skoro prosto z sierocińca trafiła w miejsce, które niewiele się od niego różniło. Słucham, ponagliła ją gospodyni, Czy pani przybrana córka kiedykolwiek wróciła do domu pokryta zaschniętą krwią? wypaliła Beata. Nawet w najśmielszych przypuszczeniach nie spodziewała się takiej reakcji. Kobieta zamarła i zbladła tak bardzo, że sierżant już się zastanawiała, czy nie wzywać pogotowia. Nagle w nieruchomej twarzy coś zadrgało, jak seria podskórnych wstrząsów burzących spokój rysów. Usta poruszyły się. Proszę wyjść, powiedziała słabym głosem. źle się pani czuje? Może mogę w czymś pomóc? Niech pani już idzie, proszę. Oblankę nie musi się pani martwić, dziewczynka jest bezpieczna w klasztorze, nic jej nie grozi. Kobieta zasłoniła oczy dłońmi i zgięła się w pół. Coraz bardziej wystraszona beata pomyślała, że Korczewska płacze, ale po chwili zrozumiała, że wręcz przeciwnie. Matka Blanki zanosiła się histerycznym śmiechem: Pani myśli, że ja, ja się boję o tę dziewczynę? Już dobrze, proszę się uspokoić. Sierżant poklepała ją po ramieniu. Przynieś pani coś do picia, może wezwać lekarza. Korczewska wyprostowała się, przetarła oczy i odetchnęła kilka razy głęboko. Kiedy spojrzała na beatę, jej twarz znowu była nieruchoma jak zatrzaśnięte drzwi. Niczego takiego nie pamiętam, oznajmiła lekko jeszcze drżącym, lecz stanowczym głosem. A teraz będę wdzięczna, jeśli pani sobie wreszcie pójdzie, chciałabym w spokoju zjeść śniadanie. Beata nie była geniuszem dedukcji, ale miała podejście do ludzi. To ona najszybciej orientowała się, kiedy świadek kłamie. Jej najłatwiej przychodziło rozróżnienie, kiedy przesłuchiwanego warto przycisnąć, a kiedy wręcz przeciwnie, pora się wycofać, bo i tak nic z tego nie będzie. Teraz zrozumiała, że Korczewska niczego więcej nie powie. Kobieta już się opanowała i zamknęła w sobie jagostryga. Choć w jej oczach Beata wciąż widziała lęk. Pytanie kogo albo czego naprawdę bała się matka Blanki. Rozdział drugi. O dziesiątej Maria nakarmiła pirata, a potem włożyła płaszcz i buty. Z lustra w przedpokoju spojrzała na nią jej własna twarz w przedziwny sposób jednocześnie zrezygnowana i zdeterminowana jak twarz kogoś, kto zrozumiał już, że nie wygra, a mimo to postanowił odważnie wyjść na spotkanie z losem. Zamknęła za sobą drzwi i ruszyła w stronę przystanku. Pogoda była ładna, tylko wieczna. Po niebie gnały skłębione chmury, które co chwila przesłaniały słońce. Krajobraz to ciemniał, to znów rozświetlał się złocistym blaskiem, jakby Bóg bawił się, zmieniając przezrocza. Cienie obłoków sunęły po ośnieżonych polach, niczym cienie wielkich powietrznych statków. Maria przyspieszyła kroku. Mróz szczypał ją w policzki, ale kiedy przystanęła i przymknęła oczy, było zupełnie tak, jakby z nieba wysunęła się ciepła ręka i łagodnie musnęła jej policzek. Ogarnęło ją gorąco. Pod powiekami wykwitły plamy pomarańczowego i żółtego blasku, a potem chmura znów przesłoniła słońce, świat stracił barwy, a Maria zadrżała. Złapała autobus, który tego dnia jakimś cudem pojawił się o czasie i wysiadła w centrum. Na rynku pomiędzy rozstawionymi straganami kręcił się spory tłum. Dzieciaki w rozpiętych kurtkach i bez czapek goniły się wokół pomnika, bryzgając błotnistą breją z roztopionego śniegu. Dorośli jedli albo popijali. Dwie czy trzy osoby wyglądały, jakby już miały trochę w czubie. Maria odszukała stoisko swojej szkoły. Spodziewała się, że zostanie przywitana radosnym okrzykiem alicji: Jednak zdecydowałaś się przyjść! Tymczasem blondynka tylko koleżankę objęła ciasno, jakby szukała pocieszenia, a nad jej ramieniem. Maria zobaczyła ponure twarze Jadwigi Siwczyk i Karola Górnego. — Ryśka wczoraj milicja zabrała — szepnęła Alicja. — Podobno podejrzewają, że to on jest mordercą. — Próbował się powiesić. Teraz jest w szpitalu. — Stencel? Oszołomionej Marii kręciło się w głowie. — Rysiek? Jakim cudem? Potem przypomniała sobie, że mężczyzna spędził noc u niej w domu — i zrobiło jej się trochę słabo. Nie wierzę, wymamrotała. Brzmiało to, jakby usiłowała przekonać samą siebie. Nie wierzę. Nam też trudno w to uwierzyć. Chcemy do niego pojechać, ja i Karol. Możesz się zabrać z nami. Maria poszukała wzrokiem w Stał niedaleko w towarzystwie korpulentnej kobiety i trzech pulchnych dziewczynek, z których każda trzymała w ręku patyk z wielką chmurą waty cukrowej. Najstarsza wyglądała na jakieś dziesięć lat, najmłodsza nie miała chyba więcej niż pięć. Maria uświadomiła sobie, że prawdopodobnie patrzy na rodzinę Karola. Dziwne. Mogłaby się założyć, że żona kogoś takiego będzie potulną myszą, tymczasem piersiasta niewiasta sprawiała wrażenie wyjątkowo energicznej. Najpierw coś do męża mówiła, marszcząc brwi, potem skinęła głową, wyraźnie zadowolona z jego odpowiedzi i odeszła, holując córki które podążały za nią jak trzy małe stateczki za przedzierającym się przez kry lodołamaczem. Karol Górny podszedł do Ali i energicznie zatarł ręce. — To jak? Ruszamy? — spojrzał na Marię, jakby dopiero teraz ją zauważył. — Jedziesz z nami? — Tak — odparła Alicja i nim Maria zdążyła zaprotestować, nie mówiąc o zastanowieniu się, czy w ogóle chce jechać do szpitala, już siedziała w samochodzie. Po drodze rozważała różnice pomiędzy Ryśkiem a Karolem. Byli prawie jedynymi mężczyznami w szkole. Prawie, bo na pół etatu pracował jeszcze rusycysta Antoni Lasota, pan przed siedemdziesiątką, ubierający się z przedwojenną elegancją, który większość przerw spędzał u zaprzyjaźnionej bibliotekarki i rzadko z kimś poza nią rozmawiał. Włefista i historyk byli więc skazani na siebie. Pierwszy narzekał, że z Ryśkiem nawet na piwo nie można wyskoczyć. Drugi nieraz garbił się, uderzony szczególnie złośliwą uwagą kolegi. A jednak ta dwójka, jakby kierowana przewrotną męską solidarnością, trzymała się razem. Gdy Maria wchodziła do pokoju nauczycielskiego, często widywała ich pogrążonych w rozmowie, choć zazwyczaj to Karol mówił, a Rysiek słuchał i potakiwał. Może taki układ z jakichś powodów pasował im obu. A może historyk był zwyczajnie zbyt łagodny, by ostro powiedzieć, że chce, aby zostawiono go w spokoju? Maria niewiele wiedziała o ryśku z celu. Miał kiedyś żonę, którą poślubił, kiedy był bardzo młody. Małżeństwo nie przetrwało nawet roku. Jego rodzice nie żyli i poza kuzynką czy kimś takim, nie miał nikogo bliskiego. Był mężczyzną, który na pierwszy rzut oka robił złe wrażenie, nerwowe zachowanie, wysoki, załamujący się głos. Jednak zyskiwał przy bliższym poznaniu. Tak z pewnością powiedziałaby ciotka Marii, gdyby jeszcze żyła. Ten człowiek zyskuje przy bliższym poznaniu. Emilia Orawska zrobiła kiedyś dorastającej siostrzenicy cały wykład na temat tego, z kim powinna, a z kim nie powinna się zadawać. Młode dziewczyny wolą chłopców eleganckich, pewnych siebie i męskich. Ale mądre kobiety wiedzą, że to z tymi łagodnymi i niepozornymi można zbudować dobry związek, mówiła. Wystarczy tylko dać im drugą szansę. Lecz kobiety rzadko dawały drugą szansę mężczyznom takim jak rysiek stencel. A ciotka Emilia chyba nie stosowała się do własnych zaleceń, bo Maria nie przypominała sobie, żeby wśród jej znajomych był ktoś w typie nieśmiałego historyka. A jaki typ lubiła Maria? Nie była pewna. Często zresztą zdawało jej się, że Maria Zimowa i Maria Letnia to dwie zupełnie różne osoby. Ta pierwsza unikała ludzi i bezustannie była zmęczona, druga świetnie się bawiła, zakochiwała i odkochiwała w ciągu kilku dni. Po wakacjach z trudem przypominała sobie twarze czy imiona wszystkich swoich kochanków brunetów i blondynów, starych i młodych, grubych i chudych, nieśmiałych i brutalnych. Nie, nie można było powiedzieć, żeby Maria lubiła jakiś konkretny typ mężczyzny. Twoja matka była wariatką, oznajmiła Emilia Orawska, kiedy z jakiegoś powodu, Maria nie pamiętała już z jakiego, rozzłościła się na siostrzenicę. Nie krzyczała wtedy, nigdy tego nie robiła, tylko surowym tonem, z zaciśniętymi ustami i miną pełną rozczarowania stwierdziła fakt. Jej matka była wariatką, a ponieważ niedaleko pada jabłko od jabłoni, Kolejne z ulubionych powiedzone Gemili? Oznaczało to, że jest nią także Maria. Tyle, że wariat to słowo worek, do którego można wrzucić właściwie wszystko. Wariatem jest mamroczący coś do siebie facet na ulicy, ktoś, kto rzuca się na łeb na szyję w niebezpieczeństwo, a także postrzelona dusza towarzystwa. I morderca nastolatków. Nie należało o tym zapominać. Jakiego rodzaju wariatką była Maria? W szpitalu udało im się dowiedzieć, w której sali leży Rysiek. Dziewczyna w recepcji okazała się koleżanką Ali z liceum. Ale przed drzwiami jedynki powitał ich rozparty na krześle milicjant, który leniwie przewracał strony wysłużonego niemieckiego magazynu z gołymi panienkami. Żadnych wizyt, powiedział, nie trudząc się nawet, żeby podnieść wzrok z nadczasopisma. Sau Lizaka, wyobrażając sobie chyba, że jest kodzakiem ale od bohatera amerykańskiego serialu różniło go jakieś 20 kilogramów nadwagi. Proszę nam chociaż powiedzieć, jak on się czuje. Alicja uparła się. Nie wolno mi udzielać żadnych informacji. Jeszcze nie odzyskał przytomności, ale jego stan jest stabilny. Odezwał się głos za plecami Marii. Odwróciła się. Przed nią stała okrąglutka kobietka z ciemnymi włosami upiętymi w nieporządny kok. Tyle udało mi się dowiedzieć od lekarzy. Mnie też nie chcą do niego wpuścić. Iwona Zawadzka, kuzynka Ryśka, przedstawiła się, po czym wyciągnęła rękę, przekładając do lewej książkę, którą trzymała tak, by palec wskazujący służył za zakładkę. Maria odruchowo spojrzała na tytuł. Noc w bibliotece. Czytanie kryminału w szpitalu, gdzie leży oskarżony o bycie wielokrotnym mordercą kuzyn, wydało się jej trochę niestosowne. Maria Lenarczyk. On tego nie zrobił, oznajmiła Iwona, wlepiając błagalne spojrzenie w stojącą przed salą grupkę. Rysiek nie jest zabójcą. Poza tym, kiedy zginęła Asia Grabkowska, był ze mną. Często wpadam do niego w soboty. Powiedziała to pani milicji? Zapytała Maria. Pewnie podczas przesłuchania, ale ten porucznik chyba uważa, że kłamie. Patrzył na mnie jak na coś paskudnego, co przylepiło mu się do buta. Nie martw się, wypuszczą go kiedy się obudzi, bo przecież nie mają żadnych dowodów. Ala pośpieszyła z zapewnieniem, a Maria przyłączyła się po chwili, bardziej z uprzejmości niż z prawdziwego przekonania. Co ona wiedziała o zabójcach? Może właśnie najczęściej byli nimi tacy właśnie cisi wycofani mężczyźni. Kiedy jednak zjeżdżali windą na szpitalny parking, doszła do wniosku, że Iwona Zawacka prawdopodobnie miała rację. Ryszard Stencel nikogo nie zamordował. Jego jedyną winą było żywione do nieletniej uczennicy uczucie. I nie chodziło o charakter Ryśka. Słaby człowiek również mógłby zabić, ale o roztrzęsienie nieszczęsnego historyka. Gdy widziała go ostatnio, był strzępem człowieka, przepraszającym na każdym kroku, z drżącymi rękami i postarzałą twarzą. To miałby być ten zimnokrwisty, opanowany morderca, który od kilku tygodni wodził za nos całą miejscową milicję? Maria potrząsnęła głową. Nie, coś takiego wydawało się jej nieprawdopodobne. Chyba, że Rysiek udawał. Ale wtedy musiałby być urodzonym aktorem, godnym co najmniej Oscara. Powtórzyła to Iwonie oraz Alicji zaraz po tym, jak Karol pożegnał się, używając wymówki, muszę zrobić coś ważnego. Kuzynka Ryszka w odpowiedzi uściskała Marię i podziękowała jej, a potem wróciła do szpitala, by wraz z panną Marple rozwiązywać tajemnice zbrodni w bibliotece. Ala oparła się o drzwiczki auta i spojrzała na Marię. Naprawdę w to wierzysz? Że Rysiek jest niewinny? Chyba tak, a ty? Sama nie wiem. Iwona rzeczywiście mogła kłamać z tym alibi. W końcu to jej kuzyn, nie? Rysiek nie wygląda na mordercę. Młodsza kobieta uśmiechnęła się lekko. Teraz jesteś ekspertem od tego, jak wyglądają mordercy? Po prostu wydawało mi się, że kiedy dowiem się, kto to jest, wszystko nabierze sensu i zrozumiem, co się stało w lesie. A rysiek, jako zabójca, nie pasuje do niczego. Nie, moim zdaniem, on nie jest mordercą, tylko kolejną ofiarą. Bo przecież nawet jeśli go zwolnią z braku dowodów, to i tak nie będzie mógł wrócić do normalnego życia. Przynajmniej nie tutaj. Nie wiedziałam, że tak ci na nim zależy. Nie zależy mi. Nie jakoś szczególnie w każdym razie. Ale zależało mi na Asi. Ją naprawdę lubiłam. I mimo wszystko nadal chyba zależy mi na sobie. Chciałabym to zrobić dla nas obu: dla siebie i Asi. Zrobić co? Dowiedzieć się, kto jest mordercą? Alicja przyglądała jej się uważnie. Tak. Pomożesz mi? Ala objęła Marię serdecznie. Postaram się i miło słyszeć, że jednak zależy ci na sobie, bo już zaczynałam się martwić, że jest zupełnie odwrotnie. Rozdział trzeci Sierżant Krupa patrzył z dezaprobatą, jak Bogusz wyrzuca na środek pokoju zawartość szuflad. Na dywanie lądowały złożone w kostkę spodnie, koszule i swetry. Wszystko to było zupełnie zwyczajne, ani drogie, ani tanie. Starannie wyprane i, tam gdzie trzeba, równie starannie pocerowane. Pod ubraniami nie znaleźli obciążających dowodów. Nic, co mogłoby świadczyć o tym, że Ryszard Stencel prowadził podwójne życie. Jego dwupokojowe mieszkanko wyglądało jak mieszkanie starego kawalera. Czyste, ale bez przesady. Z lodówką wypełnioną najprostszymi produktami – i półkami, na których stały pamiątki po rodzicach. Krupa znalazł oprawione zdjęcia, a także kolekcję porcelanowych baletnic, która mógłby się założyć, należała kiedyś do matki Stencela. W jednym z pokoi znajdowała się całkiem pokaźna biblioteczka, zawierająca głównie książki historyczne, a w szufladzie biurka odkryli nowoczesną lornetkę. Porucznik uniósł ją triumfująco. Podgląda uczennicę, jak sądzisz? Krupa wzruszył ramionami. Moim zdaniem raczej przyrodę, wskazał stojące na półce atlasy ornitologiczne, po czym wziął do ręki jeden z nich i przekartkował. Wypadła z nich mapka zatytułowana trasy ptaków wędrownych, zimujących w Polsce Południowej. Po raz drugi porucznik ożywił się, gdy pod stertą skarpetek znaleźli kilka numerów pisemka militarnego ze skąpo odzianymi dziewczynami na ostatnich stronach. Podobne do Asi, prawda? W głosie Bogusza brzmiała desperacja. Patrz, wszystkie mają jasne włosy. Owszem, odparł krupa, ale poza tym wszystkie są cycate, dupiate i dorosłe, a ta mała była płaska jak deska i wyglądała na dwanaście lat. Bogusz zacisnął usta i wrzucił pisemka z powrotem do szuflady. Przypominał chmurę gradową, więc krupa, dla własnego bezpieczeństwa, wycofał się do łazienki i zajął przetrząsaniem szafek. Jego zdaniem tylko tracili czas. Stencel nie miał morderczych skłonności. Był zupełnie zwyczajnym mężczyzną, który prowadził zupełnie zwyczajne życie. Nudne może dla kogoś młodszego, kto spragniony byłby wyzwań i emocji, ale dla niego pewnie całkiem satysfakcjonujące. Miał hobby, pracę, książki i stary telewizor. Krupa pomyślał, że za takie życie dałby sobie obciąć prawą rękę. Na górnej półce w łazience znalazł stare pudełko po wedlowskich czekoladkach służący jako apteczka. Przejrzał zawartość. Tabletki od bólu głowy, polopiryna, syrop na kaszel, mała buteleczka spirytusu, pewnie do odkażania i zwinięty, poplamiony jodyną, elastyczny bandaż. Nic niezwykłego. Jedyną interesującą rzeczą były dwa listki tabletek o nazwie Polfenon. Krupa nie znał tego leku, więc na wszelki wypadek włożył jeden do kieszeni. Jeśli Stencel na coś chorował, trzeba powiedzieć o tym lekarzom, Którzy zajmowali się nim w szpitalu. Drugi list tego był złożonym papierkiem i gumką. Krupa zdjął ją i rozprostował kartkę. Była to recepta wystawiona 18 stycznia przez doktora I. Przybyłka z przychodni przy ulicy Różanej. Sierżant zmarszczył brwi, a potem nadstawił uszu. Z sypialni dochodziły odgłosy brzmiące zupełnie tak, jakby sfrustrowany Adam Bogusz kopał właśnie którąś z szafek. Następnie rozległo się kilka przekleństw. I kolejne kopnięcie. Krupa podszedł do stojącego w przedpokoju telefonu i wykręcił numer przychodni, który znalazł na pieczątce. Sierżant Krupa z Komendy Miejskiej przedstawił się. Czy mogę rozmawiać z doktorem przybyłkiem? Tak. Przepraszam, mam tu tylko pierwszą literę imienia. Ile przybyłek, słucham? Lekarka podeszła do telefonu zaskakująco szybko. Dzwonię w sprawie Ryszarda Sencela. Bez nakazu nie mogę udzielać informacji o pacjentach. Głos brzmiał chłodno, oficjalnie, choć wydawał się należeć do młodej osoby. Chciałem tylko zapytać, czy osiemnastego stycznia wypisała mu pani receptę? Chwila. Krupa usłyszał szelest papieru. Tak, owszem, i dała mu ją pani tamtego dnia? Oczywiście. Pan Stencel przyszedł do mnie na rutynowe badania, a ja wypisałam receptę. O której miał wizytę? O siedemnastej. I pamięta pani, że przyszedł właśnie o tej godzinie? Sprawdziła to pani w kalendarzu? Owszem, pamiętam, był ostatnim pacjentem, więc wyszliśmy razem. Skręciłam w stronę swojego bloku, a on w stronę przystanku. To bardzo miły człowiek odprowadził mnie nawet kawałek, choć wyglądał na zmęczonego. Dlaczego właściwie pan do mnie dzwoni? A ma pani jakiś pomysł, czemu Stencel nie wykupił recepty z 18 stycznia? Odpowiedział pytaniem na pytanie. Czego dawno temu próbowała oduczyć go babcia. Przez chwilę w słuchawce panowało milczenie, i krupa mógłby się założyć, że słyszał w nim odrobinę zakłopotania. Hmm. Nie. Widzi pan, nie wolno nam przepisywać więcej niż trzy opakowania leku naraz, takie zarządzenie z góry. Więc omijacie przepisy, wystawiając po prostu dwie recepty. Jedną pacjent może wykupić od razu, a drugą za jakiś czas, kiedy skończy mu się zapas. Cóż, owszem. Oczywiście robimy tak tylko w przypadku pacjentów, których stan jest stabilny i którzy nie wymagają częstych wizyt kontrolnych. Nie ma przecież sensu ich zmuszać, żeby ganiali do nas co miesiąc, prawda? Jasne, rozumiem. E, dziękuję bardzo za informację. Krupa odłożył słuchawkę. Bogusz się wścieknie, pomyślał, nasłuchując dobiegających z pokoju odgłosów wysypywania z szuflad jakichś metalowych przedmiotów. Teraz jest wkurwiony ale kiedy dowie się, co mam do powiedzenia, dostanie szału. Rozdział czwarty. Alicja zorientowała się, że Maria jeszcze nie jadła śniadania. Zabrała ją więc do baru mlecznego i wmusiła w przyjaciółkę jajecznicę, pół bułki z masłem i dwie szklanki gorącej herbaty. Maria jadła machinalnie, a potem tylko siedziała ze zmarszczonymi brwiami, krusząc w palcach pieczywo. To się nie uda. Powiedziała w pewnym momencie. Obcy wypytujący o sprawy sprzed lat? I to tak bolesne? Wyrzucą nas za drzwi, zanim zdążymy czegokolwiek się dowiedzieć. Widać, że zapomniałaś już, jak się żyje w małym miasteczku. Alicja uśmiechnęła się. Po pierwsze, nie jesteśmy obce. Ty jesteś siostrzenicą Emilii Orawskiej, a ja mieszkam tu przez całe życie. Znam mnóstwo ludzi i w razie czego zawsze mogę się powołać na odpowiednie znajomości. Na przykład, moja koleżanka uczy kuzynkę tej zaginionej dziewczynki. A brat męża kobiety, która zjechała z mostu, pracował dawno temu z Piotrem. Po drugie, osiem lat wystarczy, żeby najgorszy ból minął. A po trzecie, nawet jeśli nas wyrzucą, to co z tego? Przynajmniej będziemy wiedziały, że zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. To jak? Ruszamy? Rozdział piąty Ustaliliśmy, sierżant Drzymała skupiła wzrok na Łaszkiewiczu, starając się nie patrzeć na stojącego obok Bogusza, ani na podpułkownika Derkacza, który usiadł w półmroku pod ścianą i nie odzywał się od dłuższej chwili. Że Ryszard Stencel najprawdopodobniej ma alibi na dzień, w którym został zamordowany Paweł Kurzeja. Miał wówczas umówioną wizytę w przychodni na różanej. Był tam mniej więcej do 17.15, a potem jeszcze odprowadził doktor Irenę przybyłek. Biorąc pod uwagę, że nasz lekarz określił czas zgonu najpóźniej na 18., Stencel nie zdążyłby wystarczająco szybko dotrzeć do kamieniołomu na drugim końcu miasta. Podejrzany nie ma samochodu ani prawa jazdy. Aż Majdziński świętował wtedy imieniny siostrzeńca i taksówką nie jeździł. Pozostaje komunikacja publiczna, ale autobusy w stronę Wilkowic jeżdżą co godzinę. Więc doliczając czekanie na przystanku, Stencel dotarłby tam niewiele szybciej niż gdyby szedł pieszo. Podejrzany ma alibi także na czas zabójstwa Asi Grabkowskiej. Tym razem zapewnione przez kuzynkę, która przyszła do niego z wizytą około szesnastej i została prawie do północy. – A zabójstwo Szymana Majdzińskiego? zapytał Łaszkiewicz. Stencel twierdzi, że był wówczas sam w domu i nie ma nikogo, kto mógłby to potwierdzić. Zamyślony major stukał długopisem w biurko. Beata zerknęła kątem oka na Bogusza. Stał sztywno wyprostowany z wyrazem twarzy, który trudno było odczytać. Łaszkiewicz przeniósł na niego wzrok. Co o tym myślisz? Pytam, czy twoim zdaniem Stencel jest naszym mordercą, czy nie? Rozpatrujemy w tej chwili różne możliwości, odparł porucznik głosem wypranym z emocji. A ty? Major spojrzał na bratę. Dziewczyna zawahała się. Istnieje taka możliwość. Doktor Trębicki mógł się pomylić. Może Paweł zginął później. Albo ten jednak zdobył jakiś środek transportu, na przykład poprosił kogoś o podwiezienie. Ryzykowałby sporo, ale to nie jest niemożliwe. Wszyscy wiemy, że mordercom zdarza się robić głupstwa. Wiemy też, że alibi zapewnione przez członków najbliższej rodziny bywa niewiele warte, ale. Tak? Mnie to alibi przekonuje właśnie dlatego, że nie jest idealne. Gdyby Stencel był zabójcą, postarałby się chyba bardziej, nie mówiąc o tym, że wtedy prawdopodobnie miałby też alibi na czas śmierci Szymka. Poza tym jest jeszcze kwestia Blanki Janik. Wciąż nie wiemy, czy ona ma coś wspólnego z zabójstwami, ale założę się, że mała coś ukrywa. A jej przybrana matka zachowuje się, jakby była śmiertelnie przerażona. Z początku wydawało mi się, że może martwi się o Blankę, ale nie. Kobieta zareagowała, jakby bała się nie o dziewczynkę, ale właśnie dziewczynki, rozumiecie? Łaszkiewicz zmarszczył brwi. Sugerujesz, że tych zbrodni mogło dokonać dziecko? Nie wiem, Bata znowu się zawahała. Trudno w coś takiego uwierzyć, prawda? Z drugiej strony, tamta pijaczka widziała, jak nastolatka wyrzuca do kosza na śmieci plecak i kurtkę. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że jest w tym wszystkim coś jeszcze, czego nie dostrzegamy. Major skinął głową. W porządku możesz odejść. Adam, ty zostań. Beata odwróciła się jeszcze w progu i spojrzała na Bogusza. Było jej go żal. Mniej jednak niż Ryszarda Stencela, który wciąż nieprzytomny leżał w szpitalu. Rozdział szósty. Za oknem w ogródku stał bałwan. Maria widziała go wyraźnie z miejsca przy kuchennym stole, gdzie małymi łykami popijała gorącą herbatę. Miał oczy z węglików i nos z dorodnej marchwi, a na głowie przekrzywiony słomiany kapelusz. Pochylał się lekko niczym wracający z libacji pijaczek, który przystanął na moment, żeby złapać równowagę i uśmiechał się posępnie wyrysowanymi w śniegu ustami. Maria przyglądała mu się przez dłuższą chwilę, próbując znaleźć w tym uśmiechu choć odrobinę radości. Ale nie, bałwan był zdecydowanym melancholikiem. Obrazu smutku dopełniał zimowy wiatr uparcie szarpiący oberwane rondo kapelusza. Wróciła spojrzeniem do starszej pani, która krzątała się po kuchni, jakby nie mogła znaleźć sobie miejsca. Włożyła do szafki umyte szklanki, dosoliła gotujący się na kuchence rosół i wreszcie usiadła przy stoliku, jednak cały czas sprawiała wrażenie kogoś, kto za chwilę zerwie się i dokądś pobiegnie. Małgosia była uroczym dzieckiem, powiedziała zamieniając miejscami. Solniczkę z pieprzniczką. Grzeczna jak myszka cichutka, nigdy nie gryma siła przy jedzeniu, zawsze dziękowała, jak obiad jej dawałam, w kuchni chętnie pomagała. W przedszkolu mi kiedyś laurkę zrobiła taką z serduszkiem i napisem Dla najlepszej babci na świecie. Dalej ją jeszcze w szufladzie mam. Małgosia zaginęła w maju, tak? Zapytała Ala, przerywając monolog staruszki. Ano, jakoś wtedy to było, zgadza się. Zastanawiała się pani kiedykolwiek co się mogło z dziewczynką stać? Co miałabym się zastanawiać? Przecież ja wiem. Wie pani? Maria zmarszczyła brwi. Starsza pani energicznie przytaknęła. Małgosia jest bezpieczna. To dziewczynka żyje? Mari przemknęła przez głowę, czy nie jest to przypadkiem jakaś metafora, na przykład że Małgosia Nowak jest bezpieczna w niebie. Oczywiście, Staruszka wyglądała na oburzoną i jednocześnie przerażoną pomysłem, że mogłoby być inaczej. Z ojcem w Werefenie jest. On dobrą pracę tam ma, to małej niczego nie brakuje. Chociaż teraz to już nie mała, tylko panna. Szesnaście lat w marcu kończy. Walek czasem mi zdjęcia przysyła. Mąż pani córki zabrał Małgosie do Niemiec? Upewniała się Ala. Były mąż, skorygowała staruszka. I wiedziała pani o tym od początku? Kiedy milicja szukała dziecka? No od początku to nie. Dopiero jak walek list do mnie napisał, żeby się nie martwić, bo dziewczynka jest z nim. Długo żal miałam, że nikomu nic nie powiedział, tylko małgo się wywiózł, ale potem sam Pan Bóg na niedzielnej mszy znak mi zesłał, że dość już tej złości. No to wybaczyłam. Jakie ona życie by tutaj miała? Moja córka ma dobre serce, ale rozumu mało. Jak się rodziła, doktor za mocno szczypcami czaszkę jej ścisnął. Dlatego na głowę słabuje i dzieckiem nigdy nie umiała się zająć. Teraz małgosia szczęśliwa jest, a ja tylko się martwię, że ojczystej mowy zapomni, bo jej koledzy to teraz same Niemce są. Po polsku jedynie z ojcem może mówić. W szkole ponoć Greta na nią wołają, po ich Niemu bardziej. Widziała się pani z wnuczką po jej wyjeździe? Gdzie tam paszportu mi nie dadzą. Zwłaszcza teraz, jak syn mój za ulotki siedział. Ale zdjęcia mogę pokazać, zaczekajcie. Przydreptała po chwili i wysypała na stół imponującą kolekcję fotografii piegowatej nastolatki z fryzurą na pazia i nieśmiałym uśmiechem. Na jednym ze zdjęć pozowała na tle ściany wyklejonej plakatami, na innym skudłatym psem w ramionach. Czemu pani nie powiedziała milicji, że się zabrał ojciec? Bo się dowiedziałam, jak już szukać przestali. A poza tym, kto wie, czy wtedy by dziewczynki z powrotem do matki nie zabrali? Tak sobie wtedy myślałam, ale teraz już w to za bardzo nie wierzę. Dlatego wam mówię. W zaufaniu, rozumiecie. Nie chcę, żeby się rozniosło, że moja córka nie potrafiła się własnym dzieckiem zająć. Córka wie? Starsza pani wzruszyła ramionami. Po mojemu to wie, tylko woli udawać, że małgosie ktoś porwał, bo wtedy może lamentować, a ludzie się nad nią litują i na wódkę jej dają. Ale pewności nie mam, rzadko teraz rozbawiamy. W takim razie dziękujemy, nie będziemy zabierać pani więcej czasu. Ala wstała, a Maria poszła za jej przykładem. Wychodziły odprowadzane smutnym spojrzeniem bałwana, któremu tymczasem wiatr zdążył zerwać kapelusz i który coraz bardziej. Pochylał się w stronę domu. Rozdział siódmy. Adam Bogusz myślał o matce, która zapowiedziała, że wpadnie do niego w następny weekend. Starał się ze wszystkich sił ją zniechęcić, ale uparła się jak osioł, i porucznik wiedział, że tym razem uda jej się postawić na swoim. Wcześniej była u syna tylko raz, pół roku temu. Przywiozła wtedy masę wędlin z nielegalnie ubitej świni, jakieś kaszanki, kiełbasy i boczki wszystko świeże, niemal jeszcze pachnące martwym zwierzęciem, z którego je zrobiono, a nawet gnojem, w którym wcześniej się taplało. Ciepły, krwisty i gówniany zapaszek wsi, którego tak bardzo nienawidził. "Masz", powiedziała matka, wręczając mu pełną siatkę. "Kolegów w pracy poczęstujesz". A potem zabrała się za sprzątanie mieszkania, choć utrzymywał je w nienagannej czystości. Przez cały weekend Adam opychał się wędlinami, a kiedy w niedzielę wieczorem matka wyjechała, wyniósł na śmietnik wszystko co zostało i sprezentował bezdomnym kotom. Następnego dnia w komendzie jadł na drugie śniadanie bułkę z żółtym serem i tak jak wszyscy narzekał na braki w zaopatrzeniu sklepów. Bogusz zastanawiał się, czy jego matka zna takie wyrażenie jak degradacja służbowa albo nagana z wpisaniem do akt. Prawdopodobnie nie. Stanisława Bogusz z trudem skończyła sześć klas podstawówki. Ale nie wątpił, że jeśli dojdzie do najgorszego, matka i tak wywęszy co i jak. Pod niektórymi względami była bardzo sprytna, sprytem prostym, wiejskim i babskim, ale cholernie skutecznym. Major Łaszkiewicz swoim zwyczajem postukiwał długopisem blad biurka. Podpułkownik Derkacz swoim zwyczajem milczał, gapiąc się w sufit. Wygląda na to, że trochę się pośpieszyłeś z ogłaszaniem, że mamy mordercę. Łaszkiewicz odezwał się jako pierwszy. Aresztowałeś niewinnego człowieka. Nie aresztowałem go. Zaprotestował Bogusz. Uratowałem mu życie, wzywając pogotowie. I nikomu nie mówiłem, że mamy mordercę. To pierwsze było prawdą. Drugie już nie. Ale major nie musiał o tym wiedzieć. Bogusz i tak nie miał nic do stracenia. Mógł więc zagrać wabank. Stencel powinien być nam wdzięczny. Gdybyśmy nie wyważyli tych drzwi, już by nie żył, dodał. Maszkiewicz milczał przez dłuższą chwilę. No dalej, myślał Bogusz, zaciskając palce na poręczy krzesła tak mocno, że rozbolały go dłonie. Musisz to zrozumieć, ty tępy worku sadła. Pomyliłem się, w porządku. Co z tego? Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. A ja nadal jestem najlepszym śledczym, jaki kiedykolwiek tu pracował. I aresztuję mordercy, jeśli tylko dacie mi szansę. Zastanawiał się jeszcze, czy stencel, jeśli kiedykolwiek się obudzi, może zacząć robić problemy, ale uznał, że to mało prawdopodobne. Facet wyglądał na kompletnego pierdołę. Poza tym ani on, ani jego rodzina nie byli nikim ważnym. O tym Łaszkiewicz też przecież musiał wiedzieć. Pułkowniku? — major przeniósł wzrok na siedzącego pod ścianą drkacza. Bogosz czekał spokornie spuszczoną głową, tak żeby nie było widać mięśni drgających na mocno zaciśniętych szczękach. Potwierdzam, że szybka interwencja oficera Bogusza uratowała życie obywatela Ryszarda Stencela, oznajmił Derkacz oficjalnym tonem. Łaszkiewicz skinął głową. W takim razie oficer Bogusz otrzyma oficjalną pochwałę, gdy tylko zobaczę na biurku raport opisujący całe zdarzenie. Jak doszedłeś do wniosku, zwrócił się do porucznika, że życiu potencjalnego świadka może zagrażać niebezpieczeństwo i dlatego zdecydowałeś się wyważyć drzwi. Sam zresztą wiesz? Liczę, że będzie to przekonujący raport. Lubię cię, Adamie, ale nawet moja sympatia ma pewne granice. Od tej pory będziesz musiał pogodzić się z tym, że podpułkownik Derkacz przejmuje śledztwo. Chciałbym zauważyć, daruj sobie i nie mów tego, co chcesz powiedzieć. Nieważne, co to jest. Poza tym, po mieście już się rozeszło, że aresztowaliśmy mordercę. Żaden z was, panowie, nie dał podstaw do powstania takiej plotki? Boguż i podpułkownik zgodnie zaprzeczyli. W takim razie będę musiał porozmawiać z funkcjonariuszem pilnującym Scencela w szpitalu. Adamie, może iść. Będę wdzięczny, jeśli pan jeszcze na chwilę zostanie, panie pułkowniku. Mam w biurku butelkę dobrego koniaku. Napijemy się po kieliszku. Pogadamy i może uda nam się do czegoś dojść. Rozdział ósmy. Tym razem za oknem nie było bałwana, tylko podwórko, za którym wznosił się nasyp kolejowy. Zjeżdżały z niego na sankach dzieci, grupa urwisów z czapkami nasuniętymi niemal na oczy i szyjami poowijanymi szalikami przez troskliwe matki. Maria nawet przez szybę słyszała radosne okrzyki, które kontrastowały z pełną napięcia atmosferą panującą w mieszkaniu strzelczyków. Pan domu sprawiał wrażenie zakłopotanego a jednocześnie chyba w pewien sposób mile połechtanego zainteresowaniem Alicji i Marii. Jego młoda żona trzymała na ręku kilkumiesięczne, śpiące dziecko. Zasłaniała się nim jak tarczą i spoglądała podejrzliwym wzrokiem na te dwie obce kobiety, to znów na męża. — Nie rozumiem — powtórzył po raz kolejny Jacek Strzelczyk — co wypadek mojej żony, mojej byłej żony, może mieć wspólnego z tymi wszystkimi morderstwami? To się wydarzyło osiem lat temu. Ala pośpieszyła z wyjaśnieniami. Był to fascynujący popis tego, jak w kilkunastu długich, zawiłych zdaniach nie powiedzieć nic konkretnego. Strzelczyk zdawał się pod wrażeniem, jednak wyraz twarzy jego żony nie zmienił się ani na Jotę. Wciąż był podejrzliwy i pełen niechęci. Jacek nie chce tego wspominać, oznajmiła. Prawda, kochanie? Mężczyzna gorliwie skinął głową. Tak, tak, nie chcę wspominać. To było straszne. Maria spojrzała na koleżankę, dając jej oczami znać, że najwyższa pora wyjść. Niczego się tu nie dowiedzą. Alicja jednak nie zamierzała odpuścić. Jej urok osobisty i siła przekonywania na strzelczyka chyba działały, ale jego żona coraz bardziej zacinała się w uporze. Dzwonek do drzwi zabrzmiał w uszach Marii jak błogosławieństwo. Gospodyni rzuciła jeszcze jedno niespokojne spojrzenie na męża i poszła otworzyć. Naprawdę nie pamięta pan niczego, co mogłoby nam pomóc? Ala pośpiesznie skorzystała z okazji. Może coś, co sugerowałoby, że to nie był wypadek? Czy pana żona była dobrym kierowcą? Pyta pani, czy to możliwe, żeby tak po prostu zjechała z drogi. Pozbawiony towarzystwa nowej połowicy Strzelczyk wydawał się zdecydowanie swobodniejszy. Sam się często nad tym zastanawiałem. Katarzyna jeździła ostrożnie, może nawet zbyt ostrożnie, jak to kobiety, zwłaszcza kiedy jechała z dziewczynkami. Ale było coś, tak? ponagliła go Ala. Z przedpokoju dobiegały odgłosy cichej rozmowy. Dziecko zbudziło się i zaczęło popłakiwać. Oddano mi nasz samochód po tym, jak milicja się nim zajęła, chociaż tak naprawdę nadawał się tylko na złom. I coś zwróciło moją uwagę. Katarzyna była bardzo drobna i kiedy siedziała na miejscu pasażera z przodu, fotel miałam maksymalnie przysunięty. Zawsze tak było, z wyjątkiem tego jednego dnia. Wtedy fotel był odsunięty, jakby usiadł tam ktoś wysoki z długimi nogami. Nie rozumiem tego. Z samochodu korzystaliśmy tylko we dwójkę. Albo ja prowadziłem, a Katarzyna siedziała obok, albo ona prowadziła, a dzieci jechały na tylnym siedzeniu. Wypadek miał miejsce wieczorem, zgadza się? Skinął głową. Koło dziewiętnastej. Katarzyna wracała z dziećmi od matki z Wrocławia. Często jeździła tak sama? Raz, dwa razy w miesiącu. Czasem zabierałem się z nimi, ale szczerze mówiąc, unikałem tych wizyt. Matka Katarzyny. Powiedzmy, że niektóre dowcipy o teściowych są aż nadto prawdziwe. Ta kobieta do dziś mi nie wybaczyła, że ożeniłem się po raz drugi i to ze znacznie młodszą dziewczyną, że mam z nią dziecko i że planujemy następne. Uważa to za zdradę wobec Katarzyny i naszych córeczek. A czy pana żona miała zwyczaj zabierać autostopowiczów? Z przedpokoju dobiegło ciche do zobaczenia. Nie mieli więc dużo czasu. Autostopowiczów? Strzelczyk zmarszczył brwi. — Kiedyś jechaliśmy na wczasy do Międzyzdrojów i zabraliśmy chłopaka z plecakiem, ale poza tym nie. Drzwi wejściowe trzasnęły i po chwili do pokoju wkroczyła kobieta z dzieckiem. Usta miała zaciśnięte z dezaprobatą, wyraz twarzy jeszcze bardziej odpychający niż wcześniej. — Myślę, że powinnyście już iść — powiedziała. — Jacek musi się teraz zająć Pawełkiem, prawda, kochanie? Mężczyzna gorliwie pokiwał głową. Rozdział dziewiąty Adam Bogusz zjadł w barze bułkę z parówką, popił ją szklanką mocnej herbaty, po czym wrócił na komendę z zapasem nowych sił, znacznie bardziej optymistycznie nastawiony do życia niż pół godziny wcześniej. Co się stało, to się nie odstanie. Nie warto płakać nad rozlanym mlekiem, jak mawiała jego matka. Zawalił, owszem, ale w gruncie rzeczy był to drobny błąd, który nie powinien zaważyć na jego karierze, zwłaszcza jeśli szybko go naprawi czym właśnie zamierzał się zająć. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, kolejne spowiedzone matki. Miała ich dziesiątki na różne okazje i zawsze wygłaszała je z pełną namaszczenia miną, jakby to były Bóg wie, jakie mądrości. Czasem jednak zdarzało jej się powiedzieć coś do rzeczy. Bóg usiadł przy biurku i zabrał się za przeglądanie akt. Znał je prawie na pamięć, ale przecież musiało być w nich coś, co przegapił, co wszyscy z jakiegoś powodu przeoczyli. Gdzieś istniał ślad prowadzący wprost do nieuchwytnego mordercy. Pół godziny później z zamyślenia wyrwał go odgłos szamotaniny na korytarzu. Ktoś upadł, metal zadzwonił o metal, po czym rozległ się wrzask. Trzymaj go, kurwa! Pojebie jeden, tych chuju! Porocznik wstał i wyjrzał z gabinetu. Na korytarzu twarzą do ziemi leżał chudy człowiek z włosami ściętymi na zapałkę. Na jego plecach siedział jeden z młodszych funkcjonariuszy, który właśnie z sapnięciem ulgi zapinał aresztowanemu kajdanki. Gdy leżący uniósł głowę, Bogusz zobaczył przedwcześnie postarzałą twarz o niezdrowej cerze z przekrwionymi białkami. W rysach mężczyzny było coś znajomego. — Kto to jest? — zapytał, kucając obok aresztowanego, który mimo niewygodnej pozycji próbował się przekręcić i napluć mu na buty. Porucznik odsunął się, a potem... Niezbyt mocno kopnął w szarą, wychudzoną twarz. — Woj... Wojtoń Leonard! Młody funkcjonariusz powoli odzyskiwał oddech. — Silny jest, cholera. Chociaż nie wygląda. — Zatrzymany za co? — Kradzież z włamaniem. Wojtoń wybełkotał coś, plując wokół krwią. Bogusz zrozumiał tylko pierdolone psy. Ale to wystarczyło. — W porządku — powiedział do milicjanta. — Możesz go zabrać do pokoju i dać mu porządną lekcję tego jak należy się odzywać do przedstawicieli władzy. Ale młody funkcjonariusz wyglądał na zakłopotanego. Gdyby ktoś pytał, powiedz, że dałem ci pozwolenie. Chłopak otworzył usta i zaraz je zamknął, najwyraźniej nie mogąc się zdecydować, co powiedzieć. Powinien być wdzięczny, pomyślał Bogusz, a zamiast tego wytrzeszcza na mnie oczy i wygląda jak idiota. Porucznik nie znosił przedstawicieli starego pokolenia, którzy zamiast rozumu używali pięści, ale gardził też słabe uszami z najmłodszych roczników, wydelikaconymi elegancikami, niepotrafiącymi znieść widoku krwi. Przemoc nie była niczym przyjemnym, oczywiście, że nie. I Bogusz z niesmakiem myślał o tych, którzy urządzali z niej widowisko. Ale czasem kilka silnych ciosów okazywało się najlepszym wyjściem. — O co chodzi? — spytał zirytowany. — Melduję, panie poruczniku, że... — młodzik urwał bezradnie. Ktoś położył Boguszowi rękę na ramieniu. Odwrócił się, za nim stała Beata. Zmarszczka przecinała jej czoło, a w oczach rysował się wyraz dezaprobaty. Pozwól na chwilę, powiedziała. Ten człowiek. Możemy porozmawiać na osobności? O co chodzi? Zirytowany porucznik wszedł za nią do gabinetu i zamknął drzwi. Chłopak nie radzi sobie z obowiązkami, więc chciałem zostaw tego aresztowanego, Adam. Słucham? Zostaw go, proszę. On jest w gruncie rzeczy nieszkodliwy. Nieszkodliwy? Włamał się, potem stawiał opór przy aresztowaniu, a w końcu obraził przedstawiciela władzy. Wzruszyła ramionami. Codziennie nas obrażają. Co za różnica, czy zrobią to kolejny raz? Jeśli nie będziemy mieć szacunku sami do siebie, nikt nie będzie miał szacunku do nas pouczył ją Bogusz. Poza tym, co jest takiego specjalnego w tym człowieku? Nie pamiętam, żebyś kiedykolwiek wcześniej tak protestowała. Beata zaczerwieniła się lekko. Po prostu mu odpuść, w porządku? Kim on jest? Znam faceta? Wydaje mi się, jakbym go już kiedyś gdzieś widział. To jakiś pijak, tak? Sierżant pokręciła głową. Ćpun, dla ścisłości, ale to nie ma znaczenia. Ćpun? Narkomani kojarzyli się albo z bogatą, zapatrzoną w zachód młodzieżą, albo z biedakami z marginesu, którzy w bramach wstrzykiwali sobie brudnymi igłami makowy kompot. Aresztowany najwyraźniej należał do drugiej kategorii. Jednak Bogusz zdziwił się lekko, bo w mgielnicy narkomani stanowili bardzo niewielką, zamkniętą grupę. Nie to co w wielkich miastach, gdzie wystarczyło pochodzić trochę po ciemnych zaułkach, by jakiegoś spotkać. Ta szara cera i postarzała twarz rzeczywiście mogły należeć do ćpuna. Nie był to jednak powód. Cholera. W tym momencie uświadomił sobie, gdzie wcześniej widział tego mężczyznę. A ściślej biorąc, widział nie jego, tylko kogoś bardzo podobnego. To krewny krupy, tak? Syn? Mają różne nazwiska. Siostrzeniec, ale bliski jak syn, jeśli musisz wiedzieć. Chłopak miewa lepsze okresy, kiedy prawie udaje mu się wyjść na prostą, a czasem znowu wzruszyła ramionami czasem trafia do nas. Staramy się traktować go łagodnie i puszczamy po kilku godzinach. Nie wiedziałem, że krupa ma takie problemy. Nigdy nie zapytałeś. Współczuję mu oznajmił Bogusz. Naprawdę, ale nie możemy robić wyjątków dla swoich. Beata patrzyła na niego ciemnymi oczami. Łaszkiewicz o tym wie, powiedziała kiedy milczenie zaczynało się robić niezręczne. To nie jest twoja decyzja, Adamie, tylko jego. I jeśli chcesz nadal tu pracować. Lepiej się z nią poguć. Rozdział dziesiąty Na początku marca o dziewiętnastej jest już ciemno. Maria oparła się o drewnianą poręcz mostu i spojrzała na skutą lodem rzekę. Kto wieczorem jadąc po zmroku przez las z dwójką dzieci zabierałby autostopowicza? Ten autostopowicz to tylko taki luźny pomysł. Ala stanęła obok i wychyliła się tak mocno, że wystraszona Maria odruchowo chwyciła ją za ramię. Równie dobrze mogła podwieźć kogoś znajomego jeszcze we Wrocławiu, albo odsunęła ten fotel, bo szukała czegoś, co upadło na podłogę. Ale przynajmniej mamy jakiś punkt zaczepienia. Myślisz, że Wojtek i reszta dzieciaków znaleźli się tutaj osiem lat temu z jakiegoś powodu? Może bawili się w lesie i przypadkiem byli świadkami wypadku, a albo nawet morderstwa? Siódma wieczorem to chyba trochę późna pora jak na sześciolatki. Bawiące się samotnie w takim miejscu. Maria rozejrzała się. Wokół panowała cisza zmącona tylko bulgotaniem uwięzionej pod lodem wody, a jedynym śladem świadczącym o istnieniu niedalekiego miasta były wyżłobione w głębokim śniegu kolejny z odciskami opon. Maria pomyślała o samochodzie jadącym w mroku, wijącą się przez las drogą i spadającym z mostu do rzeki, która wtedy, wczesną wiosną, nie była ścięta lodem, ale rwąca i brudnożółta od błota. Kilka sekund lotu, zanim pojazd uderzył o dno, brzęk tłuczonych szyb i zgrzyt metalu rozdzieranego ostrymi krawędziami kamieni. Czy drobna Katarzyna i jej dwie córeczki żyły wystarczająco długo, żeby wiedzieć, co się dzieje? Czy próbowały walczyć o życie, wydostać się z auta, otworzyć drzwi? Może tak? A może tym razem los był wyjątkowo łaskawy i zabiło je pierwsze uderzenie? Choć Maria niespecjalnie w to wierzyła. Dziewczynki miały osiem i sześć lat. Młodsza byłaby teraz w ósmej klasie jak Wojtek i pozostałe ofiary. Przypadek? Maria przymknęła oczy. Spociła się, brnąc przez śnieg i teraz zimny wiatr kleił do rozgrzanego ciała koszulową bluzkę, którą założyła pod sweter. Zadrżała. Możemy jeszcze zajrzeć do matki Sabiny Grajek, zaproponowała Ala. Mieszka kawałek dalej, na wzgórzu za miastem. Dasz radę, czy wolisz wrócić i trochę odpocząć? Co właściwie spodziewałyśmy się tu znaleźć? Maria potrząsnęła głową. Ślady morderstwa sprzed ośmiu lat? Co głupie. Przynajmniej mamy szansę zrobić coś pożytecznego. Niewielką, jasne, że tak, ale mimo wszystko jakąś. Poza tym przez cały dzisiejszy ranek byłaś znacznie bardziej ożywiona niż przez ostatni tydzień. Aż przyjemnie się na ciebie patrzyło. Alicja chwyciła koleżankę za ramię i obróciła twarzą do siebie. Nie psuj tego teraz, Mario, powiedziała łagodnie. Prosiłaś, żebym ci pomogła, a ja się zgodziłam, pamiętasz? Oczywiście możemy zrezygnować, jeśli jesteś zmęczona. Nie jestem, wymamrotała Maria. Tylko to kompletnie nie ma sensu. Ala odgarnęła jej włosy z twarzy i delikatnie pocałowała w policzek. Tego nie możesz wiedzieć na pewno, powiedziała. A teraz chodź. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Rozdział jedenasty. Tak, chcę rozmawiać z doktorem Trębickim. Tak, wiem, jest sobota, ale słyszałam, że doktor czasem pracuje w weekendy. Nie, my nie mamy wolnego. Wystarczy, że powie mi pani, gdzie mogę znaleźć doktora Trębickiego. Jasne, no, są dni miasta, ale szlak. Była rzuciła słuchawkę, kiedy połączenie zostało zerwane. Odetchnęła, starając się uspokoić. Po czym znów wykręciła numer. Rozdział dwunasty. Dom stał na uboczu tuż przy granicy miasta. Dalej były już tylko pokryte śniegiem pola rozciągające się na łagodnych wzgórzach. Maria pchnęła furtkę, która otworzyła się z cichym skrzypnięciem. Zgrzytnął łańcuch. Po czym z budy na drżących nogach wyszedł stary pies i zaszczekał bez większego przekonania. Poza tym słychać było jedynie ciche, monotonne ciurkanie, jakby gdzieś niedaleko płynął strumyk. Maria uniosła głowę. Zwały śniegu na dachu zaczynały topnieć. Woda bulgotała w rynnie, a zwisające pod okapem sople, jeszcze niedawno pewnie grube jak ramię dorosłego mężczyzny, kurczyły się z każdą chwilą. Odwilż. Maria uświadomiła sobie, że dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu temperatura nie spadła poniżej zera. Na policzkach czuła pieszczotę ostatnich tego dnia słonecznych promieni. Jej buty tonęły w błocie. Coś za coś, pomyślała zdejmując rękawiczki, lecz przebłysk dobrego humoru zniknął jak zdmuchnięty, gdy tylko przyjrzała się frontowi domu. Pokrywający ściany tynk miał kolor niebiały, jak jej się wydawało, kiedy patrzyła z większej odległości, ale bladozielony, w kolorze miętowych cukierków, które bardzo lubiła w dzieciństwie. Kiedyś nim wyblakł na słońcu, musiał być znacznie ciemniejszy. Zielony. Czekaj, złapała Ale za ramię. Nie jestem pewna, czy powinnyśmy tam wchodzić. Dlaczego? Młodsza kobieta zmarszczyła brwi. Woda stopniejącego śniegu wciąż bulgotała w rynnie, stary pies nadal patrzył zaropiałymi oczami, jeżąc sierść na karku, ale nawet w takiej postawie nie wyglądał zbyt groźnie. Maria pomyślała o mieście, które zostawiły za plecami. Najbliższe zabudowania znajdowały się w odległości dwóch kilometrów, oddzielone niewielkim zagajnikiem. Były tu całkiem same, zdane wyłącznie na siebie. A w zielonym domu mieszkał potwór. Tak powiedziała Asia. Z drugiej strony to z pewnością nie był jedyny budynek w kolorze zbliżonym do zieleni. Maria sama mogła wymienić co najmniej cztery znajdujące się w miasteczku. Poza tym, Asia wcale nie musiała mieć na myśli ścian. Może chodziło o barwę okiennic, albo po prostu o dom, który stał wśród zieleni. Jakaś myśl przemknęła jej przez głowę, coś ważnego, o czym powinna wiedzieć. Jednak zniknęła nim zdążyła to uchwycić. Ala wzięła ją za rękę i ścisnęła palce. Nie założyła rękawiczek, więc dłonie miała zmarznięte, ale Maria wyczuwała pod nimi pulsujące ciepło. Chodź, powiedziała dziewczyna, obronię cię! Gdyby ktoś chciał tu na nas napaść! Myśl o delikatnej, drobnej Ali, stającej w obronie wysokiej i kościstej przyjaciółki, rozbawiła Marię, ale okazała się też niespodziewanie bardzo miła. Tupiąc, żeby otrzepać buty z błota, Ala weszła na schodki. A potem zadzwoniła do drzwi. Czekały długo. Pies zdążył stracić zainteresowanie gośćmi i wpełzł z powrotem do budy. Na dachu przysiadła sroka i przyglądała się obu kobietom, ciekawsko przekrzywiając łepek. Maria rozpięła płaszcz, czując, że za chwilę się ugotuje. Zaraz jednak zapięła go z powrotem, gdy tylko zawiał zimny wiatr. Ala zadzwoniła jeszcze raz. Może nikogo nie ma, zasugerowała Maria. Zaczekajmy jeszcze minutę. Czego tu? Głos dobiegł od strony furtki. Odwróciły się gwałtownie. Ścieżką nadchodziła najdziwniejsza postać, jaką Maria kiedykolwiek widziała. Wysoka na prawie dwa metry i szeroka w ramionach niczym mężczyzna, z masą siwych loków spływających na ramiona i nosem jak ostrze topora. Nieznajoma, bo jednak była to kobieta, Nosiła starą kufajkę, na której pełno było drzask i psiej sierści, a w ręku trzymała siekierę. Chciałyśmy porozmawiać o Sabinie, powiedziała ala. Nawet ona wyglądała na lekko wytrąconą z równowagi wyglądem i ewidentną wrogością gospodyni. Nazywam się Alicja Danielewska, pracuję z. Wiem, coś ty za jedna. Pamiętam cię jeszcze, jak w pieluchach chodziłaś. Tę drugą też znam. Marysia Lenarczyk, tak? Znałam twoją ciotkę. Oszołomiona Maria skinęła głową. Nikt nie nazywał jej Marysia, odkąd skończyła podstawówkę. Poza tym nie przypominała sobie, by ta kobieta należała do znajomych Emilii, ale z drugiej strony, większości prawdopodobnie i tak nie znała. Chciałyśmy porozmawiać o pani córce, powtórzyła Ala z lekką nutą desperacji. Myślimy. Istnieje taka możliwość, że to, co się dzieje teraz w mieście, ma coś wspólnego z jej śmiercią. Zaplątała się i wzrokiem poprosiła Mario o pomoc, ale ta milczała, gapiąc się na nieznajomą, która prawdopodobnie była matką Sabiny Grajek. Jakim cudem ktoś tak niezgrabny i brzydki mógł wydać na świat dziewczynę, za którą szalało pół miasta? Dopiero po chwili zreflektowała się, że to niegrzeczne, i odwróciła wzrok. – Wejdźcie! – kobieta otworzyła drzwi. Siekierę na szczęście zostawiła na ganku. W domu panował półmrok i było zimno jak w psiarni. Pachniało wilgotnym drewnem i czymś jeszcze, czego Maria nie potrafiła zidentyfikować. Gospodyni powiesiła kufajkę w sieni, a brudne kalosze postawiła obok pary męskich, kraciastych kapci. Potem zaprowadziła gości do kuchni, równie lodowatej, mrocznej i niegościnnej jak reszta domu. Na wystygłym piecu stał samotny czajnik. Przy węglarce Maria dostrzegła pułapkę na myszy z resztkami zeschłego sera. Matka Sabiny wyjęła z przepastnej kieszeni spodni paczkę papierosów i zapaliła. W porządku! oznajmiła, wydmuchując dym w stronę ali, która zakaszlała. Gadajcie! Ala złapała oddech i zaczęła mówić: że milicja prawdopodobnie jest na fałszywym tropie, że cała ta sprawa może mieć coś wspólnego z przeszłością Marii. Nie brzmiało to szczególnie sensownie, ale w głosie dziewczyny dało się słyszeć taką pewność siebie, że gospodyni chyba tego nawet nie zauważyła. A przynajmniej tak się Marii wydawało, bo kiedy Ala stwierdziła, że być może zabójca Sabiny jest również mordercą dzieci, kobieta roześmiała się głośno. <laughs> Dajcie spokój. Dobrze wiem, kto skrzywdził moją córkę. On nie byłby do tego zdolny. Zdumiona tym zaskakującym i przy okazji sprzecznym wyznaniem, ale zamrugała. Wie pani, kto zabił Sabinę? Gospodyni zaciągnęła się raz jeszcze, a potem zdusiła niedopałek na służącym za popielniczkę talerzyku. Pewnie, że wiem. Dlaczego nie powie pani milicji? A co by to dało? Dziewczynie życia i tak nie wrócę. Zresztą dostała, na co zasłużyła. Nieraz jej mówiłam, że igra z ogniem. W głosie kobiety zabrzmiała tłumiona złość. Mężczyzna to mężczyzna. Nie dasz po dobroci i to siłą weźmie. Taka jego natura. Gdyby za mąż wyszła, jak Bóg przykazał, wciąż by żyła. W zapadłej nagle ciszy Maria usłyszała skrobanie myszy za węglarką i po chwili przez kuchnię przemknął szary kształt, kompletnie ignorując wystawiony w pułapce ser. Spod zapachu starych desek i brudu wciąż przebijał inny zapach. Woń, którą Maria dobrze znała, którą pamiętała z dzieciństwa. Żelazisty smród rozkładającej się krwi. Oblizała wargi, czując, jak robi jej się duszno. Pomyślała o szerokich barkach tej kobiety i o siekierze, którą trzymała w rękach, jakby nic nie ważyła. Muszę iść do łazienki, powiedziała Ala, która też mocno pobladła. Gospodyni zacisnęła usta. Na prawo ostatnie drzwi. Alicja poderwała się i zniknęła, a Maria nerwowo splotła dłonie. Źle się pani czuje? zapytała matka Sabiny, patrząc na nią z uwagą. Nie, ja tylko nie wiem, jak może pani tak mówić. Myśli pani, że ze mnie stara wariatka, co? Ale kiedyś pani zrozumie. Zobaczy pani. Mam nadzieję, że nie, pomyślała Maria. Boże, mam nadzieję, że nie. Gospodyni wyjęła jeszcze jednego papierosa i zapaliła. Maria rozejrzała się, nasłuchując, czy Ala nie wraca z łazienki przy okazji zauważyła, że w kuchni mimo chłodu i zalegającej na półkach warstwy kurzu widać jednak ślady życia. W zlewie stały dwie szklanki pełne fusu wodkawy, a na stoliku obok para kieliszków ubrudzonych czymś, co wyglądało na resztki ajer Ktoś przyszedł z wizytą? Maria przypomniała sobie męskie kapcie w sieni. Mogła to być zapasowa para należąca do gospodyni, która z pewnością nosiła męskie obuwie, ale te kapcie były chyba na nią za małe. On u pani bywa, prawda? Marii nagle rozjaśniło się w głowie. Człowiek, który zabił pani córkę, przychodzi z wizytami tak często, że trzyma tu nawet własne kapcie. Mam rację? Oczy kobiety zwęziły się. Nawet jeśli tak, to co? Moja sprawa, kogo w domu przyjmuje. Maria milczała. Nie miały sobie nic więcej do powiedzenia. Po chwili wróciła ala jeszcze bledsza niż przed wyjściem. Musimy iść, powiedziała ściskając ramię Marii. Tak, najlepiej będzie, jeśli sobie pójdziecie. Gospodyni wstała, strzepując papierosowy popiół z niezbyt czystego swetra. Odprowadzę was. Maria szła tak szybko, jak tylko pozwalała na to przyzwoitość. Mało brakowało, a zaczęłaby biec. Matka Sabiny otworzyła drzwi, sięgając jednocześnie po coś, co stało za nimi. Ki? Pomyślała Maria bezsensownie. Trzyma tu ki? Ale oczywiście była to strzelba. W nogi! szepnęła Ala, kiedy znalazły się w połowie ścieżki prowadzącej do furtki. Potem ci wszystko wyjaśnię. Postawna kobieta stanęła na ganku i uniosła strzelbę. Na przeszpiegi tu przyszłyście! wrzasnęła. Wynocha! — huknął strzał, który poderwał z dachu stadosrok. Maria ruszyła biegiem poślizgnęła się i byłaby upadła, gdyby Ala jej nie podtrzymała. Czy. czy ona jest normalna? wysapała. Pędziły teraz wzdłuż zbocza. Maria zauważyła, że obok samochodu Ali właśnie zatrzymuje się biały polones. I skąd w ogóle ma broń? Dodała, jakby udało jej się złapać odrobinę oddechu. Kłusuje, wyjaśniła Ala, która musiała mieć znacznie lepszą kondycję, bo nawet nie dostała zadyszki. Może broń ma legalnie, ale założę się, że poluje też poza sezonem. Przypadkiem otworzyłam niewłaściwe drzwi. W biegu Maria zauważyła, że przyjaciółka mrugnęła. I znalazłam połowę jeszcze nierozebranej jeleniej tuszy. Gdy huknął następny strzał, obie siedziały już w samochodzie. Dziewczyna przekręciła kluczyk, ale silnik jak na złość nie chciał zapalić. Ala zakleła. Maria spojrzała na zbocze, którym schodziła wymachując strzelbą kobieta. Nie śpieszyła się, ale też najwyraźniej nie zamierzała wracać do domu i wciąż wyglądała na mocno rozeźloną. Z białego poloneza wysiadł jasnowłosy mężczyzna i zapukał w szybę od strony Marii. "Możemy pojechać moim wozem", zaproponował. "Podrzucę was z powrotem, kiedy ona się trochę uspokoi." Alas spojrzała na przyjaciółkę niepewnie. "Znasz go?" Maria zawahała się na kilka cennych sekund, czując ciężar wzroku dwóch czekających w napięciu osób. Ponad wzgórzem poniosło się echo krzyków, i kolejnego strzału. To Robert Langier, nasz nowy bibliotekarz. Rozdział trzynasty. A więc uważacie, że odnaleziona dziewczynka kłamie, tak? Podpułkownik Derkacz wypił łyk kawy i pokręcił głową, kiedy bogusz podsunął mu paczkę papierosów. Pocztą pantoflową rozeszła się już wieść, że łaszkiewicz zaproponował nowo przybyłemu. Kieliszek koniaku na rozgrzewkę, ale ten odmówił, wymawiając się, że jest na służbie. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Pieprzony facet był zbyt doskonały, prawie jak bohater amerykańskiego filmu o mordercy i dzielnym policjancie. Podpułkownik zauważył, że Bogusz patrzy na leżącą na stoliku paczkę. — Pan może zapalić, nie mam nic przeciwko. — Dziękuję, ja też właściwie nie palę. Porucznik odsunął pokusę. Trzeba o siebie dbać, prawda? Derkacz nie odpowiedział, tylko spojrzał pytająco na Beatę. Moim zdaniem dziewczyna kłamie jak znud. Sierżan wróciła do tematu. Nie potrafię tego udowodnić, po prostu mam przeczucie, że ona coś wie. I wygląda na porządnie wystraszoną. Tak samo zresztą jak jej przybrana była matka. W porządku. Wobec tego porozmawiajmy z Blanką jeszcze raz. Jakbyś kiedykolwiek wcześniej z nią rozmawiał, pomyślał Bogusz. Urażony użyciem liczby mnogiej. To on i Beata odwalili całą robotę, nie derkacz. Sierżant drzymało: zechce mi pani towarzyszyć? Będę potrzebował kogoś, kto zna drogę. Zechce mi pani towarzyszyć? Skąd ten facet się urwał? zastanowił się porucznik, podczas gdy równie zaskoczona Beata pokręciła głową. Wolałabym nie, jeśli nie ma pan nic przeciwko. Chciałam jeszcze dziś porozmawiać z doktorem Trembickim. Rozumiem. Ja chętnie pojadę, zaoferował bogusz przełykając fakt, że właśnie zgodził się na rolę kierowcy. Mam w domu dziecka znajomą. Może od niej się czegoś dowiemy. Derkacz skinął głową i dziesięć minut później zmierzali już w stronę klasztoru. Porucznik prowadził ostrożnie, starając się uważać na dzieciarnię, która podniecona festynem od czasu do czasu wybiegała na ulicę. Maluchy niosły kolorowe baloniki, starsze biegały z zabawkowymi pistoletami albo ogryzały wielkie kłęby cukrowej waty. Derkacz drgnął, gdy chłopiec na chodniku wystrzelił z kapiszona. Macie to dzisiaj odpust? Nie dni miasta, odparł bogusz. W lutym? W lutym. Czemu nie? W głosie porucznika brzmiało zaczepny ton, jednak podpułkownik nie podjął dyskusji. Zajechali pod klasztor, gdzie na ich powitanie wyszła siostra przełożona. Widząc jej ponurą minę, Bogusz poczuł nagłe ukłucie w sercu na myśl, że może ochroniarz zawiódł i Blanka znowu zniknęła. Myślałam, że dacie dziewczynie spokój, powiedziała zakonnica, ledwie porucznik otworzył drzwi. Mówiła wam przecież, że niczego nie wie. Bogusz odetchnął z ulgą, a derkacz wysiadł z drugiej strony i uśmiechnął się do rozeźlonej kobiety. Rozumiem się, ostry troskę, powiedział. Sam jestem ojcem i nigdy nie skrzywdziłbym dziecka. Chcę tylko zadać dziewczynce parę pytań. Obiecuję, że będę łagodny jak baranek. Wymamrotała coś pod nosem, wyraźnie kapitulując. Bogusz miał nadzieję, że nie przed urokiem osobistym podpułkownika, a przed faktem, że z milicją i tak nie miała szans wygrać. Blanka zeszła do świetlicy, z której na tę okoliczność wyproszono inne dzieci. Wciąż wyglądała na naburmuszoną, ale w jej umykającym spojrzeniu porucznik zobaczył to, o czym mówiła sierżant. Niewątpliwy Lęk. Jego uwadze nie uszły także obgryzione do krwi paznokcie dziewczyny. Tak, Blanka najwyraźniej się bała. Gdybyś czegoś potrzebowała, wystarczy, że zawołasz. Siostra rzuciła milicjantom znaczące spojrzenie, po czym wyszła, by rozgonić podsłuchujące pod drzwiami dzieci. Przez chwilę na korytarzu było jeszcze słychać jej ostry głos i tu pod drobnych stóp, a potem zapanowała cisza. Bogusz poruszył się niespokojnie na małym krzesełku. Jego kolana bezustannie obijały się o blad stolika, a leżące na podłodze maskotki, żółto-niebieskie klocki z literami i wielkie drewniane liczydło, rozpraszały uwagę. Zastanowił się, czy nie mają tu przypadkiem także świetlicy dla starszych wychowanków z meblami normalnej wielkości i bez zabawek. Może przełożona złośliwie zaprowadziła ich do tego właśnie pomieszczenia. Blanka pociągnęła nosem i zakaszlała. Jesteś chora? zapytał derkacz. Przeziębiłam się. Wzruszyła ramionami, po czym dodała. Nie nic mi nie jest, znowu zakaszlała, wycierając nos grzbietem dłoni. już nie mógł oprzeć się wrażeniu, że to mała demonstracja. Coś w rodzaju patrzcie, jaka jestem cierpiąca i dzielna, a wy mnie tak dręczycie. Podpułkownik podał jej chusteczkę, w którą dziewczyna głośno wysmarkała nos. Musiało ci być ciężko, kiedy uciekłaś, prawda? Zapytał ze współczuciem. Całkiem sama, zdana tylko na siebie, i to w dodatku teraz w środku zimy? A jednak dałaś sobie radę. Niewiele nastolatek by to potrafiło. Blanka znów wzruszyła ramionami, ale tym razem wyglądała na mile połechtanu. Jesteś bardzo dzielna, kontynuował Derkacz. Przywykłaś do tego, że musisz sama sobie ze wszystkim radzić, bo nie miałaś rodziców, którzy by się tobą opiekowali. Przejrzałem twoje oceny w szkole, wiesz, nie są najlepsze. Ale przecież oboje wiemy, że stopnie to nie wszystko. Liczy się to, co człowiek ma w głowie, a nie to, co zapisano w dzienniku. Poza tym szkoła jest dobra dla dzieci, a ty nie jesteś już dzieckiem. Mam rację? Przeżyłaś tyle, że starczyłoby dla dwójki dorosłych, a co dopiero dla jednej czternastolatki. Dlatego nie zamierzam cię obrażać i traktować, jakbyś była małą dziewczynką. Porozmawiam z tobą, jak z osobą pełnoletnią. Zgadzasz się? Blanka pociągnęła nosem i odwróciła głowę. Zdecydowanie nie wyglądała w tej chwili na pełnoletnią, jednak bogusz rozsądnie trzymał język za zębami. Podpułkownik pochylił się w stronę dziewczyny. Widzisz, problem w tym, że są pewne sprawy, które przerastają nawet dorosłych, powiedział. Każdy czasem znajduje się w sytuacji, gdy potrzebuje pomocy, niezależnie od tego, jak bardzo jest dzielny. Przeczucie podpowiada mi, że właśnie w takiej sytuacji się znalazłaś. Potrafię to poznać, bo sam też kiedyś tak się działem. Odwracałem głowę i zastanawiałem się, czy opowiedzieć człowiekowi po drugiej stronie stołu wszystko, czy może nie. I wiesz co? Nie wiem, wymamrotała Blanka. Zdecydowałem się mu zaufać i dobrze zrobiłem, bo ten człowiek mi pomógł. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu teraz. Ty też możesz mi zaufać. Czegokolwiek się boisz, mogę cię ochronić. Nie musisz dźwigać tego ciężaru sama. Złamie się, pomyślał Bogusz. Cholera jasna dziewczyna naprawdę da się nabrać. Popatrz na mnie, Blanko, poprosił łagodnie derkacz. Chcę być twoim przyjacielem. Naprawdę. Ale nie mogę, jeśli mi na to nie pozwolisz. Dziewczyna odwróciła się powoli. Oczy miała zaczerwienione, od łez? Albo z powodu przeziębienia. Porucznik nie był pewien. Miałam kiedyś przyjaciół, powiedziała. Znowu możesz ich mieć. Nikt nie wytrzyma długo w samotności. Opowiedz mi wszystko, a zobaczysz, że będzie lepiej. Nie mam nic do opowiadania. Kim jest kartoflany człowiek? Niech pan da mi spokój. Znasz jego prawdziwe nazwisko, mam rację? Wystarczy, że mi powiesz, albo napiszesz. Podsunął dziewczynie skórzany notes z długopisem. Jedno słowo i już nie będziesz musiała się bać. Chwyciła długopis i nabazgrała coś pośpiesznie, a potem prawie rzuciła notes w stronę derkacza. Podpułkownik przeczytał. Mięśnie jego szczęk napięły się wyraźnie. Porucznik dyskretnie odchylił skórzaną okładkę i zerknął na pierwszą stronę, w poprzek której biegły cztery słowa: Odpieprzcie się ode mnie. Dzielna mała, pomyślał niemal z rozczuleniem. Derkacz lekko oklapł, a kiedy znów się odezwał, w jego głosie słychać było nutę irytacji. Spróbujmy porozmawiać poważnie. Jeśli nie. Przerwało mu pukanie w szybę. Stojąca za oknem Teresa pomachała Boguszowi, a ten spojrzał pytająco na podpułkownika. Niech pan idzie derkacz kiwnął głową. Poradzę sobie z tą dziewczyną. Nie wydaje mi się pomyślał porucznik. To naprawdę twarda sztuka. Wyszedł na zewnątrz, znalazł Teresę i chwycił ją za ramię, rozglądając się dyskretnie, czy na pewno są sami. Na szczęście dzieci pod opieką zakonnic znajdowały się na podwórku po drugiej stronie klasztoru. Ich radosne pokrzykiwania niosły się daleko na wietrze. Masz coś dla mnie? Zapytał. Błagam, powiedz mi, że udało ci się coś z tej dziewczyny wyciągnąć. Odsunęła się. Na ciemno blond włosach miała czerwoną czapeczkę, w której wyglądała jak świąteczny aniołek. Ręce włożyła do kieszeni kraciastego płaszcza. Próbowałam z nią rozmawiać o tym kartoflanym człowieku. Wiesz, dlaczego się go boi i co takiego jej zrobił? Wyśmiała mnie i powiedziała, że gadam bzdury, bo kartoflany człowiek jest miły. A kiedy pytałam dalej, zaczęła krzyczeć. Bogusz zmarszczył brwi. Miły? Tak właśnie powiedziała. I tyle? Nic więcej? Nic więcej. Musisz to koniec, Adam. Nie będę już niczego z niej wyciągać. Ostatnim razem Blanka prawie wpadła w histerię. Nie chcę ryzykować, że całkiem się w sobie zamknie. Tym bardziej powinnaś ją przycisnąć. Nie rozumiesz? To znaczy, że dziewczyna ma ważne informacje. Zrobisz to dla mnie? Znowu chwycił ją za ramię, a ona znowu się odsunęła, tym razem bardziej zdecydowanie. Daj mi spokój. Nie zamierzam odwalać za ciebie twojej roboty. Ty jesteś od przesłuchiwania ludzi, nie ja. I proponuję, żebyś nie przychodził tu więcej, chyba że oficjalnie, jako milicjant. Myślałem, że coś nas łączy, wyszeptał Oszołomiony. Najpierw Stencel, potem zapowiedziana wizyta matki, a teraz to? Świat najwyraźniej uparł się, żeby właśnie teraz zwalić mu się na głowę. Teresa odwróciła się zakłopotana. Przepraszam, jeśli zrobiłam coś, co mogłeś źle zrozumieć. W porządku? Umawiałaś się ze mną, do licha. Wypytywałaś o Blankę o moją pracę. Pytałam o Blankę, bo mi na niej zależy, a o Twoją pracę, ponieważ chciałam być uprzejma. Naprawdę mi przykro, że tak to odebrałeś. To moja wina, powinnam. Zresztą, mniejsza z tym. Po prostu przyjmij moje przeprosiny i rozstańmy się w zgodzie. Możemy tak zrobić? spojrzała błogalnym wzrokiem. Porucznik zacisnął usta, a kiedy się wreszcie odezwał, w jego głosie zabrzmiała gorycz. Rozumiem, że chodziłaś ze mną na kawę tylko po to, żeby wyciągnąć szczegóły sprawy, tak? Jezu, jakim naiwniakiem się okazałem. Odgarnęła grzywkę z czoła. Teraz już nie wyglądała jak aniołek, a czerwona czapka nie pasowała do jej szarabych włosów. Jeśli musisz wiedzieć, to owszem, chodziłam z tobą na kawę, ponieważ miałam nadzieję, że dzięki temu dowiem się czegoś o Blance. Nie pomyślałam, jak to możesz odebrać. Przykro mi. Niech cię diabli, rzucił Bogusz odwracając się na pięcie. Z daleka widział stojącego przy samochodzie podpułkownika, który kiwał na niego. Z miny derkacza można było wywnioskować, że on również nie ma dobrych wiadomości. Rozdział czternasty nie zrobiłem Sabinie nic złego, przysięgam. Robert Langier sięgnął po kufel z piwem. To jej matka tak myśli. W knajpie panował gwar. W powietrzu wisiały papierosowy dym i zapach potu, a także delikatna woń kulek na mole, którymi klienci chronili od świętne płaszcze i futra. Wokół stolików tłoczyli się ściągający z festynu ludzie, zdeterminowani, żeby mimo wczesnego zimowego zmierzchu kontynuować dobrą zabawę. Część miała już dobrze w czubie, pozostali szybko nadrabiali zaległości. Maria, która rzadko brała udział w zakrapianych imprezach, czuła się nieswojo, ale mimo wszystko bezpieczniej, niż gdyby znajdowała się w innym, spokojniejszym i cichszym miejscu. Biorąc pod uwagę, że być może siedziała właśnie przy stoliku z mordercą, wolała mieć za plecami tłum, nawet jeśli byli w nim podpići mężczyźni. Stojąca w kolejce do baru Ala, Uniosła brwi w niemym pytaniu: Czy wszystko w porządku? Maria lekko niemal niezauważalnie skinęła głową. Nie była pewna, czy to prawda. Z głodu i od zaduchu kręciło jej się w głowie, a na sam widok siedzącego przed nią człowieka czuła właściwie co? Pierwotny, instynktowny lęk, jaki spokojny roślinożerca może odczuwać na widok drapieżnika? Chorobliwą ciekawość? Taki cichy, na pozór nieszkodliwy mężczyzna łysiejący, w okularach, z miękkimi, bladymi dłońmi kogoś, kto nigdy nie pracował fizycznie. Typowy intelektualista, mól książkowy, niewychylający nosa z biblioteki. Z kolejki Alicja posłała pokrzepiający uśmiech. Prawie można było zobaczyć, jak jej usta układają się w słowa, już biegnę ci na ratunek. Możliwe jednak, że właśnie Maria uratowała przyjaciółkę, nie odwrotnie. To ona miała na tyle rozsądku, by uprzeć się, że nie pojadą polonezem Langiera, tylko samochodem Ali, który na szczęście wreszcie zapalił. Przysięgam! powtórzył mężczyzna, zniżając głos, choć w panującym wokół hałasie i tak nikt, prócz najbliżej siedzącej osoby, by go nie usłyszał. Nie tknąłem tej dziewczyny palcem. Ale znał ją pan, prawda? Skinął głową i dopił piwo. Maria jak dotąd swojego nawet nie spróbowała. Wolała wino albo słodkie drinki, a poza tym bała się, że jeśli teraz się napije, alkohol szybko uderzy jej do głowy. Od rana nic nie jadła, była wyczerpana i oszołomiona. Oczywiście, że ją znałem. Bardzo dobrze znałem, parsknął, poprawiając okulary. Jego oczy były oczami urażonego chłopca, a w głosie brzmiała złość, dziwnie podobna do gniewu matki Sabiny. Byłem jej narzeczonym, jednym z wielu. O czym dowiedziałem się dopiero, kiedy znaleźli ją martwą. Wtedy się okazało, że takich naiwniaków jak ja miała na pęczki. I dlatego jej matka uważa, że panią zabił? Ponieważ Sabina przez chwilę szukała właściwego słowa wystawiła pana do wiatru? Sabina nie jednego wystawiła do wiatru, jeśli tak to pani ujmuje, skrzywił się lekko. Ale ja byłem jedynym mężczyzną, którego kiedykolwiek przyprowadziła do domu i przedstawiła matce. W jego głosie zabrzmiała odrobina absurdalnej dumy. Może dlatego Wanda ubzdurała sobie, że to musiałem być ja. Całe miasto plotkowało, że zamordował ją któryś z jej chłopaków, a ja byłem jedynym, jakiego znała. A mimo to nadal się przyjaźnicie? Marii znowu zabrakło właściwego słowa. Tych dwoje powinno się nienawidzić, a jednak coś ich połączyło. Złość na Sabinę, która nie była taka, jak oczekiwali? Przekonanie, że piękna dziewczyna dostała to, na co zasłużyła? Wanda jest samotna, ja też. Langier obracał kufel w rękach. Wpadam do niej i przynoszę trochę zakupów z miasta, czasem jakąś prostą książkę, a ona... Dzieli się z tobą mięsem nielegalnie upolowanych zwierząt, dopowiedziała w myślach Maria. Potrząsnęła głową. Nadal nie potrafię pojąć, jakim cudem przyjmuje mnie pod swoim dachem? Znowu się skrzywił. Powiedzmy, że to kobieta o dość specyficznej moralności. Gdyby uważała, że udusiłem Sabinę z premedytacją, pewnie już dawno zastrzeliłaby mnie z tej swojej strzelby. Ale dla niej ktoś, kto zabija w złości, kiedy całkowicie traci nad sobą kontrolę, nie może być winny, bo to tak, jakby winić ślepe narzędzie. Dla Wandy, Sabina po prostu zginęła w tragicznym wypadku. Bo sądzi, że zabił pani jej córkę pod wpływem gniewu? Skinął głową. Wyobraża sobie, że dowiedziałem się o innych mężczyznach, wykrzyczałem Sabinie w twarz całą prawdę, a ona mnie wyśmiała. Wtedy chwyciłem dziewczynę za gardło i udusiłem na tej ścieżce. A potem zdjąłem jej bieliznę, żeby wszyscy widzieli, dlaczego zginęła, jaka naprawdę była. Maria słuchała z gwałtownie bijącym sercem. Czy to wyznanie? Gdyby była prawdziwym detektywem, jakiego przez cały dzień udawała, prawdopodobnie potrafiłaby poznać, czy langier opowiada jej to, co matka Sabiny sobie wyobraża? Czy też to, co rzeczywiście się wydarzyło. Była jednak zwyczajną nauczycielką i nie potrafiła niczego wyczytać z lekko zauzawionych, skrytych za okularami oczu mężczyzny. Nadal nie mogła tego pojąć. Robert Langier, wyglądający, jakby całe życie spędził za biurkiem, i barczysta kobieta ze strzelbą w wielkich łapskach. Domniemany morderca i matka ofiary. Tych dwoje było nie tylko z dwóch różnych światów, ale wręcz z różnych galaktyk. O czym mogli rozmawiać w zimnym, mrocznym domu, gdzie po podłodze biegały myszy, a w powietrzu unosił się zapach krwi? Nigdy tego nie zrozumiem, pomyślała. Czując narastający ból głowy, przesunęła językiem po wargach i spojrzała w stronę baru. Niech Ala już przyjdzie, poprosiła w duchu i Bóg chyba ją wysłuchał. Bo kobieta składająca jakieś wyjątkowo skomplikowane zamówienie wreszcie powędrowała do stolika z pełną tacą, a Ala przesunęła się na początek kolejki. Kochał ją pan? Zapytała Maria tylko po to, żeby przerwać niezręczne milczenie. Była piękna, odparł, jakby to wszystko wyjaśniało, po czym najwyraźniej również, zauważając, że Ala za moment wróci, dodał pośpiesznie. Ale to było dziesięć lat temu, kiedy byłem młody i głupi. Teraz wiem. Ile takie kobiety są warte? Teraz szukam innych. Mniej pięknych? Maria uśmiechnęła się blado. Głowa bolała ją coraz mocniej. W żołądku wirowało. Potarła kark i poczuła pod palcami zimny pot. Miłych skorygował ją. Inteligentnych. Takich, które potrafiłyby mnie zrozumieć. Jak pani? Nawet mnie pan nie zna. Zaprotestowała słabo. Nie dała mi pani szansy, żebym panią poznał. Przykro mi, ja nie jest pani zainteresowana. Nie jestem. Mimo wszystko poczuła odrobinę wdzięczności, że ułatwił jej sprawę. Z całą pewnością? Ala wracała do stolika z tacą, na której stały trzy porcje fasolki po bretońsku i herbata. Z całą pewnością. Maria odniosła wrażenie, że chciał coś jeszcze powiedzieć, ale zrezygnował. Oczy za szkłami okularów wydawały się teraz twarde, jak dwa wypolerowane przez rzekę kamienie. Alicja postawiła tacę na stoliku. Wzięłam ci herbatę, powiedziała do Marii. Wyglądasz, jakbyś potrzebowała cukru. Dziękuję. Dziewczyna usiadła, po czym powiodła spojrzeniem od przyjaciółki do Roberta Langiera i z powrotem. Straciłam coś ważnego? Zapytała wesoło. Rozdział piętnasty Sierżant zrzymała Przy telefonie. Beata mocniej przycisnęła słuchawkę do ucha. Trębicki z tej strony, podobno mnie pani szukała. Tak, chciałam zapytać, czy ma pan już wyniki autopsji Szymona Szmajdzińskiego. Przede wszystkim zależy mi na informacji, z jakiej broni chłopak został zastrzelony. Bała się, że usłyszy to, co słyszała od rana. Jest sobota, święto, wszyscy się bawią. Kto w takim dniu miałby czas i ochotę zajmować się pracą? Jednak Trębicki nie uznawał weekendów ani świąt. Uświadomiła sobie nagle, że niewiele wie o tym mężczyźnie. Miał żonę? Dzieci? Z kim spędzał wolny czas? Był dzisiaj na festynie, czy może cały dzień tkwił przy zwłokach? Wstrzymała oddech. Mam wyniki. Głos lekarza był uprzejmy, z ledwie wyczuwalną, chłodną nutą. Właśnie miałem dzwonić, żeby ktoś z waszych po nie podjechał. Zaraz kogoś wyślę, obiecała. Ale najpierw niech pan powie, jaka to broń. Chwila, zasześciły kartki. Prawdopodobnie coś w rodzaju niemieckiego waltera PPK. To wszystko? Tak, dziękuję. Oszołomiona dziewczyna odłożyła słuchawkę, a potem sięgnęła po akta, które wciąż leżały na biurku i znalazła sprawę z 1977 roku. Nie musiała sprawdzać. Pamiętała przecież ten szczegół, ale i tak przewróciła strony na wypadek, gdyby pamięć płatała jej figle. Z Waltera zastrzelono Łukasza Stopyrę, studenta, który przyjechał do Mgielnicy Spędził tu niecałe dwa tygodnie, a potem został zamordowany, jak zakładała milicja, przez ludzi, z którymi zadarł jeszcze w Poznaniu. Część ósma. Dziewczyna i chłopak. Październik 1955 roku. Dziewczynka siedziała bez ruchu, wpatrzona w drzewa na skraju polany. Od pół godziny nie powiedziała ani słowa. Nie chciała też jeść, pić. Ani się bawić. Od czasu do czasu tylko mrugała, próbując pozbyć się zaschniętej na rzęsach krwi. Przed jej oczami przelatywały obrazy: ranny mężczyzna gramolący się z wypisaną na twarzy wściekłością, jego dłonie wbijające się w ziemię i coraz bardziej niezborne ruchy. Podnosił się nawet po tym, jak został postrzelony z pistoletu, nawet po tym, jak kamień strzaskał mu czaszkę, a lewa strona obwisła zupełnie jakby zrobiona była z surowego ciasta. Dziewczynka nie pamiętała, kto pociągnął za spust, ani czyja ręka trzymała kamień. Te kilka minut już objęła łaska zapomnienia. Pamiętała jedynie chłód ciężkiego przedmiotu wkładanego jej do ręki i szept chłopca. To potwór. Widzisz? Musimy pokonać potwora. Ale i to wspomnienie wyślizgiwało się, jakby próbowała nabrać wody w złożone dłonie. Co było dalej? Chłopiec pobiegł po nóż i przeciął nim gardło mężczyzny, aż krew trysnęła szeroką strugą. A może to ona trzymała ostrze, bo przecież bała się tego kogoś, tej istoty, która nie przypominała już człowieka. To był potwór, pełzający po ziemi i wydający z siebie dziwnie chrapliwe dźwięki. Gdy wreszcie zaczął umierać, dziewczynka patrzyła, nie zamknęła oczu, nie cofnęła się o krok. Stała nieruchoma niczym posążek, jak zamieniona w słup soli żona Lota. Patrzyła, lecz tak naprawdę niczego nie widziała. Coś w jej środku zamknęło się przed tym widokiem. Obrazy ślizgały się po powierzchni umysłu, ale żaden nie docierał w głąb. Teraz siedziała na przewróconym pniu, do którego doprowadził ją chłopiec i mrugała. Każde mrugnięcie wymazywało pamięć. Mrugnięcie? I zniknął obraz unoszącej się dłoni z kamieniem. Mrugnięcie? Przepadł dźwięk, jaki wydała pękająca czaszka. Najdłużej pozostało wspomnienie ciepłej krwi niespodziewanie uderzającej strumieniem w twarz dziewczynki, ale w końcu i ono rozmyło się w leśnej ciszy, jakby nigdy nie istniało. Luty 1985 roku. Rozdział pierwszy. To wszystko, co masz? Fakt, że Stopyrę zastrzelono z tego samego typu broni, co Szymka? I słowa Lenarczyk, że wszystkie te morderstwa mogą mieć coś wspólnego ze sprawą sprzed kilku lat? Bogusz nie zamierzał sobie pozwolić na nową nadzieję. Jeszcze nie. Niektórzy mieszkańcy mgielnicy mają broń myśliwską, ale kto ma pistolet, i to jeszcze niemiecki? Jak duże jest prawdopodobieństwo, że dwie osoby w ciągu niespełna dziesięciu lat w niewielkim mieście zginą z waltera PPK? Pomyśl chwilę. Pokaż te akta. Porucznik wyciągnął rękę, a potem przerzucił strony. Kiedy Stopyra został zastrzelony, Bogusz był jeszcze w szkole milicyjnej, ale oczywiście sporo o tej sprawie słyszał. Przeglądając akta, odnajdywał znane szczegóły: chłopak znaleziony pod lasem w ostatni dzień wakacji. Trzy strzały z bliskiej odległości. Jeden trafił w udo, jeden w brzuch, a jeden w głowę. I ten właśnie okazał się śmiertelny. Było też kilka dziwnych drobiazgów. Dziura po kuli na koszuli ofiary znajdowała się niżej niż rana, jakby w chwili oddania drugiego strzału ubranie stopyry było naciągnięte. Lekarz sugerował, że chłopak mógł umrzeć z uniesionymi rękami, być może w geście poddania. Ponadto, w loty dwóch pierwszych ran sugerowały, że morderca musiał strzelać z nietypowej pozycji: pochylony albo przykucnięty. Trzeci strzał oddano prawdopodobnie w momencie, gdy stopyra leżał już na ziemi. Pochylony albo klęczący? Pomyślał bogusz, przypominając sobie rozmowę z Beatą o tym, że w zabawie łatwo jest skłonić kogoś do uklęknięcia. Tylko, że tym razem klęczał morderca, nie ofiara. Na pierwszy, a nawet drugi rzut oka nie miało to sensu, ale porucznik wiedział, że sens tu jest. Wystarczy go tylko znaleźć. Rozdział drugi. Telefon zadzwonił w niedzielny poranek przed ósmą, gdy Maria drzemała po kolejnej bezsennej nocy. Terkliwy dźwięk wdarł się w jej świadomość. Budzik pora wstawać do pracy pomyślała, z trudem rozluźniając szczęki. Ostatnio nawet przez sen czuła jak mięśnie napinają się, a zęby zgrzytają o zęby. Śniło jej się coś złego, ale nie pamiętała już co. Czy w tym śnie była Alicja? Chyba tak, choć nie potrafiła przypomnieć sobie jej twarzy. Pamiętała za to poczucie utraty, gorzki smak w ustach, nagły chłód i pustkę na wysokości żołądka. Jak wtedy, gdy dowiedziała się, że ciotka jest umierająca i uświadomiła sobie, że wkrótce zostanie całkiem sama. Dzwonek na chwilę umilkł, a potem znów odezwał się natarczywie i ponaglająco. Usiadła na łóżku i potarła zesztywniały kark. Śpiący pod kołdrą pirat miałknął z lekką dezaprobatą, po czym wygiął grzbiet i zeskoczył na podłogę, by otrzeć się o nogi. Maria pogłaskała go odruchowo. Zwierzę zamruczało, jakby w jego wnętrzu ktoś włączył mały silniczek. Dobrze, że jesteś, pomyślała, po czym wstała i powlokła się do telefonu. W ustach czuła nieprzyjemny smak, jakby obudziła się z kacem. A przecież wczoraj wypiła ledwie połowę piwa. — Wsłucham. Maria Lenarczyk? — Iwona Zawadzka z tej strony. Pamięta pani? — Poznałyśmy się wczoraj. Jestem kuzynką Ryśka. — Pamiętam. — Marii ścisnęło się serce i nagle uczucie upiornej pustki jeszcze się wzmogło. — Stencel nie żyje — pomyślała, bo co innego mógł oznaczać ten telefon — Kolejny zgon był jak zaciskająca się na szyi pętla. Jakby z nieba wychyliła się brodata twarz boga, który wycelował w nią sękaty palec i powiedział: Ty, zauważyłem cię. Od tej pory będziesz widziała tylko śmierć i nie zaznasz ani chwili szczęścia. Pani Mario, jest pani tam? Tak, wyszeptała. Dzwonię, bo rysiek przed chwilą odzyskał przytomność i mówi coś o jakichś obrazach, że przyszły pocztą i trzeba je zanieść na dni miasta. Podobno pani wie o co chodzi. Obrazy? Trybiki w mózgu Marii wreszcie zaskoczyły. Tak, wiem o co chodzi i cieszę się, że rysiek żyje. A dlaczego miałby nie żyć? Iwona zdziwiła się lekko. Lekarze już wczoraj mówili, że jego stan jest stabilny i prawdopodobnie z tego wyjdzie. Tak, oczywiście. Maria zawstydziła się. Przepraszam. Pomoże mi pani z tymi obrazami? Ja nie mam pojęcia, czego szukać, a to chyba dla niego ważne. Pomogę. Świetnie, spotkajmy się pod blokiem Ryśka za godzinę. Zna pani adres? Nie. Żeromskiego 63. Da pani radę? Tak. Znakomicie. Będę na panią czekała. Odkładając słuchawkę, Maria uświadomiła sobie, że w godzinę nie dojdzie na Żeromskiego. Zwłaszcza w niedzielę. A musiała się jeszcze umyć i ubrać. Odruchowo podniosła więc słuchawkę i zadzwoniła do Ali. Dziewczyna odebrała po kilku sygnałach. Obrazy? Zdziwiła się, gdy przyjaciółka streściła jej rozmowę z Iwoną. A, kojarzę, rzeczywiście! Była w szkole mowa o tym, że na poczcie zaginęła paczka z pracami uczniów. Tylko, że to już za późno, nie? Dni miasta prawie się kończą. Wiem, ale Ryśkowi chyba na tym zależy. Maria nie dodała, że sama ma absurdalne poczucie winy. Jakby uznając ten za zmarłego, przyciągnęła do niego pecha. Poza tym obudziła się w niej odrobina dawnej ciekawości. Chciała spojrzeć na pracę Wojtka. Nawet jeśli istniała nikła szansa, że znajdzie coś interesującego. Wiem, że cię ostatnio wykorzystuję, oznajmiła, podczas gdy ala marudziła po drugiej stronie linii. Obiecuję, że to ostatni raz. Jeśli mogłabyś mnie tylko podrzucić na żeromskiego. Nie bądź idiotką! fuknęła dziewczyna, nagle zmieniając front. I nie myśl o żadnym wykorzystywaniu. Pomogę ci nawet szukać tych obrazów. I tak nie mam nic lepszego do roboty. Dzięki! Odłożyła słuchawkę. I powędrowała do łazienki, gdzie z lustra spojrzało na nią jej własne odbicie. Cele miała szarą, skórę na wargach popękaną, a włosy matowe i pozbawione życia, ale w oczach dostrzegła niepokorny błysk, jakby mówiący, że na przekór wszystkiemu ta kobieta jeszcze się nie poddała. Przemyła twarz i po raz pierwszy od wielu dni wyjęła kosmetyki do makijażu. Wytuszowała rzęsy, pomalowała powieki i przeciągnęła szminką po ustach. Jednak kolory jedynie podkreślały niezdrowy odcień cery. Po chwili wahania zmyła więc wszystko i tylko zaczesała włosy do tyłu. Potem nakarmiła pirata i czekała na ale. Dziewczyna zjawiła się zaskakująco szybko, jak zawsze energiczna i śliczna. Wszystko w porządku? szepnęła, gdy objęły się na powitanie. Maria nie była pewna, czy to pytanie dotyczyło jej samopoczucia, czy może tego, że wczorajszego wieczoru prawdopodobnie spotkały mordercę. A potem rozmawiały z nim w zatłoczonym barze. Wtedy chwyciłem dziewczynę za gardło i udusiłem na tej ścieżce. A potem zdjąłem jej bieliznę, żeby wszyscy widzieli, dlaczego zginęła, jaka naprawdę była. Maria przypomniała sobie, że właśnie to jej się śniło. Las, a w nim mężczyzna, i blondynka z wykrzywioną twarzą. Bardzo podobna do Ali. Może przyjdzie taki dzień, kiedy Robert Langier ruszy za następną ofiarą i kolejna lekkomyślna piękność. Zostanie znaleziona w podartej bieliznie. A one pozwoliły mu tak po prostu odejść. Tylko co właściwie miałyby zrobić? Tak! odwzajemniła uścisk, próbując myśleć o czymś innym, na przykład o tym, że jutro spotka Ale w pokoju nauczycielskim. Praca. Nic nigdy nie wydawało się równie odległe. Nie była pewna, czy jutro w ogóle będzie w stanie podnieść się z łóżka, żeby stawić czoła uczniom oraz nauczycielom. I odpowiadać na pytania dotyczące Asi. Iwona czekała pod blokiem. Tym razem włosy miała rozpuszczone, a w ręku trzymała nie kryminał, tylko romans, który na widok parkującego samochodu schowała do torebki. Przepraszam, że obudziłam panią. Panie poprawiła się na widok Alicji. Tak wcześnie, ale nie wiedziałam do kogo właściwie mam się zwrócić. W porządku. Alicja przejęła dowodzenie. Jeśli można coś dla Ryśka zrobić, chętnie pomożemy. Iwona poprowadziła je na parter, a potem sięgnęła do torebki po klucz. Maria, która wiedziała, że Stencel jest samotny, spodziewała się zapuszczonej nory albo wprost przeciwnie, pedantycznie wysprzątanych pokoi, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce. Tymczasem mieszkanie ryśka okazało się zdumiewająco zwyczajne, trochę zagracone, ale miłe i przytulne. Myślisz stereotypami, skarciła się w duchu. Dobre wrażenie psuły jedynie ślady pozostawione przez milicjantów. Niedomknięte szuflady, z których wystawały ubrania, rozsypana w kuchni mąka i wielki, błotnisty odcisk buta na podłodze w przedpokoju. Przez twarz Iwony przebiegł skurcz. — Gdzie są te obrazy? — zapytała Alicja. — Właściwie to nie wiem — zakłopotała się. Rysiek mówił tylko, że w domu i wspomniał panią Marię. Był pod wpływem leków i chyba jeszcze nie do końca oprzytomniał. — Rozumiem — Ala westchnęła. — Ja poszukam w sypialni, a wy w drugim pokoju. Czego właściwie szukamy? Iwona z powątpiewaniem spojrzała na półki zastawione porcelanowymi figurkami. Teczki, jakieś paczki? Prawdopodobnie dużej przesyłki pocztowej, wtrąciła Maria. I panie poznacie te rysunki, tak? Maria skinęła głową, choć nie miała pewności. Rysiek nigdy nie mówił jej, jakie prace zamierza wystawić. Zabrała się za przeszukiwanie szafy. Jednak znalazła tylko ubrania oraz stos pościeli, której było tyle że starczyłoby dla trzyosobowej rodziny. Potem przejrzała półki z książkami i biurko, ale i tam nic ciekawego nie było. Rzadkie gatunki ptaków w Polsce, atlas ornitologiczny, nie podejrzewała Ryśka o takie zainteresowania. Za plecami słyszała Iwonę, która przetrząsała szuflady niewielkiej komody. – Same śmieci – powiedziała malutka kobieta z niechęconym głosem. – Powinnam z Ryśkiem porozmawiać nie dodała, czy na temat chomikowania niepotrzebnych rzeczy, czy może o czymś innym. Po chwili ciągnęła bez związku. Rysiek mówił, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale wygląda na to, że aresztowali go z powodu jakiegoś anonimu. Słyszała pani coś o tym? Nie, Maria potrząsnęła głową. Czego dotyczył ten anonim? Jakiejś dziewczyny, uczennicy chyba. Asia, pomyślała Maria, oczywiście, że tak. – To bez sensu! – Iwona zamknęła kolejną szufladę. – Rysiek nigdy by… – przerwał im dobiegający z drugiego pokoju radosny okrzyk i po chwili Ala stanęła w progu, trzymając ostemplowaną, płaską paczkę. – Mam! – oznajmiła. – Otworzyć? – Jasne! – Maria pochyliła się, podekscytowana. Alicja rozdarła papier i z grubej, szarej koperty wysypał się na podłogę stos map. Trzy kobiety stały wokół niego… Z rozczarowanymi minami, a potem schyliły się niemal jednocześnie. Maria porozumiała się wzrokiem z przyjaciółką. Nic z tego, mówiły oczy dziewczyny, dajmy temu spokój. Maria zgodziła się z nią milcząco. Iwona wyprostowała się, trzymając w ręku mapę z trasą wędrówek dzikich gęsi. Przynajmniej próbowałyśmy! Westchnęła rozdział trzeci. Powinniśmy pogadać z derkaczem. Beata nerwowo spojrzała na zamknięte drzwi gabinetu. Poszukać go? Chciała wstać z krzesła, ale Bogusz chwycił ją za łokieć i posadził z powrotem. Daj spokój. Facet poszedł coś zjeść. Zajmie mu to pewnie z pół godziny. W tym czasie możemy trochę pogłówkować. Zastanówmy się, co łączyło te dzieci. Adam, na litość Boską, wałkowaliśmy to mnóstwo razy i do żadnych wniosków nie doszliśmy. Nie zaszkodzi spróbować jeszcze raz. Uparł się. Masz coś lepszego do roboty? Beata zastanowiła się. Podpułkownik Derkacz o raporcie lekarza już wiedział, a wszystko inne było na tyle mało ważne, że mogło zaczekać. Westchnęła: Nie, to posłuchaj. Odwrócił się do tablicy, na której wisiały przypięte zdjęcia. Mamy rysunek przedstawiający czwórkę dzieci w lesie i pięć potencjalnych ofiar. Wojtka Kapuściaka, Pawła Kurzeje, Blankę Janik, Asię Grabkowską i Szymka Majdzińskiego. Tak, wiem. Dziewczyna z trunem zdobywała się na cierpliwość. Już to... Czekaj. Założyliśmy wcześniej, że jedno z tych dzieci może być fałszywym elementem w układance. Wojtek nie, bo sam przyznał, że jest na rysunku. Paweł raczej nie, bo został wymieniony z imienia. A poza tym rozmawiał z Wojtkiem. I prawdopodobnie nie Szymek, bo w jego przypadku zgadza się mniej więcej nazwisko. Pozostaje jedna z dziewczynek. Wydawałoby się, że jasno musi być Asia, ponieważ była blondynką, a poza tym została zabita tak samo jak Paweł. Ale co, jeśli to nie ona? Jeśli Asia z jakiegoś powodu znalazła się w tej sprawie przypadkiem? Wyjmijmy ją na chwilę przed nawias. Zdjął zdjęcie jasnowłosej nastolatki z tablicy i zastanówmy się, co mogło łączyć pozostałą czwórkę? Wojtek, bity przez ojca chłopiec na granicy upośledzenia umysłowego, Bata wyliczała na palcach. Paweł, zdolny uczeń, ukochany syn mamusi i godny następca ojczyma. Blanka, dziewczynka z sierocińca oddana z powrotem przez adopcyjną matkę, i Szymek, dziecko mieszkającego na wsi, ubogiego alkoholika. Urwała, tknięta nagłą myślą. Widzisz to, prawda? Bogusz patrzył na nią błyszczącymi oczami. Jedno z tych dzieci też nie pasuje. Paweł? Dziewczyna zawahała się. Rzeczywiście, poza nim cała trójka była mniej lub bardziej zaniedbana przez dorosłych. Ale co by to miało znaczyć, że mamy nie jeden, a dwa fałszywe kawałki w układance? Że Paweł też został zabity przypadkiem? Nie, czekaj. Porucznik zmarszczył brwi. Był blisko. Wyczuwał to. Paweł, ukochany syn Mamusi, dziecko człowieka, który miał obsesję na punkcie noży i który własną żonę nazywał wariatką. Dobrali się jak w korcu maku, powiedziała apetyczna sekretarka, której nazwiska nie pamiętał. Czy Natalia Kurzeja mogła kiedykolwiek źle traktować syna? Zapytał. Beata potrząsnęła głową. Nie wydaje mi się chociaż kiedy rozmawiałyśmy na cmentarzu, wspomniała o poczuciu winy, że nie była dobrą matką, czy jakoś tak. Założyłam wtedy, że mówi o jego śmierci, że mogła go bardziej pilnować. Natalia Kurzeja przeszła załamanie nerwowe. No to jeszcze nic nie znaczy. Chwila słabości może się zdarzyć każdemu. No jasne, nie żyjemy w średniowieczu, żeby skazywać na społeczny ostracyzm każdego, kto kiedykolwiek miał problemy psychiczne. Teraz ludzie z takimi problemami lądują w szpitalu, dostają tabletki i za jakiś czas wracają do swoich rodzin zdrowi. Wszystko rozumiem, ale powiedz mi jedno. Tak? Kiedy ojciec zwiał, a matka poszła do czubków, kto zajmował się dzieckiem? Bata zamrugała. Cholera, jakoś o tym nie pomyślałam. No właśnie. Zadzwoń do kurzei i zapytaj ją. Jeśli będzie w domu. Wyciągnij ją choćby z ziemi. Chcę wiedzieć dokładnie, od kiedy, do kiedy Natalia kurzeja była hospitalizowana i kto wtedy opiekował się Pawłem. Pośpiesz się, masz na to spojrzał na zegarek. Jakieś. Dwadzieścia minut. Rozdział czwarty. Jak to nie znalazłyście tych obrazów? Na pewno dobrze szukałyście? Ciotka Asi zmarszczyła brwi i upiła łyk gorącej herbaty z nakrętki od termosu. W drugiej ręce trzymała papierową tackę z kawałkiem ciasta. Strucla tak jak obiecała, pomyślała Maria. Zbliżała się pora obiadu i sama zaczynała być głodna, ale miała ochotę na coś solidniejszego. Może na jedną z kiełbasek, których zapach dolatywał od wielkiego grilla? Co prawda, większość i tak pewnie wyrzuci, bo jej apetyt zazwyczaj znikał po kilku kęsach, dziś jednak zamierzała pozwolić sobie na rozrzutność. Sprawdziłyśmy wszystkie oczywiste miejsca, odparła. Głupio nam było przekopywać szuflady z bielizną czy inne osobiste rzeczy. Przepraszam, zreflektowała się Krystyna, po czym dopiła herbatę, położyła nakrętkę na stoisku, i manewrując jedną ręką, sięgnęła do kieszeni po papierosy. Wredna baba ze mnie, wiem. Nie chciałam sugerować, że się nie starałyście. Po prostu trochę mi szkoda, bo w tej paczce były też rysunki Asi. Jej matce byłoby miło, gdyby zobaczyła je na stoisku. Przykro mi, mruknęła Maria. O czym rozmawiacie? Karol Górny podszedł do nich, ściskając pod pachą czapkę z daszkiem. Krótkę miał rozpiętą, jakby nadeszła już wiosna, a nie nędzna lutowa odwilż z temperaturą plus pięć stopni. Podczas gdy ciotka Asi zajęła się wyjaśnieniami, Maria wykorzystała okazję i wymknęła się po kiełbaskę. Kiedy wróciła z tacką, nauczyciel perorował głośno, machając rękami. – No skoro Rysiek mówi, że paczka jest, to znaczy, że jest. – Może szukałyście nie tego, co trzeba? – spojrzał na Marię z dezaprobatą. – Te rysunki powinny być niewielkie, rozmiaru kartki z bloku, Taka przesyłka może się zmieścić gdziekolwiek. Maria uświadomiła sobie, że górny właściwie ma rację. Słowo obrazy wywoływało skojarzenia z czymś większym, dlatego odruchowo szukała dużej paczki. Mniejsza mogła umknąć jej uwadze. Z lekkim wahaniem potwierdziła, a uradowany mężczyzna zatarł ręce. Świetnie, pojedziemy jeszcze raz do mieszkania Ryszka. Gdzieś tu widziałem jego kuzynkę. Rozejrzał się. Rzeczywiście Iwona Zawadzka stała kilka kroków dalej właśnie kupowała dość paskudnego skrzata z gliny. Tym razem przeszukamy porządnie. Maria podejrzewała, że nagły przypływ energii u Wuefisty brał się zwyczajnie z nudów. Sprzedawanie drobiazgów musiało być w jego pojęciu kobiecym zajęciem, podczas gdy przeszukiwanie domu pozwalało wykazać się męską zaradnością. Z drugiej strony, co za różnica? Jakiekolwiek były jego motywacje, Karol Górny chciał pomóc, a naprawdę byłoby miło, gdyby zaginiona paczka wreszcie się odnalazła. Nie mamy samochodu, zgłosiła więc tylko dla porządku, przypominając, że Ala zniknęła pół godziny temu, by zająć się bratem. Na Karolu takie przeszkody nie robiły wrażenia. Nie szkodzi, za dziesięć minut odjeżdża autobus, spojrzał na zegarek. Jedź szybciej, ja porozmawiam z kuzynką Ryśka. Maria wcisnęła w siebie kilka kęsów kiełbasy, a resztę wyrzuciła do kosza. Rozdział piąty Beata zjawiła się dwadzieścia pięć minut później. Bogus mógł dokładnie określić czas, bo co chwila zerkał na zegarek. I jak? Zapytał, odkładając akta, które studiował przez ostatni kwadrans. Było ciężko, bo Kurzeja najwyraźniej nie lubi mówić o czasach, kiedy trafiła do psychiatryka. Ma poczucie winy. Nic dziwnego. Ale udało ci się coś z niej wyciągnąć? Porucznik niecierpliwił się coraz bardziej. Skinęła głową. Natalia Kurzeja została przyjęta do szpitala 14 sierpnia i spędziła tam trzy tygodnie do 4 września. W tym czasie jej syn przebywał pod opieką babci Jadwigi Kuran. Teraz uważaj, będzie najciekawsze: Babcia, zresztą już nie żyjąca, była alkoholiczką. Natalia upierała się, że jej matka zerwała wtedy z nałogiem, ale coś mi mówiło, że to nieprawda. Zadzwoniłam więc na posterunek w Krowodrzach, gdzie mieszkała starsza pani, i zapytałam, czy przypadkiem nie mają w dokumentach jakichś zgłoszeń z 1977 roku dotyczących osoby o tym nazwisku. Papierów, co prawda, nikt nie mógł znaleźć, ale miałam szczęście, bo poprosili do telefonu chorążego, który pracuje w tej dzielnicy od lat, i okazało się, że on całą sprawę pamięta. Podobno, przez ponad dwa tygodnie chłopiec był praktycznie zdany na siebie. Bo babcia poszła w tango. Dziecko żyło z tego, co wyżebrało od ludzi albo z drobniaków, które kradło z babcinego portfela, kiedy pijana kobieta zasypiała na kanapie. Jasna cholera! Wreszcie jakaś nauczycielka zorientowała się, że z chłopcem dzieje się coś złego i zgłosiła to na milicję, ale wtedy natalia już wychodziła ze szpitala i sprawa się rozmyła. Ten chorąży wymienił nazwisko nauczycielki? Pytałam, ale nie potrafił sobie przypomnieć. Tylko tyle, że był to ktoś z podstawówki Róży Luksemburg. Tej samej, do której chodzili Wojtek i Asia. Zgadza się. Tamtego lata w szkole organizowano półkolonie dla dzieci, które nie wyjeżdżały na wakacje. Wiesz, rodzice przyprowadzali pociechy rano i odbierali po południu, a w międzyczasie nauczyciele bawili się z nimi albo prowadzili do lasu na wycieczki. Teoretycznie uczestnicy takich półkolonii powinni być oficjalnie zapisani i opłaceni. Jeśli nie przez rodziców, to przez miasto. Ale w praktyce kręciło się tam też sporo dzieciaków, które po prostu wpadały zobaczyć, co się dzieje, a organizatorzy patrzyli przez palce. Idealne miejsce dla chłopca takiego jak Paweł, uzupełnił Bogusz. Miał opiekę i pewnie od czasu do czasu łapał się na darmowy posiłek. O ile zakład, że bywali tam też Wojtek, Blanka i Szymek. Chociaż nie znajdziemy ich w żadnych dokumentach. Myślisz, że właśnie wtedy wszyscy się spotkali? To ma sens, prawda? Pamiętasz tę ulotkę z pudła Szymka? Beata wysiliła pamięć. Coś o jakichś grach dla dzieci w wieku pięć do dziesięciu lat. Porucznik skinął głową, a potem gwałtownie wstał i wyszedł. Wrócił po chwili prowadząc ze sobą starszą panią z działu kadrowego. Oderwana od maszyny do pisania kobieta, sprawiała wrażenie lekko speszonej. Pomoże nam pani? Zapytał porucznik. Pani wnuczka chodziła do Róży Luksemburg, zgadza się? Kobieta przytaknęła. Pamięta Pani może, czy latem siedemdziesiątego siódmego była tam jakaś impreza? Coś jak festyn, tylko mniejszy z wydrukowanym programem, koncertem uczniów i różnymi atrakcjami? Starsza pani zamrugała, a potem chyba liczyła w pamięci, bo jej wargi poruszały się bezgłośnie. Siedemdziesiąty siódmy, mówi Pan. To chyba musiało być trzydziestego pierwszego sierpnia, jak nową salę gimnastyczną otwierali. Piękna, z basenem. Żadna inna szkoła w Mgielnicy takiej nie ma. Pochwaliła niemal, jakby budowa sali była jej zasługą. Sam naczelnik wtedy przyjechał, pamiętam. Tylko termin kiepski wybrali, bo to w ten sam dzień, co odpust było. Ale wiadomo, kościół z urzędem nigdy się dogadać nie mogli. Ci z miasta chyba chcieli, żeby ludzie poszli na otwarcie, zamiast na sumę. I poszli? wtrąciła Beata, która z własnego dzieciństwa doskonale pamiętała wyjazdy harcerskie, organizowane dokładnie w dni kościelnych świąt. Różnie, roześmiała się kobieta. Niektórzy tak, inni nie. A większość była najpierw na mszy, potem na odpuście, a na koniec jeszcze na otwarciu, bo czemu nie? Czemu nie? przyznała odruchowo sierżant. Mogę już iść? Robota czeka. Starsza pani znacząco zerknęła w stronę korytarza. Mam nadzieję, że pomogłam. Bardzo nam pani pomogła. I proszę pozdrowić wnuczkę. Niech się dobrze uczy. Kiedy za kobietą zamknęły się drzwi, Bata spojrzała na Bogusza. No proszę, powiedziała z lekkim podziwem. Nie sądziłam, że interesujesz się tym, kto w jakiej szkole ma wnuczkę. Słucham ludzi, wbrew temu, co ci się wydaje. Bogusz nie wspomniał, że na biurku starszej pani stoi zdjęcie pucołowatej dziewczynki trzymającej dyplom. Z wypisaną drukowanymi literami nazwą szkoły. Porucznik patrzył na nie kilka razy w tygodniu, gdy niecierpliwie czekał, aż maszynistka skończy przepisywać dla niego raport. 31 sierpnia zginął łukasz Stopyra, beata myślała na głos. W dzień otwarcia nowej sali gimnastycznej i w dzień odpustu, kiedy jest mnóstwo huku, bo chłopcy strzelają z kapiszonów. Idealny moment na morderstwo, prawda? Idę po pułkownika. Beata zerwała się z krzesła, ale porucznik po raz drugi tego dnia posadził ją z powrotem na miejscu. Czekaj. Na co? Wreszcie mamy trop, trzeba. Szukaliśmy derkacza, ale nie mogliśmy go znaleźć. Zmarszczyła brwi. O czym ty mówisz? O tym, że musieliśmy sami rozwiązać tę sprawę, bo facet poszedł coś zjeść i zniknął na południa. Bierz płaszcz i jedziemy. Dokąd? Do adopcyjnej matki Blanki, a potem do samej dziewczyny. Nie będzie chciała z nami rozmawiać. Teraz będzie, uwierz mi, pośpiesz się derkacz lada moment może wrócić. Rozdział szósty. Autobus przyjechał o czasie, ale okazał się zatłoczony ponad miarę. Wysiadło pięć osób z trudem przeciskając się przez ciszbę, a na ich miejsce próbowało wsiąść dwadzieścia nowych. Ludzie deptali sobie po stopach i rozpychali się łokciami, podczas gdy z wnętrza pojazdu dobiegały oburzone okrzyki sprasowanych jak sardynki pasażerów. Maria odsunęła się, przekonana, że i tak nie uda im się wejść do środka. Karol Górny przez chwilę miał chyba zamiar walczyć, ale zrezygnował z krótkim sapnięciem. Pojedziemy następnym, zdecydował. Rysunki nie zając, nie uciekną. Drzwi zaczęły się zamykać i znieruchomiały w połowie, ściskając stłoczonych na schodach pasażerów. Kierowca klął, ludzie twardo czepiali się jeden drugiego i próbowali wepchnąć dalej w głąb, aż wreszcie dwie czy trzy osoby odpadły od tłumu, drzwi się zamknęły i autobus ruszył. Nie mogę czekać na następny, powiedziała nerwowo Iwona Zawadzka. Córka wraca z ferii, muszę na dworzec po nią jechać. Może po prostu dam państwu klucze do mieszkania Ryśka, a potem zostawicie je na stoisku szkoły. Wpadnę tam pod wieczór z małą, zanim do szpitala pojedziemy. Maria wzięła klucze. Karol Górny rozsiadł się wygodnie na pustej ławce pod daszkiem przystanku i poprawił czapkę, która skrywała rzedniące włosy. To mamy chwilę dla siebie, co? zaczął wesoło patrząc na Marię. Porozmawiamy, czy będziemy tak siedzieć w milczeniu? Nie bardzo mnie lubisz, prawda? wzruszyła ramionami. Podobno Ryśka aresztowali, bo milicja dostała anonimowy telefon, że spotyka się z uczennicą. Powiedziała. Karol parsknął. To jest twój pomysł na rozmowę? Chcesz mnie zapytać, czy to ja byłem tym donosicielem? A byłeś? Przecież wiedziałeś o Ryśku i Jasi. Tym razem to on wzruszył ramionami. Coś tam się domyślałem. Jak większość pewnie. Ale uznałem, że to nie moja sprawa. Chce się spotykać z małolatą, niech się spotyka. Ostatecznie, dziewczynie, krzywda się nie działa. A że miała kiepski gust, to inna sprawa. Pewnie mi nie wierzysz, co? Dobra, powiem inaczej. Gdybym ja zadzwonił, to bym się przedstawił uczciwie, jak porządny obywatel, rozumiesz? Nie wstydzę się ani swojego nazwiska, ani tego, co mam do powiedzenia. Wyjął z kieszeni paczkę klubowych i zapalił a Maria odwróciła się, żeby dym nie leciał jej prosto w twarz. Może górny kłamał? Może cała ta pewność siebie była jedynie na pokaz, jak często się zdarzało u mężczyzn w jego typie. Jednak z niechęcią musiała przyznać, że prawie zdołał ją przekonać. Zwłaszcza, że wyglądało na to, iż związek z uczennicą zdawał się w UEFIście w pewnym sensie imponować. Jakby zbałamucenie młodziutkiej i ładnej dziewczyny czyniło Stencela w mniejszym stopniu ofermą, a większym prawdziwym mężczyzną, cokolwiek to słowo w pojęciu Karola Górnego znaczyło. Lecz jeśli autorem anonimowego telefonu nie był on, to w takim razie kto? Rozdział siódmy. Korczewska chciała zamknąć im drzwi przed nosem, ale bogusz przytomnie wsunął do mieszkania stopę. Wiem, dlaczego oddała pani Blankę z powrotem do domu dziecka, oznajmił bez wstępów. Wpuści nas pani, czy mamy o tym rozmawiać na klatce schodowej? Odsunęła się niechętnie. Jej oczy były czujne, a na samym dnie czaił się lęk. Zaprowadziła ich do kuchni, a potem stanęła z rękami założonymi na bujnych piersiach i zaciśniętymi ustami. Czekała. Wróciła tamtego dnia w zakrwawionym ubraniu, powiedział Bogusz, i przyznała się pani, prawda? Pokręciła głową. Beata nie wiedziała, czy miało to być zaprzeczenie, czy może wyraz zdumienia, ponieważ Judyta Korczewska wciąż nie potrafiła uwierzyć w to, co wydarzyło się przed laty. Odwróciła się w stronę okna i kiedy wreszcie otworzyła usta, jej głos był tak cichy, że sierżant ledwie rozróżniała słowa. Powiedziała, że zabili potwora. Myślałam, że to taka zabawa, ale potem w gazetach pisali o zastrzelonym chłopcu, a ja przypomniałam sobie tę krew i wyraz jej oczu. Nie potrafię tego opisać. Nie chciałam wierzyć. Boże, wciąż nie wierzę. Miała wtedy sześć lat. Jakie dziecko byłoby zdolne do czegoś takiego? Mówiłam sobie, że to musi być przypadek, jakiś straszny zbieg okoliczności. Starałam się ją kochać, naprawdę, ale po prostu nie potrafiłam. Rozumiecie? Chyba tak. Odezwała się cicho beata, bo porucznik milczał. Podeszła i położyła kobiecie rękę na ramieniu. Jej ciałem wstrząsało drżenie, ale sierżant nie potrafiła powiedzieć, czy to szloch, czy jedynie tłumione napięcie. Pojedzie pani z nami, porozmawia z dziewczyną, zdecydował Bogusz. Otworzy się, jeśli jej pani powie, że się pomyliła, że tamto to nie była jej wina. Nie. Potrzebujemy pani pomocy. Dzięki Pani możemy schwytać mordercę. Nie. Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale tym razem to sierżant złapała go za łokieć. Chodź, damy sobie radę. Jej spojrzenie było na tyle wymowne, że porucznik skapitulował. Skąd wiedziałeś? Zapytała, gdy wsiadali do samochodu. Kąt, pod jakim padały strzały, pamiętasz? Patolog napisał, że strzelał ktoś kucający albo mocno pochylony bo nie przyszło mu do głowy, że mógł to być po prostu ktoś bardzo niskiego wzrostu. Na przykład dziecko? Na przykład dziecko. Skręcili w stronę klasztoru. Naprawdę myślisz, że sześciolatek byłby zdolny do zabójstwa? Nie sądzę, żeby oni wiedzieli, co robią. Jedyną, która się zorientowała, że to nie zabawa była chyba Blanka. Dlatego nie chciała z nami rozmawiać. Bała się nie tego, że potwór przyjdzie ją skrzywdzić, tylko że my się dowiemy, co kiedyś zrobiła, a wtedy zostanie ukarana. I myślisz, że udać się skłonić dziewczynę do mówienia? Byłoby łatwiej, gdyby jej matka pojechała z nami wytknął, na co sierżant nie odpowiedziała. Jej zdaniem upór porucznika tylko sprawiłby, że Judyta Korczewska znowu wpadłaby w histerię. Bogusz też musiał o tym wiedzieć, skoro zdecydował się wyjść z mieszkania. Ale oczywiście próżno byłoby oczekiwać, że kiedykolwiek przyzna to głośno. Rozdział ósmy. Klucz zazgrzytał w zamku i Karol Górny pchnął drzwi, za którymi gęstniał wczesny zimowy zmierzch. Zbliżała się piąta po południu. W mieście dogasała weekendowa zabawa. Na rynku bardziej niecierpliwi zaczynali już pewnie zwijać stoiska. Powinniśmy się pośpieszyć, pomyślała Maria, po czym wkroczyła w mrok. Po prawej jest włącznik światła, poinformował idący za nią mężczyzna. Nie wiedziałam, że byłeś tu wcześniej, wcisnęła przycisk. Kiedyś, dawno temu, Mruknął Karol. Wpadłem, bo w telewizji puszczali mecz, a ja miałem w siatce sześć piw i nikogo z kim mógłbym się podzielić. To był wyjątkowo kiepski wieczór. Strasznie tu zimno, Maria wzdrygnęła się. Od mniejszego pokoju ciągnął wiatr niosący ze sobą zapach topniejącego śniegu i odległe głosy ludzi na ulicy. Zostawiliście otwarte okno? Nie, nie wyda. O cholera, umilkła stając w progu. Biurko pod oknem zasłane było rozbitym szkłem. Wpadające przez dziurę w szybie podmuchy wydymały firankę. Karol gwiznął i podszedł bliżej, depcząc po błotnistych śladach na podłodze. Wyjrzał na zewnątrz. Ktoś się włamał. Powiedział, jakby Maria nie domyśliła się tego wcześniej. Zobacz, okno wychodzi na zamknięte podwórze. O tej porze pewnie nikogo tu nie było, bo wszyscy poszli na festyn. Draniowi dopisało szczęście, chociaż i tak mocno ryzykował. Mówiłem Ryśkowi, że okno bez krad na parterze to głupi pomysł. Ciekawe, co zabrał, rozejrzał się. Całkiem porządne radio zostawił. On nie przyszedł tu po radio, szepnęła Maria, której nagle zrobiło się tak zimno że nie usprawiedliwiała tego nawet wybita szyba. W takim razie po co? Po rysunki Wojtka. Górny roześmiał się. Te uczniowskie bohomazy? Nie żartuj. W milczeniu pokręciła głową. Na milicję trzeba dzwonić, będziemy świadkami. WFista najwyraźniej znalazł się w swoim żywiole. Szlak. Rysiek chyba telefon przestawił. Ostatnio stał na biurku. Ty dzwoń. Ja muszę, muszę jechać. Maria powoli cofała się w stronę drzwi. Jechać dokąd? Nieważne, odwróciła się. Jak powinien czuć się człowiek, któremu zawalił się cały świat? Dziwne, bo ona nie czuła niczego, tylko lodowatą pustkę. A co niby było na tych rysunkach takiego ważnego? Morderstwo, odparła z ręką na klamce. Wojtek narysował scenę zabójstwa. Tylko nikt, nie potrafił tego dostrzec. Rozdział dziewiąty Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, ja będę mówił, a ty tylko słuchaj, powiedział Bogusz do dziewczyny, która uparcie patrzyła w okno. Kiedy miałaś sześć lat, chodziłaś w wakacje do Szkoły Róży Luksemburg. Tam poznałaś Wojtka Kapuściaka, Pawła Kurzeje i Szymka Szmajdzińskiego. Opiekował się wami pewien sympatyczny mężczyzna, który kazał się nazywać kartoflanym człowiekiem, zabierał was do lasu i wymyślał różne gry. Między innymi bawiliście się w polowanie na potwora. Zgadza się? Potwór was straszył, wystrzelaliście do niego z pistoletu na kapiszony, a wtedy on dramatycznie umierał. Rolę potwora odgrywał inny mężczyzna i był w niej całkiem przekonujący. Pewnie nawet nosił maskę, żeby wyglądać groźniej, co? Blanka potrząsnęła głową i powiedziała coś cicho. Słucham? Musisz mówić głośniej. Rysował nam, wymamrotała. Na początku kartoflany człowiek rysował nam na kartkach potwora, a potem przyprowadził tamtego drugiego mężczyznę i powiedział, że to jest właśnie ten potwór. Wcale nie wyglądał jak na rysunku, i zaczęliśmy się śmiać, a wtedy kartoflany człowiek powiedział, że nieważne jak ktoś wygląda na zewnątrz, że tak naprawdę ten człowiek w środku jest cały brzydki. A potem poszliśmy do lasu i wyobrażaliście sobie, że polujecie na prawdziwego potwora uzupełnił Bogusz. Blanka jedynie wzruszyła ramionami. To nie była wasza wina, wtrąciła sierżant łagodnie. Nie chcieliście zrobić nic złego i nikt nie ma do ciebie pretensji. Nikt w ogóle nie musi wiedzieć, że byliście tam wtedy, rozumiesz? dodała pod wpływem nagłej intuicji. Ani twoje koleżanki, ani siostry zakonne nigdy się nie dowiedzą. To kartoflany człowiek jest mordercą, nie ty. Dziewczyna pochyliła głowę, jej twarz przesłoniły rozpuszczone my włosy. Po chwili na blat dziecięcego stolika w kolorze wściekłej żółci Kapnęły dwie wielkie łzy. I złapiemy go, jeśli nam pomożesz zapewnił bogusz. Wiesz, jak kartoflany człowiek naprawdę się nazywa? Pamiętasz, jak wyglądał? Potrafiłabyś rozpoznać go na zdjęciu? Każdemu pytaniu towarzyszyło potrząśnięcie głową. Chyba bym go teraz. Nie poznała oznajmiła Blanka z ociąganiem, wycierając nos. To dawno było. Pamiętam tylko, że był wysoki, ale wiem, jak się nazywała dziewczyna, która czasem przychodziła, kiedy się bawiliśmy. tak kartoflany człowiek i tamten drugi mówili na nią: ala rozdział dziesiąty Maria Alicja otworzyła drzwi: co ty tu robisz? Wejdź, zrobię ciekawy. Wolę porozmawiać na zewnątrz. Dlaczego? Młodsza kobieta zmarszczyła brwi. Dziwnie się zachowujesz, Mario. Wyjdź na chwilę do ogrodu, proszę. Ala westchnęła. W porządku, daj mi pół minuty, przymknęła drzwi, a Maria odsunęła się, by objąć dom spojrzeniem. Nad wejściem paliła się lampka, której światło wydobywało z mroku rozrosłe krzewy róż i nagie pnącza winobluszczu. Które pięły się do okna na pierwszym piętrze. Dlaczego wcześniej tego nie widziała? Była ślepa, podczas gdy prawda znajdowała się tuż pod jej nosem. Alicja wyszła, narzucając w pośpiechu płaszcz na sukienkę w kwiatki. Na nogach miała niezawiązane sportowe buty, które pasowały raczej do spodni. Co, co się dzieje? Dlaczego zabrałaś rysunki z domu Ryśka? Słucham. Ala zamrugała. Obrazki, których szukałyśmy dzisiaj rano. Mówiłaś, że niczego nie znalazłaś, ale to nieprawda. Trafiłaś na nie w jakiejś szafie, ale nie mogłaś zabrać ich ze sobą, bo byśmy się zorientowały, więc wróciłaś później. Wybiłaś szybę i weszłaś przez okno. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Tylko ty wiedziałaś, że Rysiek ma rysunki, a złodzieja nic innego nie interesowało. Iwona też wiedziała. Poprawiła łagodnie Ala. Owszem, ale ona cały czas była z nami na rynku. Ty zniknęłaś, kiedy tylko wyszłyśmy z mieszkania Ryśka. Dlaczego je ukradłaś, Alicjo? Kto cię o to prosił? Nie okłamuj mnie. Po tym wszystkim, co razem przeszłyśmy, zasługuje przynajmniej naprawdę. Młodsza kobieta w milczeniu potrząsnęła głową. Maria pod wpływem impulsu wzięła ją za rękę. Tak lodowatą, że Maria wyczuwała zimno przez cienką wełnę rękawiczek. Znowu marzną jej dłonie, pomyślała bezsensownie. Ona też czuła chłód, zupełnie jednak niezwiązany z temperaturą otoczenia. Dopiero teraz to zauważyłam. Skinęła głową w stronę ściany, po której pieły się ze wino czawinobluszczu. Niczego tam nie ma. Teraz nie, ale wiosną i latem cały dom musi być pokryty zielonymi liśćmi. Mam rację? Zielony dom, powiedziała Ala bezbarwnym głosem. W którym mieszka potwór. W którym mieszka potwór, potwierdziła Maria. Widziałam ten dom na zdjęciach, ale nie potrafiłam rozpoznać, na co właściwie patrzę. Zaskakujący jak bardzo ogród jesienią, różni się od tego samego ogrodu zimą, zwłaszcza dla kogoś, kto kompletnie nie zna się na ogrodnictwie. Powinnam domyślić się znacznie wcześniej. Może nawet wtedy, kiedy powiedziałaś mi, że Maria znaczy ukochana przez Boga. Nie rozumiem. Nie wymyśliłaś tego sama, prawda? Powiedział ci to ktoś, kto interesuje się znaczeniami imion, kto wie na przykład, że Blanka znaczy biała albo właśnie jasna. Przestań. Alicja odwróciła twarz. Światło lampy nad wejściem padło na jej miękki, niemal dziecięcy policzek i podkreśliło długie rzęsy. Jaka ona jest piękna, pomyślała Maria. Myślałam, że tylko ładna, ale to coś więcej. To prawdziwe piękno. Gdzie jest Piotr? Piotr? Twój brat, Piotr, wyjaśniła cierpliwie Maria. Zdumiewał ją własny spokój. Powinna była krzyczeć i mleć. Powinna umrzeć z rozpaczy i przerażenia. Na górze w swoim pokoju dałam mu silny środek nasenny i teraz śpi. Maria skinęła głową. Powinnam była pamiętać, powiedziała. O tylu rzeczach powinnam była pamiętać. Na przykład o tym, że Asia miała bujną wyobraźnię. Wszyscy szukali potwora, którego dziewczynka mogła zobaczyć, a nikt nie pomyślał, że dziecku z taką fantazją wystarczy cokolwiek. Na przykład, widok człowieka ukrywającego się przed innymi, żeby wyobraziło sobie straszne monstrum. Nigdy nie było żadnego potwora. Nie tak naprawdę. Mylisz się, powiedziała ala. Chodź, pokażę ci i wszystko wyjaśnię. Maria nie ruszyła się z miejsca. No, chodź! Młodsza kobieta pociągnęła ją za rękę. Naprawdę sądzisz, że w moim domu mogłoby cię spotkać coś złego? Wejdź, jest zimno, a ty się cała trzęsiesz. To była prawda. Maria dopiero teraz uświadomiła sobie, że rzeczywiście dygocze jak w ataku febry. Ja zresztą też zaraz zamarznę. Nie wzięłam rękawiczek, ręce mam całe lodowate. To też była prawda. Palce dziewczyny przypominały sople. Chodź! Otworzyła drzwi i Maria przekroczyła próg. Rozdział 11. Bogóż zwolnił, bo po zmroku znowu chwycił mróz i zrobiło się ślisko, ale chwilę później, nie zważając na niebezpieczeństwo, wdepnął pedał gazu. Ulice były niemal puste, choć z knajp, które mijali, wylewały się potoki światła i od czasu do czasu dobiegały choralne śpiewy. Na jednym z przystanków zatrzymał się autobus, a pijak, dotąd kurczowo ściskający latarnię, puścił ją, po czym z godnością wtoczył się do wnętrza pojazdu. Sierżant przemknęło przez głowę, że jutro pół miasta pójdzie do pracy na ciężkim kacu. A potem wróciła myślami do śledztwa. Morderca bardzo ryzykował, uznała, kiedy porucznik mijał autobus. Dlaczego? Pomyśl. Był odpust. Strzelały kapiszony. Mnóstwo dzieciaków biegało z plastikową bronią. Komu przyszłoby do głowy, że jeden z tych pistoletów może być prawdziwy? Ludzie widzą to, co chcą zobaczyć. Poza tym sześciolatków nikt nie słucha. Sześciolatkowi, jeśli opowiada o zabijaniu potworów, daje się co najwyżej w skórę, żeby przestał gadać głupoty i zajął się czymś pożytecznym. To właśnie łączyło te dzieci. Wszystkie były pod opieką dorosłych, którzy mieli je gdzieś. Matka Blanki uwierzyła córce. Bogusz wzruszył ramionami. Nigdy nie ma tak, żeby plan wypalił w stu procentach. Ale drań był sprytny. Założę się, że zadbał nawet o to, żeby jego podopieczni, zgodnie z rejonizacją, byli przypisani do różnych podstawówek. To idealna sytuacja. Kończyły się wakacje, a z początkiem września dzieci miały zacząć szkołę, każde inną. Nowe doświadczenia, nowi koledzy. Kto by po paru tygodniach pamiętał, co się wydarzyło w wakacje? Dziwne, że Stopyra dobrowolnie dał się wciągnąć w zabawę, zauważyła Beata. Czytałam akta i z nich wynika, że chłopak był typowym wakacyjnym podrywaczem, którego interesowały głównie imprezy i panienki. Nie sądzę, żeby ktoś taki chętnie odgrywał potwora przed grupą przedszkolaków. Może chciał się przypodobać jakiejś dziewczynie. Bogusz skręcił w ulicę, przy której stała komenda. Sierżant widziała już z okien samochodu jasno oświetlony budynek. Niektóre panienki lecą na facetów, którzy lubią dzieci. Zwolnił. Beata położyła rękę na klamce. W tym momencie porucznik wdepnął pedał gazu, ruszając gwałtownie do przodu. Sierżant wrzasnęła, kiedy zimne powietrze uderzyło ją w twarz, a otwierające się drzwi omalnie wywlokły jej na zewnątrz. Zwariowałeś? Wychylając się niebezpiecznie, pociągnęła drzwi do siebie i zamknęła. Kompletnie ci odbiło? Alicja! Bogusz minął wejście do komendy. Po schodach ktoś właśnie wchodził i Beata z nieprzyjemnym uczuciem w żołądku uświadomiła sobie, że to prawdopodobnie podpułkownik Derkacz. Słyszałem to imię wcześniej. Czy któraś z nauczycielek Wojtka i Asi tak się nie nazywa? Nie, odparła z całą stanowczością, choć jej to imię też odlegle z czymś, czy raczej kimś się kojarzyło. Dałaby sobie rękę uciąć, że przez śledztwo przewinęła się jakaś Alicja. Gdzie ty kurwa jedziesz? rzadko kleła, ale w tym momencie nie potrafiła się powstrzymać. Podaj mi notatnik ze schowka. Gdzie jedziesz? Notatnik. Zacisnęła Wargi i sięgnęła do schowka. Bogusz usiłował przewracać kartki drugą ręką trzymając kierownicę i patrząc jednocześnie na drogę oraz na zapisane strony. W końcu się poddał i zwrócił na te zbracie. Znajdź mi adres dyrektorki szkoły, do której chodzili Wojtek Jasia. Asia. Czesława Sroka? Jakoś tak. Sikora warknęła sierżant, która miała dobrą pamięć do nazwisk. Niepodległości pięć. W porządku. Zgrabnie skręcił na południe. Mam nadzieję, że będzie w domu. Ona powinna wiedzieć, kto zajmował się dziećmi na półkoloniach i brał potem udział w otwarciu nowej sali gimnastycznej. Nie powinniśmy po prostu obejrzeć zdjęć z tej imprezy? Jeśli masz rację, morderca musi na nich być. Wiem, ale archiwum gazety i tak jest teraz zamknięte. Samochód z coraz większą prędkością pokonywał kolejne zakręty, podczas gdy sierżant drzymała, modliła się, żeby Czesława Sikora była w domu i żeby pamiętała nazwisko nauczyciela, który tamtego lata opiekował się grupą sześciolatków. Dyrektorka otworzyła im drzwi wystrojona, w makijażu, eleganckiej garsonce i z butami na wysokim obcasie, które trzymała w rękach. Widać, wróciła właśnie z festynu i jeszcze nie zdążyła się przebrać. – Chcemy zadać pani parę pytań – Bogusz bezceremonialnie wpakował jej się do mieszkania. Mam nadzieję, że to nie zajmie dużo czasu. Gospodyni spojrzała na zegarek z takim niepokojem, że Bata zmieniła zdanie. Czesława Sikora nie wróciła, tylko właśnie miała wychodzić. Kilka minut, zapewnił porucznik. Pamięta pani, kto opiekował się dziećmi podczas organizowanych w szkole półkolonii latem siódmego roku i kto potem brał udział w otwarciu nowej sali gimnastycznej 31 sierpnia? Kobieta zamrugała zdziwiona. Nie bardzo, to było dawno temu. Poza tym półkolonie organizowaliśmy nie tylko tamtego roku, ale kilka lat pod rząd. Ostatnie chyba w siedemdziesiątym dziewiątym. Sporo nauczycieli zajmowało się wtedy dziećmi. Mm, zaraz, na pewno Karol Górny i chyba Ewa Baran. Kto jeszcze? naciskał porucznik. Nie pamiętam, naprawdę. Może pani ma zdjęcia? W domu nie, ale w szkole jest księga pamiątkowa, w której. W porządku, pojedziemy do szkoły. Zacisnęła usta. Śpieszę się w niezwykle ważnej, prywatnej sprawie. Cokolwiek to jest, będzie musiało poczekać do jutra. Teraz proszę włożyć buty i zabrać klucze do szkoły. Ma pani klucze, prawda? Sikora spojrzała na sierżant, szukając zrozumienia, ale beata nic nie mogła zrobić. Żałowała trochę tej kobiety, jednak śledztwo nie mogło czekać. Postaramy się nie zająć pani dużo czasu. To było wszystko, co mogła obiecać. Dyrektorka poddała się i z kwaśną miną wsunęła stopy w buty, a potem włożyła płaszcz. Gdy dotarli pod szkołę, wyłowiła z torebki pęk kluczy i otworzyła drzwi. Echo ich kroków odbijało się od ścian w pustych korytarzach, świetlówki bzyczały nad głowami. Za szklaną gablotą stały puchary zdobyte przez uczniów w zawodach sportowych, wyżej wisiały dyplomy. W powietrzu unosiła się woń kurzu, zmieszana z wciąż jeszcze wyczuwalną nutą dziecięcego potu. Beata czuła się trochę nieswojo. Ten budynek powinien tętnić życiem, a tymczasem sprawiał wrażenie wymarłego. Sikora zaprowadziła ich na pierwsze piętro do pokoju nauczycielskiego, wyjęła z szafy wielki album i położyła go na stole. Siedemdziesiąty siódmy. lato, mruczała. O, to będzie tu. Najstarszą grupą zajmowała się Ewa Baran, mają pan na zdjęciu, proszę, obok Karol Górny i Staszka Mederska. Nikogo o imieniu Alicja? Ma pan na myśli Ale Danielewską? Wtedy jeszcze u nas nie pracowała, miała zacząć od września, ale owszem, czasem wpadała i bawiła się z dziećmi. Ma do nich podejście, to chyba rodzinne. Kobieta zakłopotała się lekko. Mam nadzieję, że nie zamierza nam pan zarzucić, że zatrudniamy opiekunów bez uprawnień. Mogę zapewnić, że niczego pani nie zarzucam. Zna pani adres Alicji Danielewskiej? Mieszka z bratem gdzieś przy Waryńskiego. Bogusz zawahał się, spojrzał na Beatę, a potem na dyrektorkę. To wszystko, powiedział. Dziękujemy za pomoc. Nie odwieziecie mnie państwo do domu? Niestety nie. Śpieszymy się. Może pani skorzystać z komunikacji miejskiej? Jeszcze jeżdżą autobusy. Gdy kobieta szła w stronę drzwi, podzwaniając kluczami, wyglądała, jakby nagle przybyło jej kilka lat. Przykro mi, powiedziała Beata, myśląc o tej niezwykle ważnej, prywatnej sprawie, która prawdopodobnie znajdowała się teraz pięć kilometrów stąd. Nie doczekała się odpowiedzi. Rozdział dwunasty. W mieszkaniu było gorąco, aż Maria na chwilę straciła oddech. Zaraz zdjęła płaszcz, lecz sweter, który włożyła rano z myślą o całym dniu spędzonym na dworze, i tak grzał niemiłosiernie. Alicja przykręciła kaloryfer, a potem podeszła do szafki i wyjęła z niej grubą kopertę. Były w niej stare zdjęcia. Niektóre jeszcze z przedwojny, inne zrobione chyba na początku lat pięćdziesiątych. Maria rozpoznała matkę Ali, młodszą niż na ślubnym portrecie który wisiał w pokoju. Na jednej fotografii kobieta śmiała się w kawiarni, otoczona wianuszkiem przyjaciółek, uczesanych i ubranych zgodnie z modą sprzed kilkudziesięciu lat. Na drugiej siedziała przed jakimś gotyckim kościołem i tuliła do siebie kilkuletniego chłopca. Na kolejnej znajdował się sam chłopiec, upozowany w atelier na tle namalowanych pastelowymi kolorami gór. Jego twarz była znajoma, ale Maria nie miała czasu się nad tym zastanawiać. Bo w ręku trzymała już następne zdjęcie, na którym matka Ali stała obok zgarbionego mężczyzny. Jego twarz Maria wzdrygnęła się odruchowo. Twarz mężczyzny pokryta była ciemnymi guzowatymi naroślami. Największa miała wielkość śliwki i zwisała nad prawym okiem. Z lewej strony rysy rozlewały się, jakby spływając pod wpływem gorąca. Nos przypominał niekształtną bulwę. Kartoflany człowiek, szepnęła. Kolejne kawałki układanki wsuwały się na swoje miejsce. Maria rozmawiająca z przyjaciółką o jej rodzinie, pytająca a ojciec? i odpowiedź Alicji mój? Już wtedy mogła się domyślić, że Ala i Piotr są przyrodnim rodzeństwem. Tyle drobiazgów, na które powinna zwrócić uwagę. Dzieci się go bały, powiedziała Ala miękko, ale on nie był zły. Nie znałaś go? Ja nie, ale Piotr tak. Jego ojciec był uroczym, sympatycznym człowiekiem, jeśli tylko dało mu się szansę. Tyle, że ludzie rzadko mu ją dawali, prawda? Ala przygryzła wargę i skinęła głową. Mama mi opowiadała, że było sporo nieprzyjemnych incydentów. Wiesz, kamienie wrzucane przez okna, napisy na ścianach, tego typu rzeczy a on coraz bardziej unikał ludzi, aż wreszcie całkiem zdziwaczał. Wtedy poznała w pracy mojego tatę i zaczęła się z nim spotykać. Nie oceniam jej. Myślę, że na swój sposób do końca kochała ojca Piotra, ale chyba nie potrafiła już z nim żyć. Maria spojrzała na roześmianą dziewczynkę w kawiarni. Była elegancko ubrana i umalowana, pełna życia, w zawadiacko przekrzywionym kapeluszu. Tak bardzo. Podobna do Ali. Dlaczego w ogóle zdecydowała się wyjść za mąż? Może choroba jej wybranka nie była wtedy jeszcze tak zaawansowana, a może widziała siebie w roli pięknej, która pokochała potwora i siłą miłości pokona wszystkie przeszkody? Lecz życie to nie bajka, a kilkanaście lat spędzonych z człowiekiem, którego boi się i nienawidzi całe miasto, mogło złamać nawet najbardziej optymistyczną naturę. Dla ojca Piotra to był ostateczny cios. Ciągnęła Ala. Wtedy wyprowadził się do lasu i zamieszkał w szałasie, który sam zbudował. Poznałaś go tam. Mówił o potworach, przypomniała sobie Maria. Uczył mnie strzelać, żebym mogła je zabijać. Dziewczyna wzruszyła ramionami. Ludzie byli dla niego potworami. Poza tym, mówiłam ci, że na starość mocno zdziwaczał, ale nie zrobiłby krzywdy żadnemu dziecku. Tak, mówił ci brat? Tak mówił mi brat. On nie choruje na to samo co jego ojciec, prawda? Maria zmarszczyła brwi, myśląc o przystojnym Piotrze. Trudno było uwierzyć, że to dziecko kartoflanego człowieka. Czy on też jest w jakiś sposób zniekształcony? Ala potrząsnęła głową. Jego problem tkwi w psychice, wyjaśniła z ociąganiem. To choroba dziedziczna. I Piotr przez całe życie bał się, że prędzej czy później i jego dopadnie. Jak była mała, potrafił przez całe godziny wystawać przed lustrem i szukać pierwszych przebarwień, a kiedy znajdował jakiś pryszcz czy krostkę, wpadał w histerię. Mama próbowała go uspokajać, prowadziła do lekarzy, którzy tłumaczyli, że nic mu nie dolega, ale. Ale on nie wierzył. I było z nim coraz gorzej, dokończyła Maria. Aż wreszcie w pewnym momencie Przestał w ogóle wychodzić z domu. Piotr nie znosi, kiedy ludzie widzą jego twarz. Taka fobia. Nie wiesz, ile go kosztowało, żeby się przełamać i pokazać tobie. Dla nikogo innego by tego nie zrobił. Alicja spodziewała się chyba, że przyjaciółka to doceni, jednak Maria była zbyt zamyślona, by zauważyć jej proszący wzrok. Słyszałam, że twój brat ma grupę inwalidzką, ale nie przyszło mi do głowy, że Rentę można też dostać z powodu problemów psychicznych. Niekoniecznie trzeba być fizycznym kaleką, powiedziała. Gdybym słuchała plotek, gdybym kiedykolwiek po prostu zapytała, co właściwie Piotrowi dolega, prawdopodobnie już dawno bym wiedziała. Ale mnie obchodziło tylko własne nieszczęście. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, co mówią ludzie. A Piotr jest wystarczająco sprawny, żeby zabić trójkę dzieci. Zwłaszcza, że teraz bez większych problemów mógł wyjść na zewnątrz. Jest zima, szybko zapada zmrok, jeszcze do niedawna sypał śnieg. Ktoś, kto w taką pogodę chodzi pochylony, zasłaniając twarz, nie wzbudza żadnych podejrzeń. Nie, ale uparcie kręciła głową. Nie rozumiesz. Piotr nie mógłby nikogo skrzywdzić. Prosił cię, żebyś zabrała obrazy z domu ryśka, tak? Co ci powiedział? Tylko tyle, że to ważne, że muszę się pośpieszyć, a on wszystko mi później wytłumaczy, wyjaśniła niechętnie. Ale kiedy wróciłam, źle się czuł, więc nie chciałam już o nic pytać, tylko dałam mu tabletkę, żeby się trochę przespał. Co zrobiłaś z tymi obrazami? Spaliłam je za domem, tak jak mnie prosił. Nie spojrzałaś na nie? Nie, wrzuciłam po prostu wszystkie w ogień, ale tam nic nie było. Ala podniosła głos. Nie mogło być! Znam Piotra i wiem, że nie byłby w stanie nikogo skrzywdzić. W takim razie dlaczego kazał ci zniszczyć rysunki? Nie mam pojęcia. Kiedy się obudzi, możemy go zapytać. Na pewno. Nie bądź naiwna, Alicjo! Maria złapała ją za ręce. Mimo czasu spędzonego w nagrzanym pokoju, palce dziewczyny nadal były lodowate. On zabił już wcześniej. Osiem lat temu. Dzieci były świadkami, tak jak zakładałyśmy, a potem o wszystkim zapomniały. Dopiero niedawno Wojtek sobie przypomniał. Może dlatego, że był u ciebie? Pamiętasz? Mówiłaś, że zaprosiłaś go na herbatę, żeby porozmawiać. Musiało się wtedy zdarzyć coś, co pobudziło jego pamięć. Opowiadałaś, bratu, o rysunkach, które będą wystawione na stoisku, o tym, że Rysiek wysłał je do oprawy. Mam rację? Wspomniałaś kiedyś, że o wszystkim mu mówisz. To nonsens! Piotr miałby zabić te dzieci z powodu jakichś rysunków? Dlaczego? To, co na nich było, dla przeciętnego człowieka nie miało znaczenia, ale gdyby zobaczyli je Paweł czy Blanka, też mogliby sobie wszystko przypomnieć. Piotr nie mógł do tego dopuścić. Przestań! Posłuchaj mnie. Nie chcę! Alicja zakryła uszy rękami. Cicho, bo go obudzisz. Pójdziemy razem na milicję i. i co? Powiemy im, że Piotr jest mordercą, ponieważ tak wydedukowałaś na podstawie rysunków? Zdajesz sobie sprawę, jak to brzmi? Już i tak ludzie uważają cię za wariatkę, nie? Dźwięk dzwonka do drzwi przerwał jej w pół zdania. Alicja zamarła, Maria wstrzymała oddech. Serce waliło jej w piersi jakby za chwilę, miało połamać żebra. Pomyślała, że to zupełnie bez sensu. Niebezpieczeństwo znajdowało się na piętrze, a nie za drzwiami. Ala podeszła do okna i uchyliła firankę. Milicja szepnęła. Maria odetchnęła i już ruszyła w stronę drzwi, kiedy dziewczyna złapała ją gwałtownie. Pozwól mi najpierw z nimi pomówić, proszę. Piotr jest jedynym krewnym, jakiego mam, rozumiesz? Daj mi pięć minut. Potem powiemy im, co tylko chcesz. Oszołomiona Maria skinęła głową. Rozdział trzynasty. Czy to nie blok, w którym mieszka Stencel? Beata przetarła zaparowaną boczną szybę. I nasz samochód? Zatrzymaj się. Nie mamy czasu. To może być ważne. Bogusz zaklął i zjechał na pobocze. Sierżant wysiadła w samą porę, żeby złapać krupę, który zmierzał właśnie do milicyjnego poloneza. Co się dzieje? Włamanie było, Krupa skinął głową porucznikowi. W mieszkaniu Ryszarda Stencela. Karol górny zgłosił. Na szczęście chyba nic nie zginęło. Chyba? Bogusz myślami był już przy Waryńskiego, szukając domu Alicji Danielewskiej. Podobno Maria Lenarczyk upierała się, że złodziej ukradł obrazy. Jakieś antyki? Porucznik usiłował sobie przypomnieć, czy widział coś takiego w mieszkaniu Stencela. Nie znał się na sztuce, ale mógłby się założyć, że nauczyciel niczego cennego nie miał. Nie, zwykłe obrazki, Uczniów znaczy, takie jakie się rysuje na lekcjach plastyki. Zajrzał do notatek. Miały być wystawione na dniach miasta, więc Stencel wysłał je w imieniu szkoły do oprawy, ale przesyłka się spóźniała. Dopiero porucznik odebrał mu notes i przebiegł wzrokiem po zapisanych stronach. W końcu uniósł głowę i spojrzał najpierw na pełną napięcia twarz Beaty, a potem na zakłopotanego krupę: Gdzie jest teraz Karol Górny? Puściłem go, bo mówił, że żona czeka. A Maria Lenarczyk? Poszła, jeszcze zanim Górny zadzwonił do nas. Dokąd? Krupa wzruszył ramionami. — Nie wiem, pewnie do domu. Późno jest. I mówiła, że na jednym z obrazków była narysowana scena morderstwa, tak? Sierżant skinął głową, jeszcze bardziej zakłopotany. — Jakoś tak, ale górny pewnie się pomylił. Może powiedziała... — Myślę, że powiedziała dokładnie to. Bogusz przeniósł wzrok na Beatę. — Chodź, nie mamy dużo czasu. — To ma dla ciebie sens? — Zapytała dziewczyna, gdy z powrotem znaleźli się w samochodzie, zmierzając w stronę Waryńskiego. Owszem. Myślisz, że Wojtek narysował śmierć stopyry? Bogusz skinął głową. A Stencel miał ten rysunek w rękach i niczego się nie domyślił? Mina Beaty była pełna wątpliwości. Dlaczego miałby się czegokolwiek domyślać? Nie sądzę, żeby na tym obrazku było wyraźnie widać morderstwo. Pewnie większość ludzi mogłaby zinterpretować go jako zabawę w lesie albo coś w tym rodzaju. Ale dla tych, którzy brali udział w zabójstwie, rysunek miał zupełnie inne znaczenie. Gdyby został wystawiony na dniach miasta, każdy mógłby go obejrzeć Paweł, Blanka, Szymek. Dlatego musieli umrzeć. Rozumiesz? Czy to nie przesada? Zabić dziecko tylko po to, żeby nie zobaczyło jakiegoś obrazka? Nie wystarczyłoby usunąć samych rysunków? Paczka była nie wiadomo gdzie, a co gorsza, w każdej chwili mogła się odnaleźć i jednak dotrzeć do celu. W dodatku nie tylko Stencel mógł ją odebrać, skoro została wysłana w imieniu całej szkoły. Poza tym morderca nie miał pewności, że to jedyny rysunek. Może bał się, że u wojtka w domu jest ich więcej? a któryś nauczyciel wpadnie na pomysł, żeby urządzić wystawę prac utalentowanego plastycznie tragicznie zmarłego ucznia. Założę się też, że facet od pewnego momentu miał już niezłą paranoję. Jeśli idiota Wojtek przypomniał sobie wydarzenia sprzed ośmiu lat, to co z pozostałymi dziećmi? Tymi zdecydowanie bardziej inteligentnymi. Wojtkowi raczej nikt by nie uwierzył, gdyby nagle zaczął opowiadać, że kiedyś w lesie zastrzelił człowieka. Ale jeśli coś takiego powiedziałby Paweł albo Blanka. Dawniej ich też by zlekceważono, ale teraz, kiedy mieli po czternaście lat, zwłaszcza gdyby przypomnieli sobie szczegóły? A co zasią? Jak ona do tego wszystkiego pasuje? Nie wiem, przyznał Bogusz z niechęcią. Wydaje mi się, że dziewczyna zginęła w jakimś sensie przez przypadek. Morderca się pomylił? Może. A może po prostu. Dowiedziała się czegoś od Wojtka, skoro chodziła z nim do jednej klasy, a potem chciała szantażować zabójcę. Dlaczego miałaby to robić? Taka wzorowa uczennica same piątki z góry na dół. Wzorowa uczennica, która była znana ze zwariowanych pomysłów. Pamiętaj o tym. Może jej się wydawało, że to będzie świetna zabawa. Zresztą mniejsza z tym. Na razie skupmy się na szukaniu domu Alicji. Miała być ulica Waryńskiego? Beata przytaknęła. To jesteśmy na miejscu. Porucznik zaparkował przy krawężniku. Wysiądź i zapytaj kogoś. Posłusznie wysunęła się z auta i ruszyła w dół pustej ulicy. Po jednej i po drugiej stronie wznosiły się kwadratowe domki jednorodzinne z żółtego piaskowca. Brzydkie, ale solidne powojenne budownictwo. Zadbane ogródki i solidne płoty. Tylko dziurawy chodnik psuł dobre wrażenie. Sierżant weszła właśnie w jedną z wielkich ciemnych kałuż i natychmiast poczuła jak pod jej stopą z cichym trzaskiem pęka lód. Cofnęła się, ale za późno. Zimna woda już wlała się do buta. Z czarnego nieba zaczął sypać śnieg. Płatki opadały wolno, wirując w świetle zakurzonych latarni. Za jednym z płotów rozszczekał się doberman. Ślepia płonęły w mroku, a z gardła wydobywał się chrapliwy warkot. Modląc się, żeby ogrodzenie wytrzymało napór olbrzymiego cielska, beata minęła tabliczkę z napisem: Uwaga, zły pies! Przeszła jeszcze jedną przecznicę i trafiła na piwiarnie trzy karty. W środku paliło się światło, a przez zaciągnięte żaluzje widziała, że ktoś się tam krząta. Zapukała. Zamknięte, odpowiedział opryskliwy głos. Czytać nie umie? Kartka na drzwiach wisi. Z milicji jestem, chciałam o coś zapytać. Drzwi uchyliły się i w szparze rozbłysło ciekawskie spojrzenie. A co? Okradli u nas kogo? W głosie kobiety brzmiało tyleż zaniepokojenie, co niezdrowa fascynacja. A może zamordowali? Chciałam zapytać o adres Alicji Danielewskiej. Znają pani? Znam. Co mam nie znać? Kobieta wyglądała na rozczarowaną trywialnością pytania. Pod czternastką mieszkają. W dół ulicy pani pójdzie, dom po lewej. A co, przeskrobała coś, że milicja ją nachodzi? Dziękuję za pomoc. Sierżant nie fatygowała się, żeby odpowiedzieć na pytanie. Pięć minut później stali już przed numerem czternastym. Bogusz zadzwonił i czekał, niecierpliwie przestępując z nogi na nogę. W oknie na parterze uchyliła się firanka, ale do drzwi nadal nikt nie podchodził. Porucznik jeszcze raz nacisnął dzwonek i dopiero teraz doczekał się efektu. W progu stanęła jasnowłosa, wyraźnie zdenerwowana dziewczyna. – Alicja Danielewska? – zapytał dla formalności. – Tak, coś się stało? – Musimy z panią porozmawiać. Możemy wejść? Nie, proszę, nie. Mój brat jest chory i śpi. Nie chcę go budzić. Wyjdę do państwa, dobrze? Wróciła po chwili, w za dużym płaszczu, pośpiesznie narzuconym na ramiona. Wydawała się w nim jeszcze drobniejsza, prawie jak dziecko. Oczy miała wielkie i błękitne, rozszerzone strachem. Słucham. Latem, siedemdziesiątego siódmego roku, — Zajmowała się pani uczestnikami organizowanych przez Szkołę Półkolonii. Zgadza się? — Ja... tak. Ch chyba tak. Nie pamiętam dokładnych dat. — I poznała tam pani Łukasza Stopyrę? — Tego chłopaka, który potem zginął? — Tak. Trochę nam pomagał, ale nie znałam go dobrze. — Czemu mnie wypytujecie? Ja nic nie wiem. — Dlaczego ona się tak denerwuje? — zastanawiała się sierżant — Dziewczyna wyglądała, jakby z każdą sekundą znajdowała się bliżej skraju histerii. Może należała do osób, które panikują przy każdym kontakcie z władzą. Jednak była też z jakiegoś powodu nie była zadowolona z tego wyjaśnienia. Bogusz próbował zachować spokój, którą grupą się pani opiekowała? Najmłodszą? Yy, nie, chyba nie. W każdym razie nie wtedy. Miałam grupę dziewięciodziesięciolatków. A kto zajmował się maluchami? Nie pamiętam. Co to ma wspólnego ze śmiercią Łukasza? Dlaczego mnie nachodzicie od takiej godzinie? Nie jestem przestępcą! Nikt tak nie twierdzi. W takim razie czemu zadajecie te wszystkie pytania? Jakbym miała wiedzieć, kto go zabił! Jakbym. jakbym. o to wam chodzi? Myślicie, że ja. że mogłabym. krzyk przeszedł w urywany szloch. Spokojnie, nikt panią o nic nie oskarża! Beata wyciągnęła rękę, żeby pocieszyć płaczącą dziewczynę. Nim jednak zdążyła to zrobić, Alicja odepchnęła ją gwałtownie. Wynoście się stąd! Bogusz stracił cierpliwość. Jeśli natychmiast się pani nie uspokoi, porozmawiamy na komisariacie. Zazwyczaj taka groźba działała jak kubeł zimnej wody. Jednak nie tym razem. Alicja odwróciła się gwałtownie i wciąż krzycząc: wynoście się! Uderzyła drobnymi pięściami w tor z Bogusza, a potem w jego twarz. Porucznik skrzywił się, bardziej ze złości niż z bólu. Mam tego dość! Wysyczał przez zaciśnięte zęby, po czym zgrabnie chwycił dziewczynę, obrócił i skuł jej ręce za plecami. Pojedzie pani z nami. Może na komisariacie trochę pani ochłonie. Rozdział czternasty Maria zamarła, słysząc jak przyjaciółka podnosi głos. Co powinna teraz zrobić? Wyjść i wszystko wytłumaczyć? Ale co właściwie miałaby tłumaczyć? Zresztą Alicja prosiła, żeby została. Z drugiej strony takie chowanie się było przecież idiotyczne. Wyślizgnęła się z pokoju i zatrzymała przy prowadzących na piętro schodach. Patrzyła jak zahipnotyzowana na drzwi wyjściowe, nie potrafiąc podjąć decyzji. Bezradna i przerażona, niczym uczennica obrywająca burę w gabinecie dyrektora. Dopiero kiedy milicjant warknął coś nieprzyjemnym tonem, a Alicja krzyknęła, odzyskała zdolność ruchu. Nim jednak chwyciła za klamkę, usłyszała za plecami odgłos cichych kroków. Nie zdążyła się odwrócić, nie zdążyła nic zrobić. Na jej usta spadła ciężka ręka, a druga objęła ją i unieruchomiła. Nie bój się, szepnął Piotr, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko porozmawiać. Rozdział piętnasty Bogusz zaparkował na skraju lasu i otworzył drzwi. Porozmawiamy tutaj, oznajmił. Proszę wysiąść. Alicja Danielewska wygramoliła się z samochodu. Świeżo spadły śnieg, rozmazywał się pod jej butami w błocie. Z nieba wciąż sypały nowe płatki, osiadając na rzęsach i gołej głowie dziewczyny. Od lasu ciągnął zimny, ostry zapach mokrej ziemi, i butwiejącego drewna. Alicja zadrżała. W świetle samochodowych reflektorów jej oczy były jeszcze większe i jeszcze bardziej przerażone, niż Beata zapamiętała. Ja nic nie wiem, naprawdę, szepnęła. Myśli, że przywieźliśmy ją tutaj, żeby siłą wymusić zeznania, uświadomiła sobie sierżant i czym prędzej zapewniła. Proszę się nie bać. Chcemy tylko porozmawiać. Alicja zamrugała nerwowo. Najwyraźniej nieprzekonana. Barta czekała na oczywiste pytanie, dlaczego w tym miejscu, a nie na komisariacie. Jednak dziewczyna milczała. Może teraz wysili pani pamięć i przypomni sobie, kto opiekował się najmłodszą grupą latem 77 roku. Bogusz wyjął papierosa i zapalił. Paweł Kurzeja, Szymon Szmajdziński. Mówią pani coś te nazwiska? Ja? Oczywiście to, z ci... to ci zamordowani chłopcy. Pamięta ich pani z tamtych półkolonii? Pokręciła głową. Wtedy przez szkołę przewijało się sporo dzieci. Poza tym to było osiem lat temu. Ledwie przypominam sobie własną grupę, a co dopiero inne. Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że to była pani pierwsza praca, zauważył bogusz. Ja świetnie pamiętam swoje pierwsze śledztwo. Może po prostu ma pan lepszą pamięć niż ja? Dziewczyna chyba zaczynała odzyskiwać równowagę. A przynajmniej nie trzęsła się już tak bardzo. A może pani coś ukrywa, zgasił ją szybko Bogusz. Jak dobrze znała pani Łukasza Stopyrę? Tyle co inni. Przychodził nam pomagać i wtedy zamieniliśmy kilka słów. Dlaczego pani nie wierze? I dlaczego chłopak z wielkiego miasta zajmował się w naszej dziurze dzieciakami? Nie wiem. Nie pytałam go. Może robił to, żeby zbliżyć się do pani? Nie. Jest pani pewna? Młoda, ładna dziewczyna i przystojny student z Poznania. Nie było niczego między wami? Nie, Alicja uparcie kręciła głową. Może ktoś poczuł się zazdrosny, jakiś pani były chłopak, Karol Górny, inny nauczyciel. Bo założę się, że znała pani większość, jeszcze zanim zaczęła pani pracę w szkole. Trochę znałam, przyznała z ociąganiem. Może to właśnie Karol Górny opiekował się najmłodszą grupą. Albo Ryszard Stencel? Nie, nie sądzę. Maluchami musiała się zajmować któraś z nauczycielek, ale. tak? Nigdy nie mieliśmy takiego sztywnego podziału. Często się zdarzało, że łączyliśmy grupy, albo dzieliliśmy w zależności od tego, co kto chciał robić. Jeśli jakieś dziecko wolało bawić się w świetlicy zamiast na świeżym powietrzu, to nikt go nie zmuszał do wychodzenia. A Karol. Karol, powtórzył bogusz zachęcająco. Organizował różne zabawy, wie pan, gry sportowe i takie tam. I zabierał dzieci do lasu? Nie wiem. Może czasem las jest niedaleko, a dzieci lubią się tam bawić. Bogusz odciągnął beatę na bok. Pasuje, prawda? W szkole jest trzech facetów. Jeden to staruszek pracujący od lat na połytatu, więc nie biorę go pod uwagę. Zostają górny i stencel, którego już prześwietliliśmy, i nic na niego nie mamy. To mógł być ktoś z zewnątrz, spoza szkoły, albo nauczyciel, który już tam nie pracuje. Beata powstrzymała się od wytknięcia porucznikowi, że powinien zapytać dyrektorkę, czy ostatnio ktoś się zwolnił albo przeszedł na emeryturę. Sama zresztą nie była bez winy, bo też mogła na to wpaść. Najprostsze rozwiązania zazwyczaj są tymi właściwymi. Bogusz z każdą chwilą był coraz bardziej zniecierpliwiony. I tak musimy przesłuchać burnego. Czekaj. Na co? Nie wiem, czy wyciągniemy coś więcej z tej dziewczyny. Nie w takich warunkach. Daj mi chwilę. Coś było nie tak. Ale co? Zdenerwowanie Alicji od pierwszej chwili, kiedy otworzyła drzwi? Jej nagły brak pamięci? Jedno i drugie dało się wytłumaczyć. Nie, było coś jeszcze. Coś związanego nie ze słowami dziewczyny, ale z jej wyglądem. Sierżant przyjrzała się uważnie stojącej przy samochodzie postaci. Zgarbiona w obszernym płaszczu, który sprawiał, że wyglądała jak potrzebujący opieki dziecko. Specjalnie tak się ubrała, żeby wzbudzać współczucie, czy może zwyczajnie złapała pierwsze okrycie, które wpadło jej w ręce, kiedy wychodziła przed dom. Jasny, krótki i taki jakby trochę damski, z dwoma rzędami guzików i szerokim kołnierzem. Skąd pani ma ten płaszcz? Zapytała ostro Beata. Należy do pani? Alicja spojrzała zdziwiona. Kupiłam go parę lat temu. Czemu pani pyta? Nie pasuje na panią. Wiem, ale to jedyny rozmiar, jaki był wtedy w sklepie. Pomyślałam, że lepszy taki niż żaden, ale potem na szczęście udało mi się kupić coś normalnego. Gdy Beata odciągnęła Bogusza z powrotem na bok, Alicja odprowadziła ich niespokojnym spojrzeniem. — O co ci chodzi? — zapytał porucznik. — Ten płaszcz, pamiętasz? Coś takiego opisał nasz pierwszy świadek, ten fryzjer, który wyszedł na spacer z psem. — Twoim zdaniem Danielewska jest mordercą? — Daj spokój, popatrz na nią. — To przecież huchro. — A płaszcz jest na nią za duży. Może nie ona go nosiła? — Naprawdę uważasz, że zabójcą może być Karol Górny? No czemu nie? Facet wydaje się dość antypatyczny. Bogusz parsknął. Mordercy powinni być mili? Ten akurat chyba jest. Przypomnij sobie, co mówiła Blanka: jakoś nie widzę górnego w roli kogoś bawiącego się z czwórką dzieci w zabijanie potwora. W takim razie kto? Alicja ma brata a Sikora wspominała, że zdolność do radzenia sobie z dzieciakami jest u nich rodzinna. Założyłam, że ma na myśli rodziców w Alicji, ale może chodziło właśnie o brata. Co jeśli on też pomagał przy tamtych półkoloniach? Nie jest chyba nauczycielem, zauważył porucznik. Stopyra też nie był. Dlaczego brat miałby nosić jej płaszcz? Beata wzruszyła ramionami. Nie mam pojęcia, ale wiesz co mi przyszło do głowy? Że Alicja cholernie chciała, żebyśmy zabrali ją z domu. Ludzie zazwyczaj wolą rozmawiać z nami u siebie, a ona odwrotnie. Od początku, jakby świadomie, zmierzała do tego, żeby wylądować na komendzie. Cały ten wybuch, te wszystkie krzyki. Nie masz wrażenia, że chciała kogoś ostrzec dać czas na ucieczkę? Bogusz spojrzał na nią, a potem zaklął tak głośno, że stojąca przy samochodzie Alicja wzdrygnęła się gwałtownie. Rozdział szesnasty. Piotr usiadł w fotelu i gestem wskazał Marii miejsce naprzeciwko. Niedawno siedzieli tutaj, popijali herbatę i rozmawiali. Wtedy jednak brat Alicji nie miał tak smutnych oczu i nie nosił swetra, którego kieszeń wypychał kanciasty przedmiot. Nie musiała zgadywać, co to jest. Piotr sięgnął i położył na kolanach znajomo wyglądający pistolet, a potem uśmiechnął się, przepraszająco. Pamiątka z wojny. Jeszcze po moim ojcu, wyjaśnił. Nie kaszlał już, ale nadal miał katar, co jednak w żaden sposób nie czyniło go mniej niebezpiecznym. Nie chcę ci robić krzywdy. Musisz mnie tylko wysłuchać. Marii przypomniał się film, który oglądała, gdy poprawiała sprawdziany, ten, w którym kobieta błagała mężczyznę o litość, a on groził jej bronią. Nie pamiętała czy wszystko skończyło się dobrze i czy bohaterka przeżyła. Nie boję się ciebie. Słowa wymknęły jej się nim zdążyła pomyśleć, ale mówiła prawdę. Nie bała się. Już nie. Była odrętwiała, jakby to wszystko działo się obok niej, w filmie albo na scenie. Czuła ulgę i lekkie zawroty głowy. Być może czegoś takiego doznaje zdecydowany na skok samobójca, gdy staje na krawędzi dachu i patrzy w dół. Już po wszystkim. Żadnych więcej bezsennych nocy, kiedy nasłuchiwała, czy pod jej drzwiami nie skrada się morderca, żadnego zastanawiania się, jak wygląda jego twarz. Prześladujący ją strach wreszcie wyszedł z mroku i siedział teraz w fotelu z lekko zakłopotaną miną w rudawo-brązowym swetrze z uśmiechniętym psem, który w sklepie mogła wybrać tylko kobieta. Chłopiec, który dawno temu w szałasie trzymał ją za rękę, żeby nie bała się ciemności, a teraz dorosły mężczyzna, rozpieszczany przez młodszą siostrę i osaczony przez własne lęki. Człowiek, który tak rzadko wychodził z domu, że nie miał nawet własnego zimowego płaszcza. Zabiłeś te dzieci, powiedziała. Przez jedną szaloną sekundę myślała, że zaprzeczy, i przez jeszcze bardziej szalony ułamek sekundy była gotowa mu uwierzyć, ale on tylko skinął głową. Przecież wiesz, i tego chłopaka, studenta. Jak na to wpadłaś? Kiedy przyszłam do was z tym moim żałosnym spisem, bardzo się starałeś odciągnąć moją uwagę od jego śmierci. Chociaż wszystko pasowało idealnie. Tajemnicza zbrodnia popełniona w lesie, nigdy nie wykryty sprawca. A potem przypomniałam sobie, że Alicja mówiła coś o narzeczonym i tragicznej historii, więc skojarzyłaś fakty, rozumiem. Nigdy nie wątpiłem w twoją inteligencję, Mario. Dlaczego? Dlaczego Łukasz Stopyra musiał umrzeć? To proste. Zginął, bo naprawdę był potworem. O nie patrz tak na mnie. Nie jestem wariatem. Nie trzeba wyglądać jak potwór, żeby nim być. Powinnaś o tym wiedzieć. Kiedy Stopyra zaczął interesować się Alą, uruchomiłem swoje kontakty i zebrałem trochę informacji. Mam sporo znajomości jeszcze z czasów studiów, zanim zrobił nieokreślony ruch wolną ręką. Czego się dowiedziałeś? Że chłopak był dwukrotnie oskarżony o gwałt i za każdym razem ofiara wycofywała oskarżenie. Takich dziewczyn było więcej, tylko nie miały odwagi mówić. Jedna z nich, kiedy Stopyra z nią skończył, Weszła do wanny i podcięła sobie żyły. A on nie musiał się bać, bo jego ojciec zajmował wysokie stanowisko w partii i był bogaty. Mógł je wszystkie mieć tak po prostu, ale nie lubił podobroci, rozumiesz? Lubił zadawać ból. Nie możesz tego wiedzieć na pewno wzruszył ramionami. Nawet jeśli, nie mogłem ryzykować. Musiałem chronić, ale nie rozumiem, dlaczego pozwoliłeś, żeby dzieci patrzyły. Potrząsnął głową. One nie tylko patrzyły. Razem to zrobiliśmy, rozumiesz? Razem zabiliśmy potwora. Myślałem, że dzieci zapomną, tak jak ty zapomniałaś, co wydarzyło się w lesie. Przecież wszystko wyglądało tak podobnie. Powiedziałem im, żeby nazywały mnie kartoflanym człowiekiem, a potem narysowałem potwora, który wyglądał jak twój ojciec. Omal się nie zaśmiała. Na swój sposób to rzeczywiście było zabawne. Nasz kartoflany człowiek. Pewnie psycholog miałby na ten temat coś do powiedzenia. Skrzywił się lekko. Nieważne. Chodzi o to, że oni powinni byli zapomnieć. I rzeczywiście zapomnieli, ale potem Wojtek przyszedł z wizytą i kiedy Ala parzyła herbatę, zaczął się kręcić po domu. Wszedł do mojego pokoju bez pozwolenia jak do obory. A tego nie znoszę. Zgadnij, co było dalej. Chciałeś, żeby sobie poszedł, więc go postraszyłeś. Powiedziałeś, że jeśli się nie wyniesie, przyjdzie po niego potwór albo coś w tym rodzaju. Bojtek miał pamięć do twarzy. Twój widok plus słowo potwór prawdopodobnie sprawiły, że wszystko sobie przypomniał. Prawdopodobnie uśmiechnął się, ale oczy nadal miał smutne. Można powiedzieć, że sam jestem sobie winny, co? Jeden drobny błąd. Skąd mogłem wiedzieć, do czego doprowadzi? Dlaczego zaniosłeś ciało Asi na polanę? Nie chciałem porzucać jej byle gdzie. To nie byłoby właściwe. Polana wydawała się dobrym miejscem, spokojnym, a poza tym pomyślałem sobie, że dziewczynka będzie tam miała towarzystwo mojego ojca. Kiedy ją znalazłaś, uznałem to za coś w rodzaju znaku, że jednak pamiętasz, że. że co? że może mogłabyś zrozumieć, dlaczego to wszystko robiłem. Nie jestem złym człowiekiem, Mario, wbrew temu, co pewnie teraz myślisz, a przynajmniej kiedyś nie byłem. Pamiętasz mnie jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi? Tak, odpowiedziała, bo wydawało się, że to dla niego ważne, a jej drobne kłamstwo nic nie kosztowało. Można być uprzejmym, nawet jeśli stoi się twarzą w twarz ze śmiercią. Może zwłaszcza wtedy. Ale wspomnienia były blade, ledwie uchwytne. Chłopiec pokazujący jej wielki kopiec mrówek i zdejmujący dla niej z drzewa puste ptasie gniazdo. Jego twarz, gdy pochylał się nad strumieniem i ochlapywał wodą, prychając zabawnie, a potem mówił ze śmiechem: Wystarczy tego mycia, dzisiaj mamy dzień dziecka. Ręka wyciągnięta w ciemności i chwytająca jej rękę. Lubiłaś mnie wtedy? Tak. Ja też cię lubiłem, Mario. Nadal cię lubię. I nie chcę cię skrzywdzić. Ale zrobisz to, jeśli będziesz musiał. Maria wiedziała, że nie chcę cię skrzywdzić, nawet trzykrotnie powtórzone, wcale nie zapewni jej bezpieczeństwa. Piotr pochylił się w jej stronę, jego oczy błyszczały. Jestem chory psychicznie, mam na to oficjalne papiery. Żaden sąd mnie nie skaże, jeśli cię teraz zabije. Maria zamknęła oczy, zaciskając dłonie na poręczy fotela. Czekała na huk strzału, na ból, kiedy kula będzie przebijać jej czaszkę i wdzierać się do mózgu. Miała nadzieję, że nie potrwa to długo. Piotr wstał, usłyszała jego kroki, kiedy się zbliżał. Potem pochylił się. Był teraz tak blisko, że wciągała w nozdrza jego zapach woń lekarstw i wody kolońskiej. Bardziej wyczuła, niż usłyszała ruch wokół twarzy. Fala powietrza omiotła jej skórę, a potem w tym samym miejscu poczuła ciepło dłoni, która przesunęła się po policzku. Maria podskoczyła, a Piotr roześmiał się. Jednak się mnie boisz, powiedział, kiedy zdezorientowana kobieta otworzyła oczy. Przepraszam, drań ze mnie. Obiecuję, że więcej nie będę cię straszył. Naprawdę nie zamierzam zrobić ci krzywdy. Nie zamierzam też przekonywać cię, że może znowu mnie polubisz i że powinniśmy razem uciec. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że coś takiego mogłoby się zdarzyć. Ale jestem za bardzo zmęczony, żeby dłużej się oszukiwać. I ty też chyba jesteś zmęczona. Powoli skinęła głową. Co zamierzasz zrobić? Chcę. Żebyś ty skrzywdziła mnie, rozumiesz? Nie Myślę, że rozumiesz. Miałem zamiar zająć się tym sam, ale zabrakło mi odwagi. Nie bój się, to nie będzie takie straszne. Zresztą zrobiłaś to już wcześniej, chociaż pewnie nie pamiętasz. Nie wargi miała zdrętwiałe, także z trudem mówiła: a mimo to nadal nie potrafiła się bać. Włożył jej pistolet do ręki. Maria poczuła znajomy, zimny ciężar. Jej palce przesunęły się po lufie i odruchowo objęły rękojeść, tak jak dawno temu uczył ją kartoflany człowiek. Za drugim razem jest znacznie łatwiej, powiedział łagodnie. A za trzecim? To już bułka z masłem. Chociaż. uśmiechnął się lekko i tym razem na krótką chwilę uśmiechnęły się także jego oczy. Mam nadzieję, że w twoim przypadku trzeciego razu nie będzie. Nie zrobię tego. Zrobisz, bo inaczej nie pozwolę ci wyjść z tego pokoju. Pomyśl o Asi, Mario, miała przed sobą całe życie, a ja ją zabiłem. To nie była dobra ani szybka śmierć. Nie przygotowywałem się tak, jak w przypadku Pawła czy Szymka. Po prostu chwyciłem, co akurat wpadło mi w rękę i uderzyłem. Jeśli czegoś żałuję, to właśnie tego, że tamtego dnia straciłem nad sobą panowanie. Obaj chłopcy musieli zginąć. Ale Asia mogłaby żyć. Wciąż mam jej aparat. Wiesz o tym? Przestań. Chciałem go wyrzucić, ale nie wiedziałem gdzie. Każde miejsce wydawało mi się nieodpowiednie. Bałem się, że milicja domyśli się, do kogo należał i znajdzie moje odciski palców. Teraz technicy potrafią robić cuda o jakich nie masz pojęcia. Dlatego po prostu schowałem go na dnie szafy. Nie wierzę ci! Przeszedł przez pokój i wrócił z aparatem w ręku. Maria poznała go. To była smiena, którą widziała kilka razy w rękach hasi. Na osłonie dziewczynka przylepiła naklejkę z myszką Miki, teraz lekko zabrudzoną czymś brązowym. Maria pośliniła palec i potarła kreskówkową twarz. Ale plama nie chciała zejść. Asia umierała długo, powiedział piotr. Kiepski ze mnie morderca. Kiedy nie zginęło od pierwszego ciosu, spanikowałem i nie wiedziałem, co robić. Patrzyłem na nią, a ona mówiła. Uderzenie musiało uszkodzić coś w jej mózgu, bo to był nieprzerwany potok słów. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Większość nie miała sensu ale zrozumiałem, że chciała napisać o mnie scenariusz i chyba sama zagrać w tym filmie. I tak nic by z tego nie było, wiesz. Nawet gdyby przeżyła, pewnie już nigdy nie byłaby normalna. Dlatego może to i dobrze, że w końcu ją dobiłem. To była prawdziwa łaska. Rozdział siedemnasty Zostań z nią! rzucił Bogusz, wyskakując z auta. Bata patrzyła, jak biegnie przez ogród w stronę drzwi. Siedząca z tyłu Alicja pochyliła się i zasłoniła twarz rękami, tak że sierżant w lusterku widziała tylko swobodnie opadające złoto-rude włosy. Nie była pewna, czy dziewczyna płacze, czy tylko nie chce patrzeć na to, co za chwilę się stanie. Porucznik szarpnął za klamkę. Drzwi okazały się otwarte. Gdy znikał w głębi domu, z wnętrza dobiegł odgłos strzału, doskonale słyszalny w zimowej ciszy. Epilog Kwiecień 1985 roku Maria usiadła na schodach, jeszcze trochę wilgotnych po wiosennym deszczu i wystawiła twarz do słońca. Gdyby żyła jej ciotka, prawdopodobnie powiedziałaby, że to bardzo niezdrowo siedzieć na mokrym kamieniu. Lecz Emilii Orawskiej już nie było, a Maria po raz pierwszy czuła, że i dom, i ona sama są wolni od obecności tego uporczywego ducha. Pirat wynurzył się z krzaków, cały obsypany białymi płatkami i lekko wskoczył na stopień obok Marii. Kobieta pogłaskała go, zdejmując przy okazji z ucha strzępy mokrej pajęczyny. Kot miałknął i zabrał się za wylizywanie zmierzwionego futra. Zamknęła oczy. Pod powiekami wykwitały pomarańczowe i czerwone powidoki słonecznego światła. Ciepłe podmuchy wiatru niosły woń odsłoniętych przez śnieg zbutwiałych liści i roślin, na których wyrastały pierwsze wiosenne kwiaty. Tylko niedaleki las wciąż pachniał cieniem i zimą, ale o lesie Maria starała się nie pamiętać. Tak samo jak starała się nie pamiętać o chłopcu, którego dawno temu tam spotkała, i o mężczyźnie, który z tego chłopca wyrósł. Lecz wspomnienia i tak wracały, a razem z nimi pytania, na które nie znała odpowiedzi. Kiedy Piotr postanowił, że łukasz Stopyra musi umrzeć. W dzień, gdy chłopak po raz pierwszy przyszedł do szkoły, żeby pomagać przy organizacji półkolonii i zbliżyć się do Ali, czy może wcześniej lub później, tamtego pierwszego dnia Piotr powiedział swoim podopiecznym, żeby nazywali go kartoflanym człowiekiem, a potem narysował potwora wyglądającego jak jego ojciec. Dla porucznika Bogusza miało to cechy premedytacji, dla Marii wyglądało bardziej jak zaklinanie rzeczywistości. Jakby piotr odprawiał magiczny rytuał mający przywołać przeszłość. Dawno temu w lesie z ręki dziecka zginął potwór i teraz miało zdarzyć się to samo. To nie był żaden wyrafinowany morderczy plan. Raczej strzał w ciemno, liczenie na łód szczęścia. Piotr musiał tylko w odpowiedniej chwili dać jednemu z dzieci prawdziwy pistolet zamiast zabawki. A może zrobił jeszcze mniej. Może zwyczajnie położył Waltera w miejscu, gdzie Wojtek i reszta trzymali broń na kapiszony. Kto, w razie wpadki, zdołałby mu udowodnić, że zrobił to specjalnie, że pistolet w ogóle należał do niego. O tym, że miał w domu pamiątkę z wojny, wiedziała przecież tylko Alicja. Przy odrobinie szczęścia wszystko potoczyłoby się jak w 1955 roku. W lesie zostaje zabity człowiek, a dzieci albo opowiadają o tym i nikt im nie wierzy. Albo zapominają pod wpływem szoku, tak jak zapomniała Maria. A jeśli Piotrowi udałoby się odpowiednio wcześnie usunąć pistolet z miejsca zbrodni, milicja w żaden sposób nie skojarzyłaby brutalnego zabójstwa z dziecięcą zabawą. Przy odrobinie szczęścia, Piotrowi udałoby się popełnić morderstwo prawie doskonałe, bez brudzenia sobie rąk. Problem w tym, że właśnie szczęścia mu zabrakło. Bawiące się dzieci zraniły stopyrę, lecz go nie zabiły. I kiedy piotr zjawił się w lesie, zastał tam grupę oszołomionych, przerażonych maluchów i krwawiącego mężczyznę. Może stopyra domyślił się, że to nie wypadek. Podobno był inteligentnym chłopakiem. Może groził piotrowi, że jeszcze się z nim policzy. Tak czy inaczej, piotr uznał, że nie ma innego wyjścia jak tylko stopyrę dobić. Tu nie było miejsca na wątpliwości. Dwie pierwsze kule mogły zostać wystrzelone w zabawie przez sześciolatka. Ale ostatni śmiertelny i precyzyjny strzał w głowę oddał ktoś, kto doskonale wiedział co robi. To zdejmowało ciężar win z Blanki, a także pozostałych nieżyjących już dzieci. Łaska, pomyślała Maria Goszko. Ona sama nie mogła jej dostąpić, bo o ile wydarzenia z 1977 roku były mniej więcej jasne, o tyle w przypadku tych wcześniejszych, sprzed 30 lat, musiała opierać się na tym co powiedział jej Piotr? A Piotr twierdził, że Maria zabiła kartoflanego człowieka. W czasie procesu te kwestie pomijano, jakby wszyscy milcząco uznali, że to i tak nie ma już znaczenia, a poza tym nie warto przysparzać Marii dalszych problemów. Lecz ona nie potrafiła zapomnieć. Piotr mógł kłamać, tłumaczyła sobie każdego dnia, ale wiedziała też, że nigdy nie pozbędzie się wątpliwości. Zacisnęła mocniej powieki. Nie chciałam myśleć o mężczyźnie, który w upalny, sierpniowy dzień uspokaja grupę wystraszonych dzieci, tłumaczy im, że właśnie zabili potwora i teraz to będzie ich wspólna tajemnica. Nie chciałam myśleć o wszystkich gdyby. Gdyby Ala nie zaprosiła Wojtka do domu, a on nie spotkał Piotra i nie przypomniał sobie, co stało się w lesie. Gdyby Alicja nie opowiedziała bratu o rysunkach Wojtka i o tym, że Rysiek Stencel zamierza wystawić je na dniach miasta. Zastanawiała się, czy na tych obrazkach rzeczywiście było coś, co mogłoby sprawić, że także pozostałym dzieciom odblokuje się pamięć. Może tak, a może nie. Tego już nigdy się nie dowiedzą. Możliwe, że dwie osoby zginęły z powodu rysunków, na których Wojtek namalował po prostu bawiącą się w lesie grupę przyjaciół. Nie chciała myśleć o Asi, która nie miała nic wspólnego z zabawą w zabijanie potwora. Jej jedyną winą było to, że zamierzała zrobić potworowi zdjęcie. Furtka skrzypnęła i Maria otworzyła oczy. Ścieżką szła w jej stronę Alicja, urocza w lekkim, żałobnym sweterku i czarnej spódniczce do kolan. Mogę na chwilę? Zagadnęła, przystając niepewnie. Nigdy wcześniej nie pytałaś. Maria odsunęła się, robiąc jej miejsce. Unikałaś mnie, Ala usiadła obok. I słyszałam, że wyjeżdżasz. Tak. Dokąd? Nad morze. Mam tam dalekich krewnych. Może to wystarczy, a może nie. Zabierasz go ze sobą? Alicja skinęła w stronę pirata, który zaczajony w trawie polował na jakiegoś owada. Tak, chociaż nie wiem, jak zniesie podróż. Jestem już spakowana. Za cztery godziny mam pociąg. Zdążyłam w ostatniej chwili, co? A dom? Zamierzasz go sprzedać? Na razie nie. Potem się zobaczy. Alicja kiwnęła głową i przez chwilę siedziały w milczeniu. To było absurdalne, ale Maria wciąż mimo wszystko dobrze się w jej towarzystwie czuła. Młodsza kobieta poprawiła spódnicę na kolanach. Nie mam do ciebie żalu, powiedziała niepewnie. Wiem, że musiałaś to zrobić. Maria pomyślała o procesie, przez który przeszła. Obrona własna, tak to nazwali, bo nikomu nie przyszło do głowy, że mogłoby chodzić o coś innego. Adwokat niemal włożył jej w usta właściwe słowa, a ona tylko musiała potwierdzić. I potwierdziła, ponieważ to było najłatwiejsze, ponieważ nie miała siły na nic innego, jak wcześniej, kiedy nacisnęła spust. Za drugim razem jest łatwiej, powiedział Piotr, a za trzecim to właściwie bułka z masłem chciałaby, żeby dręczyły ją wyrzuty sumienia wtedy przynajmniej miałaby pewność, że wciąż żyje Czy istnieje jakaś szansa ala urwała niepewnie żebyśmy znowu były przyjaciółkami dokończyła Maria, a młodsza kobieta wzruszyła ramionami. Ja nie mam nikogo ty też nie Poza tym dobrze się dogadywałyśmy, prawda? Nie mogła zaprzeczyć. Tamtego dnia, kiedy bawiły się w detektywów i uciekały przed matką Sabiny, przez krótki jak mrugnięcie moment potrafiła być szczęśliwa. Lecz to nie miało znaczenia. Nie po tym, jak zobaczyła Alicję na sali sądowej, zapłakaną i pełną poczucia winy. Tak, chlipała. Nie przyznałam się do znajomości z Łukaszem, ale to dla mnie bolesny temat. Bardzo przeżyłam jego śmierć, i kiedy milicja zaczęła mnie wypytywać, okropnie się zdenerwowałam. Nie, nie wiedziałam, co robi mój brat. Zgodziłam się tylko ukraść rysunki z domu Ryszarda Stencela i o nic nie pytałam. Bywały chwile, kiedy niemal Ali współczuła. Niemal, bo przecież pamiętała o oknie, które podobno rozbiły śnieżką dokazujące dzieciaki i o ranie na dłoni przyjaciółki. Rzeczy, które wcześniej nie miały sensu, nagle go nabrały. Co o tym myślisz? Mamy jeszcze szansę? Maria potrząsnęła głową chyba nie ponieważ zostawiłam cię wtedy z Piotrem ponieważ wiedziałaś znacznie wcześniej że twój brat jest mordercą Alicja przygryzła wargę skąd ci to przyszło do głowy pamiętasz jak powiedziałaś mi że dzieci rozbiły wam śnieżką okno a ty skaleczyłaś się o szkło prawdopodobna historia tylko że tamtego dnia śnieg był zbyt zmrożony żeby lepić z niego kulki a to okno jest daleko z tyłu domu, gdzie z pewnością nie bawiły się żadne dzieci. Co się naprawdę stało tamtego wieczoru? Asia włamała się, żeby zrobić zdjęcie potwora, rozbiła szybę i weszła do środka, rozcinając przy tym rękaw w swetra? Piotr ją zobaczył i wpadł we wściekłość, a ty natknęłaś się na martwą dziewczynkę? – Kiedy wróciłam, już jej nie było – powiedziała cicho Alicja. Zauważyłam rozbitą szybę i skaleczyłam się o odłamek. A potem znalazłam kurtkę i plecak Asi schowane w krzakach przy domu. Zdjęła je, żeby łatwiej przejść przez okno, domyśliła się Maria. Ala przytaknęła. Trafiłam na te rzeczy, kiedy milicja opublikowała ich opis i wtedy oczywiście już wiedziałam. Piotr się przyznał, a ja. Sama nie wiem. Co byś zrobiła na moim miejscu? Piotr był moim bratem, jedynym krewnym, jakiego miałam. Nie mogłam tak po prostu go wydać. Dlatego sama wyrzuciłaś ubrania i plecak do śmietnika. To nie było pytanie, tylko twierdzenie. Ludzie sugerują się tym, co słyszą. Jeśli świadek mówi o nastolatce, nikt nie myśli o nauczycielce. Ale ty przecież wyglądasz bardzo młodo, zwłaszcza z daleka. Dzięki. Ala roześmiała się pogodnie. Naprawdę to zrobiła. I w jej głosie nie było ani odrobiny goryczy, aż Mari ścisnęło się serce. Dopiero po chwili dziewczyna ucichła, zakłopotana. Możesz w to nie wierzyć, ale ani ja, ani Piotr, nigdy nie chcieliśmy zrobić ci krzywdy. Piotr cię kochał, może nawet bardziej niż mnie. Daj spokój. To prawda. Przez całe życie byłam tylko zastępstwem dla ciebie, tamtej dziewczynki, którą opiekował się w lesie. Myślałam nawet, że będziemy jedną szczęśliwą rodziną? Chyba tak, przyznała Ala. Teraz to się wydaje głupie, ale wtedy. Mniejsza z tym. Chciałabym, żebyśmy przynajmniej od czasu do czasu ze sobą rozmawiały, zachowały jakiś kontakt. Dasz się przekonać? Czy nie wybaczysz mi tego, że cię okłamałam? Nie chodzi nawet o kłamstwo, bardziej o to, jak kłamałaś. Jesteś świetną aktorką. Kiedy wspomniałaś o Łukaszu, głos ci nawet nie drgnął. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek mogła zaufać komuś, kto kłamie tak doskonale. Może wiedziałaś o Piotrze jeszcze wcześniej może to właśnie ty go namówiłaś, żeby zabił Pawła i pozostałych. Nigdy nie będę mieć pewności, prawda? Alicja westchnęła. W porządku. Przyjmuję argument. Powinnam teraz sobie pójść? Możesz zostać, jeśli chcesz. Dopóki nie wyjedziesz? Dopóki nie wyjadę. Dziewczyna rozsiadła się wygodnie, podciągając kolana pod brodę. Patrzyła na bawiącego się kota, a Maria patrzyła na nią, jasnowłosą i śliczną. Dwie kobiety odpoczywające w słońcu: jedna, która dawno temu zgubiła się w lesie i nie potrafiła odnaleźć drogi z powrotem, i druga, która, jak jej imienniczka, przeszła na drugą stronę lustra, by nigdy stamtąd nie wrócić.